Znamy Formogatkę numer 295. Tartak, mam nadzieję, że jesteś przygotowany, znasz wszystkie pieśni. Jak, czyje pieśni? Nic pieśni. się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dzisiaj ja nagrywamy... tylko jedną, taką uniwersalną. Wypierdalać. Okay. Okay. Wow. Wow. uniwersalno brawo. Pięknie wow. się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Tak. To był Marcin Young, ja się nazywam Michał Mikiński. Wow, pod... <laughs> Podpisał go jeszcze. I Wojtek się... Kubarek, który podobno bojkotuje Mistrzostwa Świata w Katarze. Mam gdzieś ten turniej. Tak, bardzo dobrze. Ja też mam gdzieś, ale włączyłem dzisiaj w tle, bo gra Polska i będę Wam relacjonował na żywo, czy strzelili nam Gola. To ja chcę e... powiedzieć, że ja jestem. Ja boj bojkotowałem, zanim to było modne, i bojkotuję okay. od kiedy pamiętam. Ostatni Chcesz... raz jak. Zagierka, nie... tak? Już <laughs> Ostatni raz jak nie bojkotowałem. To jeszcze pamiętam, zbieraliśmy w gumach, były naklejki z piłkarzami i takie zostawało A4, takie zło, taką złożoną kartkę, gdzie można było to wklejać. I pamiętam, że w reprezentacji Stanów Zjednoczonych grał piłkarz, który się nazywał Lalas, chyba. Aleksji Lalas. Tak, to Alexi. był ostatni Lales. raz, jak ja, jak ja się interesowałem mistrzostwami, głównie dlatego, że smakowała mi ta guma. No to mistrzostwo świata naklejki. 94 rok w Stanach. To to chyba było, tak, nie? no chyba tak. Tak, no, to, pamiętamy. To, 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 to Roberto Baggio nie strzelił karnego, Escobara zabili, tam było mnóstwo. Badzio to dostał nożem w głowę w Polsce. Badzio dostał. Ale to nie ten Badzio. Nie ale. ten Badzio. Szkoda. No. W sensie, dobrze, że on nie dostał ten. Ale szkoda, że nie trafiłem. Ten on. W sensie, e, tekstu, no. a nie nożem. Nie? A to tekstu nie ja tak. Także mistrzostwa świata gdzieś tam sobie są w tle, a my nagrywamy formogatkę, bo ona jest ważniejsza i mamy bardzo dużo bajopów. Nie mogło być tak pięknie, żeby to się jakoś tam przez wiele odcinków, To, to nie był long Longcon niestety, więc mamy cztery sprostowania. Goddammit. Karol wysłał sprostowanie, że Plak Jaki zły dzień mieliście co? <laughs> my? No. <laughs> Blacktail, Requiem, czyli tak zwane szczury, nie wyszły na PS4 i Xbox One. To chyba tartak coś tam nagadał, pamiętam. Oj, tak, tartak. bo mówiliśmy o tym, że konsekwencją eee. tego, że gra chodzi źle chodząca gra na konsolach, no, aktualnej generacji jest konsekwencją tego, że deweloperzy również robią ją na wcześniejszą generację, nie? Mm -hmm, takie mm -hmm. tam jak jakaś konotacja była. No i powiedziałem, no takie na przykład szczury, nie? Okazało się, tak. że szczury nie wyszły na p 4 Xbox No to był, tylko, to był tylko przykład. To nie jest tak, że, wiesz, zapisałem kamieniu i się podpisałem pod tym, takie takie. Eh". Ale nie przejmuj się, drugi Bajob też jest do ciebie. Conan wysłał, że w recenzji The Entire Mystery. Tartak mówi o łamaniu trzeciej ściany, podczas gdy w istocie jest to łamanie czwartej ściany. W Zasadzie to nic wielkiego, no ale Bajob to Bajob należy wytknąć. Znaczy to kto grał? Ja grałem, czy Conan grał? Może w tej grze, w którą ja grałem, się łamie trzecią ścianę. A tak tylko trzy ściany tak? były, tak? Tak. Jak było w teatrze. Trzy nie za mało tej czwartej, nie doszło do widza tak naprawdę. Tak, to tak. Nie, bo to były, wiesz, jak świat według kiepskich. Roberto Bar... A nie, nie, nie Roberto Bardziu. Świat według kiepskich też ma zawsze. Trzy ściany, tylko. Tak. No, jak, jak sitcom. No. Tak. Dokładnie. Ja grałem, ja wiem, która ściana była, była łamana. Okej. Okay. Eee, trzeci Bajop też jest do Tartaka. Oj, ja Pietarz. Tartak, wiesz, tak. co nie odzywaj się już w tym odcinku, mhm. może będzie lepiej. Z tylko z wielką kurwa przyjemnością. Na regisek... Morda była zamknięta, co? To by było tak. może lepiej. Na... Regisek na napisał, napisał mam Bajopa. Mam Bajopa, trochę średni, bo Tartak użył słowa chyba, no ale muszę do swoich, ale mu. Ale muzę do swoich filmów robił Carpenter, polecam, a nie Wes Craven. E, tak, ten temat wrócił potem jeszcze na, no. na disco. Ja nie, ja nie byłem pewien i faktycznie to jest bardzo fajna, czy fajna, to nie jest jakaś muza, która wygra jakieś Oscary, ale on taki zajebisty synthwave robił. Gitarka okay. i, i syntezatory. Tak. Okay. No dobrze. Czwarty biop jest do, do mnie. Kogo? I... Do kogo? Do kogo? Do kogo jest mnie. czwarty? No do mnie. właśnie. No. Taki byłeś e, przyznaję chory. się. Chcesz się podzielić? Tak, Baja wielki kawca napisał nam na Discordzie też tak jak Regisek zresztą, że bardziej informacyjnie niż biop, więc to jest taki mm -hmm. pół Bajob. Ale Hitman Freelancer ma datę premiery 26 stycznia i jest darmowym updateem do Hitmana 3. Tak, i to się wszystko zgadza. Ja nie wiem, dlaczego mi się wkręciło, że to jest płatne dodatek, bo yy, rzeczywiście, jak masz już Hitmana, no to on jest darmowym updateem, a ja wiem, że. Ja wiem, że on będzie chyba jakoś tam, tak. nie wiem. Gdzieś mi się rzuciło w oczy w jakimś newsie, że on ma kosztować jakieś tam pieniądze, ale to chyba dlatego, że on będzie w jakimś pakiecie pewnie sprzedawany. Nie wiem. nie wiem. Hmm. No nie Zakręciłem wiem. się. Nieważne. No nie wiem. Jeżeli chodzi o Hitmana, to myślałem, że jesteś specjalistą Hitmanowym. Polegałem na, na Twojej wiedzy, a widzę, że muszę zachować spe specjalistą, specjalistą jestem, ale niekoniecznie muszę znać datę premiery. Hmm, pamiętacie, pamiętacie jak wychodził Hitman 3? Jaka była. Jaka była niezadowolnie z tego, w jakim systemie to wychodzi. Znaczy Hitman ogólnie, nie trzy. Nie hitman, no mhm. ten, ten ostatni Hitman, nie? Tak, 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 tak. no Czyli pamiętam. To są 3, problemy w studiu no. i że oni to wydają na raty, a nie całość, że chcą zarobić, że to jakieś takie dzielenie gry, która już jest gotowa. Mhm. Patrzy się, jak oni to rozwijają przez te lata, jak, jak, no, jak ile rzeczy dodają, jak, 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 jak tą grę utrzymują w dalszym ciągu. To prawda. A to było wcale nie tak daleko, bo to 10 lat temu, nie, przepraszam. To nie było tak dawno, 10 lat temu. No, Nie, 20, 20, 2016. Tak. Hitman w 2016 wyszedł. A na stare 10. złote to, to wtedy ile było, jak on wychodził? Siedem. Siedem złotych. Dobra. Trzeba 4 zera tak, tak dodać. dodać. No. To jest, tak dodam, cztery zera to jest wciąż 7, tak? Tak. <laughs> Dobrze. Tak, Dodaj bo się zwracają do... tam czwórki. Dodaj sobie 40 zera, będziesz z moim tatą mógł porozmawiać, on też na stare pieniądze wszystko jeszcze przelicza. No. Ale może ten, może inflacja, niedługo to wypierdzieli tak, że wiesz, on nie będzie musiał w ogóle już zmieniać swojego przelicznika, bo, no tak, bo do tamtych. Jakieś twoje... stare banknoty zachowane, może <laughs> ta tam, ta tam wyciągnie sta, sta, stare banknoty na 20 tysięcy i, i tak. będzie gościak, przyjdzie I, zapłacić, i powie, to, ha, poszło". nie mówiłem, że <laughs> <To> się przydadzą. <laughs> ja już jestem gotowy na, tak. na inflację, proszę, masz to kupujemy sobie banknot, auto. na 20 tysięcy. No, kupujemy auto. Poloneza. Poloneza, no. Albo Matiza. Tego, kto, e, Kopernik był na, na jakim banknocie? Kopernik był na. Kopernik ja nie chcę kobietą. być w bajopie pieprzcie się. Kopernik był na, na tysiącach chyba. No. Maria Kirill Skłodowska była na 20, na 20 tysiącach. Tak. A na milionie, kto był na milionie? Oj, na milionie, ja nigdy takich pieniędzy nie widziałem. Władysław no. Raymond. na Raymond? Tak, Ja, pa ja pamiętam tylko był... te 100 tysięcy i 500 tysięcy. Milionowego banknotu już nie pamiętam. Eee, na setce był Waryński, na 10 tysiącach. Kto, kto to właśnie? był Waryński? Stanisław Wyspiański. 10, yy, Wyspiański Wyspiański. Za, Wyspiański? Nie, wys, wys, Wyspiański. E, 10 tysięcy Beliń, mi się podobało, bo miał... Te, te, teraz powiedziałbyś, że to są takie modne kolory. Bo takie i, kolory były, tak. Żarówiasty zielony i żarówiasty mm -hmm. fiolet taki. Tak, no. tak. No oni już wtedy wiedzieli, jakie trendy nadejdą. To jest... Ale tych... Ale dziesiątek już nie pamiętam. Znaczy Najniższa, naj, naj, naj jaką jeszcze miałem w ręku, w sensie taką o, operowałem, to była setka, ale była jeszcze dziesiątka z Józefem Bemem na przykład. Przykład, ale to już, już za moich czasów za dziesiątkę nic nie można było kupić. No nie, to ja pamiętam 50 zł na najstarsze. No. Chopin, był znaczy, na takie pięciu, Chopin był na pięciu, pięciu tysiąca. Był. Okay. Tak. No. Okay. No, tak. Już, już, jak ja już byłem mały, to stówki z, z, z Waryńskim to już było w zasadzie do, do, do niczego niepotrzebne. Nic no to już sobie, wycierałeś tak. sobie nos nimi, nie? Jak tak, szedłeś na tak, szkoły. Także, także jak, jak tak wiesz, jak babcia przychodziła, to ich... dała. Ja jak babcia przychodziła, to dawała najmniej wyspiańskiego, nie 10 tak tysięcy. To... To no były dobrze czasy. Ale mieliśmy fajne pieniądze, takie ładne, kolorowe. Nie, zawsze polskie pieniądze były fajne. Mi się zawsze podobały. To też anegdotkę mogę powiedzieć. Jak byłem w Stanach, to kiedyś na stacji benzynowej pani tak zaczęliśmy rozmawiać, i pani się zapytała, czy mam jakieś polskie pieniądze. Bo jak powiedziałem, że jestem z Polski i tak dalej. Mhm. Bo mówi, że jej córka zbiera monety. I mhm. ja mówię, że akurat no nie miałem przy sobie, bo wszystko zostawiłem w Polsce, ale zacząłem jej opowiadać tam, że, że, że jest fajne I mówię, że są takie dwukolorowe, mam, tutaj mam, jest trochę. Mam dziesięciozłotowy banknot i dwudziestozłotowy banknot. No, I i, tak i mam 50-złotowy za... banknot. Tak, nie, i pani się tak bardzo zaciekawiła, że to są takie ładne monety, że, że w ogóle fajne. Mhm. Ja mówię, no zajębiste. I tak byłem no, dumny. Mamy... tablicę korkową przeniósł, gdzie były tabliki mhm. ten, gdzie były banknoty mamy, ten. Nie, ten on, Mike ma ze sobą klaser z tak. Ale mamy też, mamy dwukolorowe monety, nie w sensie są te srebrno złoto, w sensie w no kolorach. No tak, tak. Tak nie, jak euro teraz tak. też są, nie? No, Bardzo no. fajne są te monety, mi się to mega podoba. Pięciozłotówka złotówka to jest chyba moja ulubiona moneta. Tak, tak. ze wszystkich, których znam no, na świecie. No. Tak, A tylko, tylko jeszcze dodam, że na przykład. To jest rzecz. Dodam tylko, że 100 złotówka teraz by słabo była przyjęta, bo w tle było na całym, prawie na całym tle było napisane proletariat. Organ Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej socjalno Partii. Także... Oj tam, no każdy kraj ma swoje minusy, tak? No, znaczy no, mi, mi, Minusy, ma swoje... A nie była kapela? Swoją to nie tak, a ten do kapeli? Proletari? Nie, tak, nie a tak. A na miesiącach było TILAF. Tak, masz okay, rację. Tila, niech Staszczyk na, na milionowym będzie teraz. W nowej, Ale tylko w z tyłu. Wydaniu. Ale tak. na pięciu tysiącach, na tej z Chopinem był zapis jakiegoś Pięciolinia utworu. była, pamiętam. Pięciolinia tak. była, no. Także mieliśmy ładne banknoty. Self-test z Tak. Dobra, Dok bo. Dokładnie tak. Ja bym chciał powiedzieć, że społeczność może do nas pisać na kontakt małpaformogat.pl, bo mhm. tam się wysyła żarty, wysyła się zdjęcia. Tak jak nam wysłał Kamil, to za chwilę przejdziemy do tego. Także jak macie coś do nas, jak, jak coś wam się nie podoba, to też możecie tam pisać. I to wszystko jest czytane. Tartak to potem sortuje, ładnie, tak jak w najlepszej sortowni, w, nie wiem, poczty Polskiej mhm. na przykład. Kibel, kibel, kibel. Kibel. kibel, To też tak się <laughs> dzieje, To no. też jest jakieś sortowanie. Tak. To też jest jakieś sortowanie. Tak jest. Mocarny Janeo na przykład do nas napisał maila mm -hmm. i on zauważył, że lubimy czasami wracać do starszych gierek, które, premierę, które na premierę nie prezentowały się zbyt dobrze, a z biegiem czasu zyskały sporo. Czyli Kosmiczne Krasnoludy, Grounded, Sea of Thieves, Fallout 76, a czy pamiętacie jeszcze We Happy Few? Oto Tartak na pewno będzie pamiętał. Mm. Z trailerów ale... gra o fajnym, dystopijnym świecie i klimacie ciężkim, jak w Bioshocku. Okazała się zwykłym szukaniem chujów w świetniku i kitraniem mm. po kanałach. Od premiery minęło sporo czasu i We Happy Few znacznie ulepszono i bliżej jej do tej produkcji z trailerów, więc polecam sprawdzić. Tartak, sprawdzisz? Ja wracałem do We Happy Few chyba z dwa razy i oba powroty były równie ro rozczarowujące. W sensie ta okay. gra wtedy nie miała jeszcze tego, czego ja oczekiwałem, bo ja oczekiwałem immersji w Sima czyli Bioshock'a, czyli ee, PPP Deus Exa. jak się nazywa ta od tych ludzi od... Yy, no to się w kosmosie na Księżycu dzieje. Z tymi z mimikami Pre? się walczy. Prey? No, Prey, no. tak. Pre. Czyli ja oczekiwałem Immersive Sim'a, a to wracałem do tego na przestrzeni półtora roku czy dwóch i to wciąż nie było to. To wciąż było tak, że ta gra ma zajebiste pierwsze pół godziny w wprowadzenia a potem jest szukanie dosłownie chujów śmietników, dosłownie szukanie, nie dosłownie chujów i pilnowanie o to, żebyś się nie odwodnił żebyś cały czas był najedzony. Teraz modne jest. No jest modne, ale to wiesz, sprzedano grę w inny sposób. No i wyrzuciłbym z tej listy Fallout 76, chociaż w mojej ocenie on najgorzej wypada w tym zestawieniu, bo nawet próbowaliśmy z Questem chyba rok temu wrócić do Falauta i on wciąż był nudny, nie? Wciąż był, wciąż był nudny, ale faktycznie zdarza się tak, że wracamy do gier, bo wróciliśmy faktycznie do Krasnoludów. Najpierw graliśmy w, be w betę, w której nie było absolutnie nic poza kopaniem ko korytarzy. Wróciliśmy ja do Minecrafcie. Ja nie do... Ja bierze, mogę... <laughs> nie <laughs> wiem, czy się mogę zgodzić z określeniem, że wracamy, bo prawda moim zdaniem jest taka, że zaczynamy grać w te gry, kiedy one są, kiedy wychodzą z aksesów i są. No są właśnie. W... No właśnie, to się. Myślę, że mamy różne doświadczenia w tym zakresie, bo z Krasnoludami to było tak, że graliśmy w jakąś betę. Pamiętasz, mieliśmy dostęp mhm, do bety. Oczywiście, że pamiętam. Graliśmy jeden, jedno popołudnie, i stwierdziliśmy, że w tej grze niczego nie ma. Minął mhm. rok, wróciliśmy do Krasnoludów i przez dwa tygodnie graliśmy w Krasnoludy i się, i się świetnie ba, ba, yep. bawiliśmy. Graliśmy w betę grounded, graliśmy dwa wieczory i wróciliśmy kiedy? Po roku, po dwóch? Tak. Graliśmy, no może tydzień, nie? Graliśmy w Sea of Thieves, nie wiem czy ono było jeszcze wtedy w becie, w Early Access, czy to już było 1-0 i stwierdziliśmy, że w tej grze nic nie ma i nie wróciliśmy do niej. No to Ale była graliśmy, już pełna, na, pr... była graliśmy na przykład w zeszłym roku w tą grę Extinction, tą z tyranozaurami. I pograliśmy w nią chwilę i stwierdziliśmy, ok, ta gra ma coś w sobie, może do niej wrócimy jak ona wyjdzie w 1-0, a się okazało, że Game Pass wy, wywinął Hihi. numer. I w momencie, kiedy ona weszła w 1-0, to wyszła z Game Passa, więc nie wróciliśmy do niej. To też jest niestety taki przykry, przykra która zaczyna się powtarzać teraz na Game Passie. Także yy, mam wrażenie, że czasem po prostu nawet jak zagramy w tą betę, to widzimy w tej grze jakiś potencjał. Nie? W sensie widzimy, tak. że, że widzimy, że jest coś, co można, co można ulepszyć. Do czego można wrócić w sensie? Ma potencjał. Tak gra ląduje u nas na radarze i potem jak docierają do nas informacje, że już jest jeden zero albo że, że doszedł jakiś content, to zdarza się nam fa faktycznie wracać. Am I right? Prawda. You're right. You're right. You're right. Maciej pisze: Przy kolejnym odsłuchu waszych starych, <laughs> żarto starej, odcinków zauważyłem, że porzuciliście jeden z bardziej, przynajmniej według mnie, elementów, czyli rozdawanie kodów, poprzedzone wybitnymi żartami ze strony Mieka i Tartaka. Moje pytanie brzmi: What happened? Kiedy kody się skończyły? Kubs, który zawsze cierpiał podczas tych scenek rodzajowych, powiedział: Basta. Czy to chodzi o te, yy, to teraz moje pytanie: Czy to chodzi o te kody, które były na podcaście, czy na streamie? Tak, tak. A, okay. tak. Na podcaście, tak. 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 Yy, no to Macie ja Maciej, sobie sam tak naprawdę. No. <laughs> ja, czy ja, ja nie pamiętam wybitnych żartów, ale, ale wierzę. <śmiech> wnów, wnów. <śmiech> e, ale wierzę. Pamiętam, coś, coś, mi, coś mi przez myśl, coś mi błyska, że Kurs faktycznie mógł się wkurzać, co tylko mogło mniej Majka nakręcać, żeby mhm. kontynuować ten, ten proceder. Nie tak. pamiętam, jak to się zaczęło, ale faktycznie ludzie zaczęli nam wysyłać masę kodów do tego stopnia, że na dysku w murze mieliśmy duży e Excelowski dokument, w którym wpisywaliśmy kody, od kogo, na co, skąd, Mało tego, na jaką... on dzisiaj jeszcze istnieje. On, on, on do dzisiaj istnieje i zaczęły spływać. <laughs> raz takie... No zaczęły spływać takie ilości tych, tych kodów, że nie nadążaliśmy ro, ro, rozdawać. No I w większości przypadków to były raczej kody na. No, na jak wychodził Humble Bumble z jakąś grą, hmm. która miała 10, 10 lat i wszyscy ją absolutnie mieli. Ile mieliśmy kodów na, na Wiedźmina drugiego, to, 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 to nie zliczę. Nie? I stwierdziliśmy, że no po prostu. Zaczyn... szanowaliśmy to, co, to, co, to, co robiliście, byliśmy wdzięczni z tych kodów, które nam wysyłaliście, ale doszło do tego, że dealowaliśmy w śmieciach. Nie? W sensie tak jest. czas, zajm... czas zajmował rozdawanie to, kodów dostawaliśmy faktycznie takie ilości kodów, przysyłaliście nam je, bo wychodziły w hamblach, bamblach, albo znajdywaliście gdzieś, gdzie mieliście. I zaczęły się pojawiać przypadki, I to bardzo często, jeżeli nie wykorzystaliśmy tego kodu, jeżeli go nie rozdaliśmy, to pisaliście do nas olbrzymimi pretensjami. Mhm. Tak. Że, że jak to, wysłałem ci kod, dlaczego on się nie pojawił na ostatnim podcaście, co to znaczy, wzięliście go sobie tak. czy co I, tak. i stwierdziliśmy, że to tak, jest ten, koniec tej. Ten wiedźmin, co jest za, za 12 zł, na z tymi na pewno sobie przy, przywłaszczyliście chuje i no. wy teraz gracie, nie? No, tak, no. Poza tym, że to jest koniec tego. tego poza tego tym, rozdawania. jeszcze jak ktoś nam wklejał w treść wiadomości klucz, to dzięki, ale były tacy, co robili zdjęcia, nie? ekranu, screeny i weź sobie przepisuj te kody, nie? No, no hmm. przecież ci dałem, ja jestem dobry, dałem ci kody, które mnie kosztowały jeden dolar, to teraz po pocałuj po rękę pana i, prze, i przepisuj to 20 kodów do Excela, żeby rozdać, nie? No, dokładnie. Także ja tak. dla, dla zainteresowanych podam, że jeszcze mamy kod na Limbo, mamy kod na Command Conquer, Red Alert 3 Uprising, no. na Testament of Sherlock Holmes i na Populusa. I na Battlefielda 3 nawet jeden jest. O, tak chcę. Ale to na Origin, nie wiem, czy Cię interesuje. A to no, jest... na Battlefield, na, na no. na to, 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 nie to, to był niezwykły. Ale już Battlefield 7, To są kody z 2013 roku, więc one mogą być już nieważne. Mogą być Bo, być bo są na przykład z CDPPL, który już nie istnieje od 5 lat. <laughs> Ups. Ups. A Origin jeszcze istnieje? Y Origin, mm -hmm. istnieje, yes, tak, tak. Origin istnieje, tak. Ja nie sobie zaraz się... je wszystkie wklepie te kody. Nie wiem, czy on się tak. nazywa Origin. Się Aj, prawie bramka by... dla Polski! Ach, e, prawie bramka, to znaczy, co? Nie, w, nie wpadł gol, jak nam strzelali? Sz, sz, nie, była główka. W się sensie kółka leciało na naszą bramkę? Czy... Nie, leciało w bramkę i obrońca odbił, i wpadłoby do bramki pewnie. O. 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 Jak Polska tego meczu nie skończy w osłabionym składzie, to będę zawiedziony, bo już mamy dwie żółte kartki, jest 20 minuta. Przed chwilą taki łokieć poszedł, że masakra. Hmm. No. Dlatego, ja, dlatego ja wolę hokej. Tam. Okay. Tam się przynajmniej napierdalają zdrowo, nie? Tam się przynajmniej Znaczynko. napierdalają. Tak, tak. Dobrze. Formogatka leci dalej. Maciej jeszcze pisał, że jesteśmy gitami i całuski Wanuski, wiadomo. Kurpik. Witajcie. Po pierwsze, zajebiście lubię Was słuchać. Po drugie i najważniejsze, przypierdzielę się do Waszego szkalowania świata książki. O! To ja się przyłączam do tego, bo świat książki jest zajebisty. Szkalowaliśmy? Aha, nie, tak, czekaj, bo on tak. się. Yy, dobra, on się chyba przyłącza do drugiej yy, strony. Przykro mi, że wasze doświadczenia ze światem książki są kiepskie. Jednak znam kilka osób pracujących w tych księgarniach, i każda z tych osób jest 100% entuzjastą książek. Widzisz, mówiłem ci. Mhm. W mojej księgarni dużo zależy od yy, na kogo się trafi, bo jedna osoba jest od, fa od fantastyki, inna od obyczajówek i tak dalej. No. no. Dobra. A co no, mówiliśmy? Co, co Przepraszam. Co no bo ja mówiłem, że mam świat książki, że to jest księgarnia, że lubię tam kupować, bo jest pan, który mi dał książkę ostatnio i jest półka i stoją książki, jest zajebiście, A wy mówiliście, że to, to, to tam taka księgarnia, świat książki to nie księgarnia. Nie, powiedzieliśmy, że to nie księgarnia. Czy, no. czy to jest kalowanie? No, no tak. Skoro jest sklep i ma półkę z książkami i ma napisane książki nie, nie, w tytule. No, ja, mówiłem, ja mówiłem, sugerowałem, że tam pracują kasjerzy, sprzedawcy, a nie, pasje, a nie pasjonaci i nie no. znają się na, na książkach, nie, są, nie żyją książkami tak jak w tych małych... W tradycyjnych księgarniach, jak w cudzysłowie, za moich czasów, nie? No, tam za znaczy twoich ja... czasów. Okej, okay, może, może za bardzo, może za, może za mocno, może za mocno pojechałem. Natomiast no, świat książki dla mnie dokonał takiej. E... Nie wiem jakiego słowa. No, ale, to, ale, to, ale to jest prawda. Ja dalej, sorry, no, przykro mi. No. No, to no. nie jest księgarnia, gdzie ktoś. Utrzymywał rodzinę za to, gdzie musiał, wiesz, dzieci wysłać kurwa do szkoły, gdzie wujkowi Henkowi operacje, wiesz, kolana biodra, wiesz, za to zasponsorować, mm -hmm. opłacić rachunki i tak dalej. To nie jest, to, to jest kariera, to nie są ludzie, którzy kurwa tam, wiesz, będą, będą kończyć, wiesz, kariery i, mm -hmm. i tak dalej. No, ale to jest I, praca jak każda, każda inna. Ja się, ja się nie zgadzam z tym do końca. No, ludzie pracują w takich miejscach. W, ludzie pracują w każdych miejscach? No. No wiesz, myślimy trochę, trochę inaczej o tym świat książki to jest taki wiesz to nie księgarnia. są jedzenia nie to nie są no. wiesz, to nie są no, oj, nie, nie wiesz nie wszyscy znowu, znowu generalizujemy nie to świat książki to jest taka księgarnia która jest w centrum ha handlowym a dla mnie księgarnia to jest taka jak jest w tym zaułku w Harrym Potterze. to jest dla mnie księ księgarnia nie Mhm. Jak ktoś prowadzi biznes, żyje tymi, tymi książkami, to jest, to jest jego Chodzisz, działalność. Chodzisz, tam nie? śmierdzi, dla mole i pani mówi do ciebie: Pani z cz, czego szuka? <laughs> to w chyba tylko. Tak, znaczy, to nawet tak wiesz, na przekór, nie? tutaj nie, 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 nie dostaniesz trzy, następnych 365 dni, bo, bo ta osoba, która prowadzi tę księgarnię, twierdzi, że tak nisko nie upada, żeby sprzedawać taki szmelc, nie? a tak. świat książki będzie to miał. Bo, bo się sprzedaje, nie? Tak. No, kurpik tutaj też pisze, bo to są postskryptum jeszcze. E, osobiście uwielbiam spędzać tam czas i słuchać polecajek, co czasami kończy się nawet zakupem książki, ale tutaj jest postskryptum. tak? Też uważam, że bańki mydlane inne, gówna przy kasach to rak i PS2, niech Empikowi spuchnie nos i babcia zrobi inne pierogi, no właśnie. <laughs> o, no, ale Empik już ustaliliśmy, że to nie jest księgarnia, nie? Nie, nie, nie. Empik to jest marketplace, w którym jest wszystko mydło, tak mydło jest. I, i, po, i powidło. I bańki mydlane przy kasie. Mm -hmm. tak to są pańki mydlane Bańki mydlane, no, nie bańki mydlane to jest jakby, że szukasz wodę, mydło i dmuchasz... To dalej jest? To dalej... No raczej, stary, ja ostatnio wow. to kupiłem nawet ja, ja pamiętam, jak robiliśmy bańki mydlane, jeszcze jak nie można było kupić rzeczy do robienia bańek mydlanych, to robiliśmy ze słomek, które się rozcinało tak. na cztery i odginało i tak się robiło bańki. No. Tak, dokładnie tak było. Tak było. Gimby, gimby nie, nie, nie gimby znają, nie znają. Nie potem dopiero nie na początku lat 90. pojawiły się takie poje, poje, pojemniczki, które można było kupować o, odkręcane, które miały patyczek z takim kółkiem na środku, że można tak. było łatwe bańki robić. Nawet. Dzie, dzieciaki nie znają y, wiersza poleceń z, z Dosa i nie wiedzą, jak robić bańki bez tych, bez tych kółek. Tak. To, jest... to, to była sztuka zrobienia dobrej bańki z tego, ta, a nie tam. Ta. Machnięcie kółkiem i bańka wychodzi, jeszcze się ta trzyma jest. przez pół godziny. No. No. Jeśli nigdy Baniek, to no. tak, to Ludwik. Dokładnie. Ludwik do dzisiaj jest, można go kupić. Tak, to już nie jest ten sam Ludwik. No nie jest no nie ten jest. sam Ludwik. Ale pachnie jak podobnie. Się teraz, jak się teraz? Ludwik Ludwigs. Nie, i to samo logo ma cały czas. To jest klasyka gatunku. Lutz. Kamil napisał do nas: Hej, panowie, wspomnieliście w ostatniej formogadce o promocji Larfa, Ralfa, to jest trudne słowo Ralfa... Larfa Raulena. Tak, w Fortnite. Ta pierwsza firma mocno promuje to wydarzenie w Realu. Yy, załączam zdjęcie z Berlina. Plakaty w Berlinie są bardzo popularną formą informowania, czy to o wydarzeniach kulturowych, czy nowych albumoch, albumach zespołów. I tutaj jest zdjęcie poglądowe Ralph Lauren i... I na lajkoniku jedzie pan, który gra w polu. Nie na lajkoniku, tylko na tej lamie. Z... Na, la, a na, na lamie, okej. Okay. <laughs> tak się znasz właśnie na nowych grach młodzieżowych. E, muszę przyznać, że ten plakat jest fajnie zrobiony. Akurat jest taki tak, mini... bardzo minimalistyczny. Jest minimalistyczny, w fajnych mhm. barwach jest, jest no. fajny. No więc stare dziady, znajcie swoje plakaty. Mhm. Conan pisze dalej. Rozmowa o God of War jest niespójna. Oho, to poczekaj na dziś. No, dzisiejszy kącik growy. Z jednej strony jest to narzekanie, że to właściwie to samo co jedynka, z drugiej zaś, gdy steruje się innymi postaciami, to jest narzekanie, że przecież to nie jest mój kratos. Nie rozumiem też tych zarzutów o podobieństwa do jedynki. Gra jest drugą częścią, bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z jedynki. To jaka miała być? Jakie mieliście oczekiwania? Nazywanie tego God of War 1,5 albo dużym DLC to absurd. Jakie DLC w grze dodaje 60 godzin zabawy, 4-5 światów, nowych bohaterów, którymi można sterować, olbrzymią fabułę z grą aktorską. Duże pieniądze daje, duże to, to daje tyle. Nie, ten God nie jest rewolucją i również mnie jedynka zro, na mnie jedynka zrobiła większe wrażenie, ponieważ była pierwsza. Jednak oceniajmy uczciwie bardzo dobry produkt, który jest dokładnie tym samym, tym czym jest kontynuacją. Przepraszam, tym czym to jest, czym jest czyli dobry kontynuacją. Tak. Oraz najpewniej zakończeniem tej podserii. To, Więc... to jest jakby opinia. To się można nie zgadzać, ale to niekoniecznie można mieć rację. No. Dokładnie. E... Aha, czyli więcej komentarza będzie w gry? więcej, growym. tak. Więcej Dobrze. komentarza będzie w kocie growym, bo wciąż gramy w tą grę. Dobrze. E, tu jest dalej kontynuacja y, w, 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 wątku gadowłorowego. Michał pisze, że Hej Chłopaki w ostatnim nagraniu, Tartak wspomina podczas recenzji God of War Ragnarok, że At Atreus, tu jest błąd, bo jest Arteus napisane, za szybko podpowiada rozwiązania zagadek. Miałem ten sam problem na początku. Na szczęście po wejściu do ustawień jest opcja odnośnie szybkości podpowiedzi. Tak, jest ha, jeszcze... i wcale nie, bo Michał tak. dostaje bajopa. Nie ma takiej opcji, jak szybko oni mają podpowiadać, tylko jest opcja, jaki duży masz odstęp czasu, narzucanie tym toporem, na przykład, żeby rozwiązać jakieś zagadnienia. Teraz ty dostaniesz które wymagają czasu, no ale jak nie? No jest. Jest to w opcjach w Accessibility. są Czy w Accessibility? Tak, będziemy rozmawiać na dalej potem, ale to jest i. Jest opóźnienie, jeśli chodzi o szybkość podpowiedzi. Możesz się to dostosować. Okej, okay, okej, okay. dobra. O tym też będziemy rozmawiać, bo jest zajebiście dużo opcji tego ułatwienia. <grym> Oj kurwa nawet <nie grym> Mateusz, ściągacie Evil Dead na Epic Games, dopisek redakcja i robicie stream gdzie tartak jest demonem. Ściągać można do 24 listopada. Ja oglądam i się dobrze bawię, wygracie i się dobrze bawicie. Win-win. Co wy na to? Hmm. Znaczy, to ja bym bardzo chciał, natomiast wspomniana redakcja nie chce ze mną grać w gry z, asym z asymetrycznym multi od czasu piątku 13, jakich rozniosłem na streamie. Po prostu Bo jest jak styl. gra była niezbalansowana i gówniana, no to ci nie dziwne, że nas rozniosłeś. Jak no. była niezbalansowana? No, tego nie wszystkich, rozumiem. Że wszystkich, was za, wszystkich, was za, no. wszystkich was za, zabiłem, to jak była niezbalansowana. No właśnie. <laughs> Janki41 pisze. No, żaden się tego nie spodziewał, ale chciałbym bardzo podziękować Tartakowi za polecenie The Gardens Between w PlayStation Plus Extra. Bardzo Co? interesująca gra z ładną w grafiką i interesującymi zagadkami. Tak trzymaj, Tartak. Dziękuję. Coś polecałeś? Eee, to jest tak, The Gardens bo... Between. Dlaczego w PlayStation Plus Extra? Nie rozmawialiśmy chyba o tym, co wchodzi do PlayStation Plus na ostatnim nagraniu i zwróciłem uwagę, że Gardens Between to jest bardzo fajna gra i tam kilka zdań o niej powiedziałem wtedy. O, okay. I Janki okay. pod, ten, pod, podchwycił i jest, jest wdzięczny. jest coś kto... więcej, że to ma prostego celaka? Eee, o tym mogłem też wspomnieć. <laughs> dla zbieraczy pucharków pod tu jest. Można zdobyć dwie platynki, bo pucharki są liczone oddzielnie dla PS4 i PS5. Co o, ciekawe w wersji na PS5 są po polsku, a w PS4 po angielsku. Boże. No. To w dwóch językach może sobie ten... No, można się, tak. można się doksz, doksz, dokształcić wtedy z, je, z języka. Można sobie, sobie jak grasz na, na PS4, robisz sobie notatki, potem na PS5 i porównujesz, co oni mówią. I tak się, to jest jak ten, jak kamień z, ro, z, z rozety to był chyba, nie, że był zapisany w trzech różnych językach i na tej podstawie mhm. rozszyfrowano hi, 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 hieroglify. Więc niech Gardens Between Us będzie waszym kamieniem. Mogę powiedzieć, że już się nie mogę doczekać tego biopa o hieroglifach i rozecie. E, no, za a... dwa tygodnie. Już ja, ja się znam na tym. Tak, okej. Okay. <laughs> w temacie tego maila, tego Bajopa napiszcie, ja, już patrz, ja się znam na tym. Patrz, już ja się znam na tym. Kamień z Rosety, zabytek piśmiennictwa staroegipskiego, którego odkrycie miało przełomowe znaczenie dla odczytania egipskich hieroglifów. Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Mam zdjęcie przy tym kamieniu. Byłem tam, widziałem go. To jest ten sam A, tekst. Actually, za, za dwa tygodni. <laughs> to jest ten sam tekst napisany w trzech różnych językach. Nie, nie znaliśmy wtedy jeszcze znaczenia hieroglifów, ale znaliśmy te pozostałe języki i po prostu po, porównując ten tekst można było odczytać e, znaczenie hieroglifów wtedy. OK. Now you know. Now I know. No dobrze. Konan. Konan już raz nie pisał do nas? Konan pisał już trzeci raz, pisze. Ja nie wiem, czy Konan. Ja czy, czy do roboty, roboty no. albo coś. No. Pamiętajcie, Pamiętacie, jak Kubar notorycznie podkreśla, że w Stanach się ciężko pracuje i nie ma długich weekendów? Cóż, brednie! Gdzieś, Kubar, nie znasz się. Co to jest To powinno być w bajopie w sumie. Tak. 8 okay. listopada, wtorek jest Election Day. To w poniedziałek właściwie wszyscy mają wolne. I jeszcze w tym samym tygodniu jest Veteran Day, w piątek. To połowa ludzi bierze wolne w czwartek, a niektórzy to w ogóle cały tydzień walnęli. Więc się nie, nie, wiem znaj skąd, swoje nie, stany. nie wiem skąd. Bardzo mi się podoba. W poniedziałek właściwie wszyscy mają wolne. To jest. To jest moje najlepsze. Moje najlepsze, najlepsze co więcej, zaniec. poczekaj, bo to jeszcze nie jest koniec. Zaraz ci mózg rozwali. Co więcej, dwa tygodnie później jest, jest Thanksgiving w czwartek. To niemal z automatu w piątek nikt nie pracuje, a połowa firm prawda. już w środę robi wolne. To jest prawda, to się zgadza. No to was. jest święto, które zawsze co roku wypada w czwartek i to już jest, tak jest zawsze. Ale to, nie jest, ale to nie jest tak, że co dwa tygodnie z Matki Boskiej zielnej. I jak weźmiesz, jak weźmiesz dwa dni, to masz cztery tygodnie wolnego. To, to tak nie działa w Stanach. <grym> co, dojdziecie e, e, do tego. Do, do, dojdziecie Musicie się Kodan wymienił, mi... Kodan wymienił jedno święto, które jest co roku, i to jest hmm. prawda. I, 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 I zdanie, które w poniedziałek właściwie wszyscy mają wolne, które jest absolutnie <grym> nieprawdą. nie macie takiego dnia Kolumba coś? Nie, teraz, teraz dzień Kolumba już jest pasę, nie? Ale dzień Kolumba też nie... jest pasę. To też nie świetnie, ale, ale, ale nawet jeżeli ono wypada, wiesz, jakiś tam wtorek, nie? Czy, czy w czwartek, to nie ma tak, że, że masowo ludzie tak jak w Polsce, że wszyscy wiedzą o tym, żeby wziąć no, też Zależy wolne od i branży, i zrobić sobie wydaje cztery i sposobu zatrudniania, bo to do, nie do, nie można Dojdziecie realizować. do tego, potrzebujecie więcej związków zawodowych i dojdziecie do tego. Tak. Od trzech lat pracuje Konan, mówi, że niemal wyłącznie z amerykańskim klientem w branży, w branży IT Consulting i taka sytuacja się powtarza co roku. Wydaje mi się Konan, że branża IT jest na tyle specyficzna, że nie można jej odnosić do reszty świata, niestety. To są. Bo to są branża IT to są jest to są bardzo To jest bumelanstwo jednowielkie. wielkie. No, Dokładnie. tak, To jest państwo w państwie. Tak. Inaczej mówiąc, na całym świecie ludzie robią wszystko, by mieć wolne. Dokładnie. No jest podsumowanie dyskusji. i prawie gol! Robert Lewandowski. Tak, Gol, go. tak, Polska wygrywa 1-0. Solfi. W, w związku z tym, że ostatni nie, kubar kupił takie same pokemony, prawo. jak ja i nie zostaliśmy poke-kumplami, to jest twoja wina, Solfi. To chciałbym zapytać już teraz, jakie pokemony kupi Kubar w następnej grze, te po lewej czy te po prawej? <noise> te po prawej. Jeszcze, jeszcze nie zostało jeszcze nie zostało ten postanowiony, Solfi. Ale musisz 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 trzymać rękę. Na wszelki wypadek uważać. obie kup, żebyś był gotowy być kup o. kubara. O. O. Ale to jak to działa? To, się, to tak się le, le, lepiej się paruje, jak jesteś z kimś skumplowany ktoś ma lewego, a ty masz prawego? czy? To jest już od dawna robione tak, że jedne wersje mają jakieś swoje, swoje unikalne Pokémony. I, okay. I jeżeli chcesz zebrać cały ten Pokédex, bo one, one, one jakby Pokédex to jest całość, nie? To nie jest tak, że, że mhm. ty, z tymi, bez tych specjalnych, których ty nie masz w swojej wersji, one też są w tym. No to się trzeba po prostu wymienić, nie? Trzeba znaleźć kogoś, kto ma tą drugą wersję i się z nim i się z nim się wymienić. Ale Zrobiliśmy ładną akcję. A, a Solfi nie pomyślał, nie pomyślał, nie, nie, nie zapytał i po prostu... No i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy. Ale spoko, Solfi, ja już znalazłem kogoś, kto ma, kto ma tą drugą wersję, już cię nie Fajnie. potrzebuję. Fajnie. <laughs> już, już, już cię nie potrzebuję. <laughs> <laughs> Tam <To> by jeszcze <laughs> był po skryptu, nie wiem, Tartak, czy widziałeś? Jakie? No, Postrałem, czy Tartak albo Mike? Mike? Mogą polecić coś na organizację maili, była cała dyskusja wielka, wielka Była no, dyskusja, ta dyskusja ta któregoś dnia, tak. chyba, chyba półtora tygodnia temu na disco, była, tak. była dyskusja, jak organizować maile. No. Tak. Znaczy, o, tu, jest, dobra tu jest była bezpośrednia odpowiedź na to, czy tarta Ściski albo maili mogą polecić coś na organizację maili, zdrowy rozsądek i, hi i higienę pracy. Polecam tak. w pierwszej kolejności. Dokładnie. I higienę to ogólnie też. Żadne narzędzie nie, nie ten. A jeżeli musicie. A jeżeli chcecie sobie poukładać coś w skrzynce, to dla mnie reguły są nieocenione. Tak. Nawet nie brnijmy teraz w ten temat, bo będziemy pół godziny dyskutować. Jest na disco. A tutaj Łukasz pisze do nas, czy mamy jakieś gry. No, mamy gry. Mhm. Aha, poczekaj, bo tu jest coś dalej. Czy mam? Czekaj, bo zepsułem. Zepsułeś o, coś. Dobra, już naprawiłem. Czy macie no. jakieś gry, które pomimo ogromnego sukcesu kasowego i ogromnej popularności was nie kupiły i na odwrót? Czy są jakieś gry, które nie odniosły sukcesu, a nawet były krytykowane, a wam przypadły do gustu i je pokochaliście? Ja chyba mam. Ja to jest masa takich gier. Cała ja to, przecież jest, zna, to jest przecież właśnie je... no. Final, Final Fantasy. Ja przecież ja w to nie gram. Wyścigi. Tak, Final żadne Fantasy nie gram. Kingdom Hearts. Sportowe nie gram. No. W Halo nie gram. Cały Resident Evil, z góry na dół. To, to, to kochasz się, i nikt, 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 nikt nie rozumie, tak? <grym> Rozumiem. <grym> <bardzo>. <grym> mi się szóstka bardzo podobała. Ale to w drugą stronę będzie łatwiej, bo, bo jest mnóstwo takich gier, y, takich średniaków nawet, które mi jakoś jedną rzeczą przypadły do gustu i po prostu nie zwracam uwagi potem na, na minusy takie ewidentne. To tak, to ja, ja, ta, ja, ja, ja na przykład y, to ostatnio było Sinking City. Od Frogware, chyba. O no, pamiętam. No, w klimatach katul. Ja się w to bardzo wkręciłem. I to jeszcze był taki semi-open world i, i kropki. Mm -hmm. Bardzo mi się podobał Silent Hill Downpour, który wszyscy zjechali, a ja się w niego strasznie wkrę, wkrę, mm -hmm. wkręciłem, więc są takie gry. Tak. Czy u mnie na pewno takim przykładem będzie Cyberpunk, nie? Bo Cyberpunk mi się bardzo podobał jako gra. Musiałem zaakceptować jej wszystkie minusy, ale, ale mega się wkręciłem w Cyberpunka. 100 godzin znaczy, że, o to w, nie chodzi w Cyber, Cyberbanku Cyber to było tak, że się nie podobał 5 milionom, a podobał się 2 milionom. To wciąż 2 miliony to trochę za mało, trochę za dużo, żebyśmy się nazywać cyberpankowym hipsterem, nie? Żeby mi się no podobał nikomu więcej prawda, nie. To prawda. Mi się na było. przykład bardzo podobał Mad Max. Ten otwarty, Aha, otwarty świat. No. A ta gra została, została i do dzisiaj strasznie mhm. krytykowana. No, no. No to jakby twój dżem, twój nie? O, otwarty świat i kropki. Mój Mój dżemak, ile, ile tam było różnych rzeczy do roboty, no mi się autem jeździło, walczyło się autem, później się biegało samemu, można było strzelać, można było się bić, miało walkę taką jak w Batmanie, gdzieś stało się w kółku uh -huh. i wiesz, i, i kontrowało. Kurcze, tam było masa najróżniejszych fajnych pomysłów, a ta gra na sam koniec została totalnie zjechana. Uuu, war będzie, chyba karny. Dla nas? Nie, właśnie nie. To e dobrze. Łukasz jeszcze dalej pisze tego maila, chyba, że jeszcze hmm. mamy coś do tej dyskusji, do dodania? E Świat książki nie lubię. Świat książki nie lubię. Jest dalej. Eee. Łukasz pisze. Ten sam Łukasz. Muszę też dodać, że jestem fanem gier w pudełkach, ale widząc co się dzieje w tym aspekcie, patch 28MB danych na płycie z Modern Warfare oraz rozkwit abonamentów coraz częściej przekonuje się do pozyskiwania gier w formie cyfrowej. I faktycznie, jak się zastanowić, to w czasach po apokalipsie, gdzie cała internetowa infrastruktura płonie, granie w gry z nośnika będzie jednym z mniej ważnych aspektów. Kiedy trzeba będzie walczyć z mutantami czy innym bractwem. Karny <laughs> się było, podle... dla Arabii Saudyjskiej. Się... Przegrywamy już? Nie, jeszcze nie. Jezus, Sparne. czy my możemy przestać pierdolić do piłce nożnej? Nie. To <grym> jest bardzo ważny dzień dzisiaj. E... No. no to Tartak tu się chyba wypowie najbardziej. Fan eee... gier w pudełkach. Dla Tartaka się odzywa. Ja mało kupuję teraz. Czyli znaczy, w ogóle mało teraz kupuję gier w pudełkach. W sensie na Modern Warfare kupiłem, już go, już go nie mam. War'a kupiłem. Kalisto Protocol mam, mam zamówiony. Kupuję, czy w sensie kupuję zdecydowanie mało zdecydowanie mniej gier w pudełkach, niż kupowałem jeszcze, jeszcze kilka lat temu, ale nie, nigdy nie lubiłem tego modelu, w którym otwieram pudełka, a tam był kod, który miałem wklepać. <grym> no, były takie. To, był, to był dla mnie... To wiesz, ja, ja sobie kupuję grę na, na pamiątkę, a w środku mam kod to do jest usługi, jak która pisk, może... No. Tak, która może równie dobrze za trzy miesiące nie działać. Już ja za trzy te, godziny może nie działać. czasy gier gdzie to pudełko takie lekkie jest i w środku tylko kot był i tak bierzesz to pudełko ze tak. sklepu i takie a, a. Tak. Ale nie podoba mi się to, że na płycie jest 28 mega. Gra musi przejść z cer certyfikacji i musi być grą działającą, żeby wyjść. W związku z czym, w jakim by nie była stanie po certyfikacji, to ta wersja po certyfikacji powinna być na płycie, żebym ja mógł w nią zagrać. Mhm. A nie, że, ja, że ja, ja wracam do domu i się okazuje, że tej gry w zasadzie nie mam, bo muszę wszystko, bo muszę wszystko do, dociągnąć. Pomijając już tych, co na, co na łodzi, tych, co za bramą, tych, co mają internet z telefonu i będą to ściągać przez 8, yy, przez 8 lat. Ale kurna, no ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale... Wojtek ta... Szczęsny obronił karnego! Ale ta, ten, ten element archiwizacji i historii tych, tych gier, to nagle się okazuje, że ja jest, że Activision może, jak, może trzymać tę grę jak zakładnika. Nie? Tego, kodu zakładnika. Nigdzie, tego kodu nigdzie na świecie nie ma, nie? bo jego nie ma na płycie. Mhm. I oni, mogą, oni mogą w każdej chwili stwierdzić, na, na przykład, będą chcieli zrobić, wyjdzie nowa, będzie PlayStation 6 i Xbox One Plus 1. I oni stwierdzą, że oni robią remake w przyszłym roku tej, tej gry. Ale gra, gra, gracze powiedzą, ale ta gra ma dopiero 8 miesięcy, mi wystarczy ta wersja, ja będę grał w tomu. Oni powiedzą, mm -hmm. nie, tej już nie mm -hmm. można ściągnąć. I w, w związku z czym, zamiast ta wersja tanieć, bo jest, ta, bo jest starszą wersją, to starszej wersji już nie będzie do kupienia, będzie tylko nowa, w cudzysłowie odświeżona. Oni, 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 on, oni trzymają jako zakładnika tą, tą grę. Ona nie jest wy, wy, wypuszczona w świat. Nawet Gok tak, tak robił, który wypuścił w Szymka... Czar, czar, Szymka Ten, był, nie tego Szymkowi spokoju. No. Był Szymek, Czarodziej, część pierwsza i druga do kupienia na gogu i kosztowały 10, 10 zł chyba, strzelam. I wszyscy byli zadowoleni, bo to była ta gra, którą pamiętali sprzed 15 lat i chcieli ją mieć, ale ktoś, kto miał prawa do Szymka, postanowił zrobić remake, a remake polega na tym, że puścił go przez, przez Dosboxa albo przez Scamvi i nałożył chujowy filtr rozmywania pikseli, który można sobie w tych programach nałożyć za darmo, bo to są programy o open source i taką wersję wpuścił jeszcze raz na GOGA, sprzedając ją jako remake HD i liczy sobie trzy razy więcej, a równocześnie usunął tamtą starą wersję. Nikt nie chce grać w tą, w tą nową, bo jest paskudna i brzydka. Mhm. Ma do wyboru tylko tą droższą, wyglądającą gorzej. Nie? Takiej, się. Sy takiej sytuacji się boję. Kontakt małpaformogatka.pl Takie rozkminy tu się yes. odbywają, jak piszecie. Yes. I tyle. Nie ma więcej maili. Koniec maili. Nie ma maili. Chcecie wiedzieć, co będziemy robić do końca roku? No ja już wiem, słuchacze pewnie nie wiedzą. Ja będę Biero Pomarańczy i. Ja już nawet zacząłem trochę. Jak to mówiła moja babcia, mendarynki. Mendarynki. Zjadłem trzy ostatnio mendarynki. Ale to jeszcze to jeszcze nie są święta. jeszcze Nie, to nie liczy się jeszcze? Nie. Już? Nie. Okay. Jeszcze, je, jeszcze, jeszcze nie można. W każdym razie zacznijmy od, har, od harmonogramu, bo zbliża się ta część roku, której dużo, du, du, dużo wydarzeń zaplanowanych kom, komplikuje kwestie, kwestie nagraniowe. Dzisiaj mamy 26 listopada, jest to ostatnie nagranie listopadowe. Potem przychodzi grudzień i zgodnie z kalendarzem ostatnie nagranie wypada nam 10 grudnia. I jak spojrzycie w ten sam kalendarz, to kolejne z rzędu powinno być 24. Oczywiście wygląda jeżeli... właśnie w kalendarz, i, i, to, i to, to. to się zgadza, tak? Potwierdzasz. Tak, tak potwierdzam. Okay, dzięki. Ma, ma, mamy potwierdzenie z, z, z centrali, to wypada 24, więc domyślacie się, że 24, 24 tego, tego nagrania być nie może. No bo byłoby dość, no nie może być, byłoby no. dość, byłoby dość niezręcznie. W związku z tym będzie taka przykra sytuacja. Że w grudzień będzie miał tylko jedno nagranie. Ale za to jakie? Ale za to jakie, tak? Normalnie. Zwykłe. zwykłe. <laughs> Absolutnie zwykłe. Nie. Mało jak dobrze, tego, pójdzie, żadnych <laughs> newsów nie będzie pewnie gier. Nie będzie żadnych newsów. Jak dobrze pójdzie, będzie jedna gra, bo chyba tylko Kalisto, Kalisto protokol jeszcze wychodzi A ja sobie o tej porze. roku. jakieś żarty. O tej porze roku Mike przyszykuje żarty. No, Więc tak, jak będziecie na disco głosować na długość odcinka, to nie przelicytujcie. Może się też okazać, że w drugiej połowie grudnia będzie mniej streamów. Zwolnimy trochę tempa, tak powiedzmy, poczynając od 15-16. Effective immediately, eee, jak to mówią. Effective immediately, eee, bo się trochę, trochę, się, trochę się rozjeżdżamy na święta i po nowym roku. W związku z czym wrócimy do Was dopiero w lutym. 7 stycznia. A, A wrócimy 7 stycznia z czym? Z, z Trzema wiecie? Królami po imprezie. Z sześcioma, tak, po sześciu króli jest dzień wcześniej. Tak. My wrócimy po sześciu królach w, sob w sobotę 7 stycznia, wrócimy z podsumowaniem FGA FGA 2022. To będzie impreza dopiero. Ta. a skoro jesteśmy przy FGA 2022, to dodam tylko, że tradycyjnie startuje 1 grudnia, w środku nocy. W sensie mhm. z środy na czwartek. Tak. I potrwa do 31 grudnia. Z soboty na niedzielę głosowanie zostanie wyłączone. Tak. Późno w nocy, e, głos... czy wcześniej rano? E, w, w sobotę późno w nocy, a w niedzielę wcześniej rano. <głos> <głos> okay. Zależy, czy jesteś jedną z, osób... <noise> z tych osób, które mają szklankę pełną gówna, czy czy do, do, do połowy pełną gówna, czy do połowy pustą. To, to wszystko zależy, jak na to, zależy, jak na to, jak, jak na to patrzysz. Yy, głosowanie już wiemy, pod jakim adresem będzie Mike? przypomnij. Tak, mi. wiemy FGA? Yy, czek, to było? FGA 2022.formogatka.pl. Okej, okay, czyli schemat ten sam, co ten sam, co, co, co zawsze, ta sona jeszcze nie wisi, tak jak wspomniałem, pojawi się dopiero pierwszego. Mhm. Yy, w tym roku będzie chyba rekordowa liczba. 17 pytań, wliczając to... Prawie jak 20 pytań. Prawie jak, prawie jak, jak 20 pytań, więc musicie się, musicie się sprężyć, przejść przez wszystkie pytania. Część będzie pytaniami otwartymi, część będzie pytaniami zamkniętymi. Zamknięte to te, gdzie my podsu podsuwamy Wam do wyboru 5, 6, 7... To my, to my pukamy. To my. To, tak, w zamkniętych pytaniach to my pukamy, a Wy wybieracie. W otwartych oczywiście proponujemy Wam jakieś odpowiedzi, ale dajemy możliwość dopisania swojej własnej. Przypomnę tylko, że to, co zaproponujecie, może być proponowane też przez innych graczy, więc po pierwsze ważne jest, żebyście, jeżeli to jest na przykład tytuł gry, to dbali o to, żeby ta gra była zapisana prawidł, pra, prawidłowo. Wtedy tylko to emoji tyty... nie wpisujcie, bo to nadal nie działa. Tak, nie wpisujcie, nie, nie wpisujcie emoji, bo to, bo to wykłada, Wykłada system, ale jak piszecie tą, ten tytuł dobrze, to one się będą parowały razem z sugestiami innych graczy i będą, jest możliwość nawet, że będą trafiać na pulę do głosowania, jeżeli będą na tyle popularne. Wiem, że hmm. bardzo was korci, żeby dorzucać jakieś komentarze przy tych tytułach, ale tytuł sobą żeby mógł się sparować z całą resztą i dobrze zliczył, a pod każdym pytaniem jest opcja dodania osobno komentarza. My też będziemy wiedzieć, do, którego, do której propozycji dopasowaliście ten komentarz, więc to nigdzie nie ucieknie. Prawda absolutna, to jest co tak powiedział. Także 1 czerwca spodziewajcie się informacji na Kiedy? So, so, 1 grudnia spodziewajcie okay, no. się informacji na, so, na, na socjalach, na których przypomnimy wam o starcie FGA. Będziemy pewno przez cały miesiąc wam intensywnie przypominać, więc się przygotujcie będzie na to. FG. Tak. Będzie żygać FGA, lodówkę, by... będzie lodówkę, sałatkę, będziecie zjedli i też będzie lodówka. Tak. I będzie forma Sałatka będzie głosowanie na, będzie lodówkę, na sałatkę jak to lodówkę, tak? Ta, lodówka, lod... w której będzie formogatka i sałatka. I lodówka, I lodówka, jak, i lodówka. To, jak, jak, jak matrioszka. I krasnoludki na trąbkach będą grały. I krasnoludki na trąbkach, tak. E, żeby kącik promocyjny zamknąć, to dodam jeszcze tylko, że oczywiście odbywały się streamy. Do Piachu poszła seria Adventure Time z Believe It or Not. No, a, myślałem, Master... że w ogóle. <laughs> nie, nie. Z The Riddle of Master Lu, bo okazało się, że mieliśmy do czynienia z drugim w historii przygodówkowych streamów przypadkiem, kiedy gra się zgli... Zgli... zgliczowała i nie można było jej skończyć. W zasadzie cały, ostatni, czwarty odcinek to próba naprawy błądzenia w poszukiwaniu trigera, który pchnie historię dalej. No nie dało się. Nie, nie pchnął. Nie pchnął, w związku z czym. Kończymy z Believe it or not, Little of Master Lu i ku mojej uciesze już jutro w niedzielę startujemy z Discordem drugim. Ci, którzy no mieli przyjemność oglądać Discorda pierwszego, to wiedzą, że jest to wyjątkowo dobrze napisana seria, w której będziemy klikać i podsłuchiwać absolutnie wszystkich, dia wszystkich dialogów. Przypomnę, że za głównego bohatera podkłada głos Eric Idle, członek grupy Monty Pythona. Więc jest świetny voice acting, świetnie napisana, świetnie napisana gra. Zapraszam w niedzielę, pewno cały grudzień tam zejdzie. Jeżeli przypomnę sobie to Discord miał pięć albo sześć odcinków, więc podobnie może być z tą częścią. Okay. Oprócz tego Kubar streamował The Unleaving, to chyba był wtorkowy stream. Tak. The Goat Simulator, e, trzeci, tak, takie miejsce to, miał, był, tak. to był czwartkowy stream. Ship of Fools, e, Wtorkowy, który mieliśmy w planach grać w Koopie, ale okazało się, że gra preferuje granie na kanapie. Widziałem, jak się męczysz w tej, w tej grze, ale do no to dwóch godzin streamowych i przypomnij, co tak, tak, było. Nie trwałem, tylko że to jest gra wyjątkowo taka do grania w koopie. W, w w sensie tak samo Overcooked jest. Overcooked jest genialną grą, ale zagraj w to samemu. No nie, nie, to. to, to doesn't click. No. A to jest, a to jest podobne, podobne gameplay. W sensie, musisz mieć tam drugą osobę, która będzie robiła z czegoś, z jednej rzeczy cię gdzieś tam od, wiesz, od mhm. jak to się mówi, od. Odciąży. Odciąży, o. Mhm. No, to, to ciężko. Ciężko. To jest taka klasyczna gra, jedzenie, wiesz, zupę widelcem, nie? Czyli, czyli nieważne co robisz, to, to nie masz wystarczającej ilości rąk, więc jak jeszcze grasz pojedynczo solo, to gra się robi po prostu trudna. <grystanie> Stawiają ci zupę i nie masz widelca w ogóle. Okay, a co było w ostatni czwartek na streamie? A w ostatni czwartek na streamie graliśmy w... Shit, w co myśmy grali w ostatni czwartek na streamie? W co wy żeście grali w ostatni czwartek na streamie? Shit, nie ja wejdę na, na forum, tak? tak? nie puściliśmy? No. Co za pech. Ship of Fools jest ostatni graliśmy... rzeczywiście. A na Discordzie w rozpiskach nie ma tam na górze, jak klikniesz event. To znaczy, ja już wiem, ale Ale nie, ale, ale nie A, pomogę. Tak? Tak. A, Evil West był, tak, bo był miał, wiem, West. że miał być, ale czy był finalnie, to, to nie patrzyłem. Graliśmy to w Evil West. Graliśmy w kopie z questem w Evil Westa w czwartek. Okej. Okay. No, to najlepiej. To tyle, jeżeli chodzi o promocję. Promocję. Pamiętajcie, żeby głos... Wiem, że, to jeszcze... że jeszcze nie macie jak i potrzebujecie kilku dni, ale będziemy was bombardować i przypominać, żebyście głosowali w FGA. No, także yes. przygotujcie się. Przechodzimy do newsów. Tam, 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 tam. Tu, le... tu jakaś muzyczka powinna być. Ponieważ będzie. Ponieważ CD projekt rozprół się w końcu i pokazał Next Wiedźmina 3 na Next Geny z datą premiery 14 grudnia. I teraz startak wam wyrecytuje, co będzie zawierać ta nie wersja. No, ja nie hmm. wiem, co on będzie Aha. zawierał. Czyli ja będę mówił dobrze, to Wiedźmin dostanie update na PCA, na PlayStation 5 i na Xboxa Series X. No. Będzie też jakiś patch dla starych konsol, tam dla Xboxa One, dla PlayStation 4, dla Switcha i też te konsole stare mają dostać jakieś DLC takie, jak to się mówi po polsku, Fabularne. takie brandowane powiedzmy Netflixem, nie? Tym jakimś coś z serialu Netflixowego ma być po prostu w tym DLC, mhm. ja nawet nie wiem co to będzie. No i ogólnie ma być taka dopimpowana, tak? Na, na, na te nowe konsole, czyli ray tracing, yy, jakieś tam odbicia dodatkowe, DLSS-y, -y, yy. Oni powinni twarz Geralta już zmienić na tego, Liama Hentworfa, czy jak on się tam nazywa? <laughs> <laughs> Hemsworth. Tak, Hemsworth, tak. tak. Liama Hentworfer. Dokładnie. E, ma być możliwość cross progresji Wydawało mi się, że to było do tej pory, a wychodzi na to, że nie, e, czyli możemy sobie savey przenosić pomiędzy konsolami. Od, od tego, mm -hmm. powiedzmy, od, od tej wersji. Między konsolami ma... czy między PC-em a konsolą? No właśnie, wydaje mi się. Tam było napisane Between Supported con Consoles, więc wydaje mi się, że też pomiędzy PlayStation i Xboxem, ale może się mylę. Jakby to miało działać? No save są on w sensie, Wiesz, to również dobrze, może znaczyć w, Aha, w supportowanych okay, dobrze, konsolach. Tak, to nie ma można, sensu. Można przenosić na PC-cie, nie? Tak, to nie ma sensu. Masz rację. No. To, to nie, to gadam bzdury w takim razie, to w tym newsie, który czytałem też były Dubai. bzdury, bo nie oglądałem tego streamu niestety, yy, prawdopodobnie tam to padło. Yy, ma być tryb foto, też, Pff, ja nie w wiem. W końcu, Jesus fucking Christ, 300 godzin grania i nie mogę ma jednego zdjęcia zrobić. I tryb foto dla mnie jest takim, ja go czasem Nory... lubię, ale, ale mogę się tak obyć bez trybu foto, że naprawdę... Trzeba tylko, tylko dogać do tej sceny na tym, na jednorożcu mhm. i tryb foto. A, okej. Okay. No tak, tam się będzie działo. Tak. To ci, polecam ci: Kubar jest taka strona zasada 34. <grym> Nigdzie okay. nie Dziękuję. trzeba. Nic, niczego nie trzeba, wytrwać, nie trzeba nic Nie, nie foto, trzeba z... ściągać. <grym> nie trzeba mieć żadnego sprzętu. Wystarczy mieć przegl... 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 przeglądarkę. 8 mega ramów wystarczy. <grym> 8 mega <RAMów. grym> Monitor względnie 1080 preferowany. <grym> Tak. E, mają być też jakieś mody zintegrowane, takie, które gdzieś tam były popularne w, w, przez community robione, ale ja n, totalnie nie śledzę sceny moderskiej i nie wiem, co to za mody mogą być. No jak, to, Mike? To ze Skyrima wszystkie, pewno. Ze Skyrima. Palaserów. jedną robotę. No, nie śledzę sceny moderskiej, już mówiłem. Prosiliśmy cię e. kilka lat temu. Mike, śledź scenę moderską. scenę moderską. Bo będzie news za pięć lat do przeczytania. Ja, ja tylko chciałem, chciałem tylko dodać, że te wszystkie upiększacze, nie? co to jest mhm. są zmienione te. To śledzenie promieni, jak to Quest mówi na, na ray tracing. No bo tak się to fachowo mówi, śledzenie tak, promieni. Tak, tak. Jest nie to jest, to jest polski termin na to. Tak. Śledzenie promieni to jest technika Dobrze. renderingu grafiki, tak. Dobrze, i te, te wszystkie bajery tutaj są, one będą działać na konsolach w 30 klatkach. A jak chcesz mieć 60 klatek, to żadnych z tych bajerów nie skorzystasz. No poza, i tam. Oczywiście, poza oczywiście DLC od Netflixa, nie i nowym strojem inspirowanym. z z, ja z, z serialem, nie? On tam się nie dziwa. Qu questy będziesz miał, fotomod pewno będziesz miał, kamera, e, kontrol są tak, ale wszystkie te wizualne ulepszenia dotyczą tylko trybu, pam, 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 30 klatek. Okej. Okay. Tak A po... nawet FSR 2.1 se nie włączysz? Masz e, AMD procesor? Jeden, ale jak mówię, ja mówię o, o konsolach. Aha, o, o konsolach, konsolach mówimy. Okay, ja, dobra, ja mówię o Na kompie o to on będzie miał milion klatek. milion klatek. Ja mam już e, FSR 2.7, hmm. więc... Mhm. Nawet nie wiem, co to tak. jest, kurwa, FSR. To jest Fidelity na... FX. W gazie. On ma Super w gazie. <laughs> 2, 2, w, 2 w gazie. gazie. Okay. No dobrze. Tak. No to... Ale tak, tak śmiechy na bok, czy wy macie ochotę na przykład zagrać tego Wiedźmina jeszcze raz? Mam Tyś ochotę zagrać. Wyszedł? Nie mam ochoty w niego grać. Okay. W sensie nie mam ochoty go przechodzić, nie mam ochoty robić, wiesz, miliarda questów jeszcze raz, ale mam mhm. ochotę pograć, żeby zobaczyć y, zmiany. No jasne, no tym bardziej, że to będzie darmowe dla tych, którzy już mhm. tego Wiedźmina posiadają, nie? To jest po prostu jako, jako update będzie taki, to nawet nie patch, tylko taki duży update do gry. Powiem, no fajnie, fajnie to teraz wygląda, to była fajna gra i, mhm. i, i usunę z dysku. Okej, okay. nawet będziesz ściągał pół dnia. Bo w przeciwieństwie do, um, do cyberpunka, który, który wiesz... Na początku miał straszne schody, nie? Żeby, mm -hmm. żeby być dobrą grą, i całe, całe to piekło, które, które przeszło, i potem pojawia się bajka na, na, e, na Netflixie. Wychodzi ten bajka. ostatni patch, najlepszy, i, i nagle gra jest najlepszą grą ever. nie? Wszędzie ją widzisz. Młodzież teraz e, na TikTokach ją wszędzie gdzieś tam gra. Ale jaki z tego to... morał? Jaki z tak? tego morał? Że powinna no. wyjść razem z cross-promocją tej bajki i wyjść razem z tymi ulepszeniami, patchami, wtedy, jak już były to. gotowe, nie? No, ale, ale Geralt, był był Geralt, był, tu, Geralt, Geralt był zawsze wiesz, dobrą grą. grą. Geralt był zawsze dobrą grą. roku przez 5 tak. lat, to, to no. wiesz, nic mu się nie stanie, jak teraz po prostu... Jak teraz go wpierdol do w, sensie, w sensie, jak, nie, be, jak, jak nie powtórzą tego, bo mam wrażenie, że próbują to zrobić, jak powtórzą właśnie sukces tego, ten, ten cyberpunka. W sensie widzisz, bazują na filmie, nie? Na, mm -hmm. na serialu, na Netflixie, próbują też gdzieś iść w tamten, tamtą stronę marketingu, wziąć tych ludzi. Jesus, e, ale którzy... czy ktoś jeszcze w to nie grał? Dlatego mówię właśnie, to, no. to, to wszyscy grali. Ta gra już, jest, no. wiesz, jest, jest ukochana, jest w serduszkach wszystkich, ona chyba nie tak. potrzebuje aż takiego. Takiego busta jak, jak Cyberpunk. Wiesz, z drugiej strony, no Rockstar udało mu się sprzedać tam tych GTA sto ileś milionów, no Wiedźmin tam jeszcze nie doszedł, nie? Więc jest potencjał podejrzewam na, na to, żeby go jeszcze trochę sprzedać. Aczkolwiek nie zdziwię się, jak zobaczę news typu, że na, na Steamie wiesz, 10 milionów ludzi gra obecnie w Wiedźmina 3. Projekt projekt rozbił się. Bank, się tak, tak, tak. Jep. No. No. no dobrze. Wspominaliście wcześniej o Callisto Protocol. I ostatnio doczytałem takiego newsika, że ma być DLC z dodatkowymi animacjami śmierci, bo to ma być jakiś season pass i tam jakieś tryby mają wejść w ogóle, takie chyba multiplayerowe, tak? Dobrze, dobrze kojarzę? Ja, nie, nie wiem, czy multiplayerowe, myślę, że Kalisto nie będzie miał żadnego trybu multiplayerowego, tylko to raczej to one z tego opisu wynikają, że to są jakieś takie tryby challenge'owe, nie? W sensie a, ale ja byłem przekonany, że, to, że możesz grać w to wielu graczy, a to będzie po prostu taki challenge, tak? bo tam takie, takie horda taka ma być z tego co kojarzę? Ja myślałem, no tak. że to będzie można grać z kimś w to. Nie wydaje mi się. Okay, tego dobra, nie rozumiem. Nie dobra. też mówić, żeby nie ten. Nie wiem, dobra, wie. w każdym razie w tym DLC-ku mają być dodatkowe animacje śmierci. Mi to brzmi jak Electronic Arts, a niestety Electronic Arts tej gry nie wydaje i jest bardzo daleko od tego. I o co tutaj chodzi? Znaczy, to wydają i robią ludzie, którzy uciekli od Electronic Arts. <laughs> no właśnie, <laughs> no bo, właśnie. Zro bo zrobili wcześniej Dead Space'a, tak No właśnie, czy... więc o co tutaj chodzi? Jaka tu hipokryzja się odgrywa? A, czy to jest w ogóle dziwna sy sytuacja? Bo to protokół, miał bardzo dobrą prasę długo. Mm. Nie? No. Długo, długo, długo wszyscy czekali, wszyscy byli za zadowoleni, wszyscy wierzyli w ten, w ten tytuł. I nagle, krótko przed premierą, bo to już 2 grudnia, wychodzi takie coś, że coś, czym ta gra wypłynęła. Nieuczciwie jest mówić, że ta gra wypłynęła na tym, jak brutalnie będzie ginął bohater, nie? ale to była rzecz, na którą sta, sta, stawiali. To w materiałach prasowych, zwłaszcza tych wizualnych, łatwo było przekazać, nie? że mm -hmm. o, patrz, jaka, jaka brutalna jest, jest, ta, jest ta nasza gra. Teraz nagle się okazuje, że część z tych elementów, z których ludzie kojarzą tej, tej gry, będzie przeniesiona do Season Passa. Nie jest to może tak perfidne zagranie jak ze starym Prince of Persia, gdzie. Zakończenie, zakończenie. zakończenie. Za, 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 zakończenie 2.0 było, było, było w DLC, ale nagle za, zaczynają uciekać niektóre elementy do, do Season passa, który Swoją drogą no, dla mnie nie jest też jakieś, jakoś szeroko, jakoś wy, wyjątkowo interesujący, nie? bo mhm. ja zawsze ja miałem taką, taką, taką regułę, że kupowałem jeszcze na 360 Season pasy tylko do gier, które nie miały multiplayera. Bo to mi gwarantowało, że nie będę dostawał skórek map do multi, wiesz, postaci do multi, czyli rzeczy, które są dla mnie niepotrzebne, tylko będę dostawał więcej fabuły do tej gry, którą, którą polubiłem. Absolutnie nie rozumiem. Co w się, sensie, Gdyby inaczej, gdyby Kalisto Protocol miał takiego season pasa, że wychodzą fabularne DLC takie jak w jak w, jak, w, jak w jak w Wiedźminie, czyli mamy następny statek do. E, na przykład do, do, do eksploracji albo inną planetę, no to super. Tylko tu wychodzi z tego, że w ramach tego DLC będą dwa dodatkowe tryby, które będą polegały po prostu na strzelaniu do hordy. No to no. No nie potrzebuje czegoś takiego. Nie? No i no. fakt, że te śmierci przechodzą do tego season passa, który trzeba jakoś uatrakcyjnić i jakoś go zapchać. Też, jest, też ro, ro, rozumiem, dlaczego graczom się to nie podoba i mają, i mają w, 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 wątpliwości. Dlaczego? Jakaś wiesz? taka rysa powstaje na tym tytule przez to, moim zdaniem. Bo wiesz, tłumaczą, że to będzie element, na który będą, będą pracowali później. Oczywiście nigdy nie jesteś w stanie naprawdę potwierdzić i stwierdzić, czy tego już nie ma i czy po prostu nie wycinają i, i, i przesuwają dalej. Poza tym, skoro byście się nad tym pra pracowali, nie ma sprawy, wypuśćcie to w patchu day one. Mhm. Albo po prostu wypuśćcie to potem w patchu, w którym jest dodatkowy content. Wiesz, dla mnie dodatkowe śmierci bohatera są takie same dodatki, jak w Wiedźminie na przykład pozwolili w tamtym patchu, żeby Geralt mógł pójść do fryzjera i zmienić sobie fryzurę. To są, to są, to są, to są takie rzeczy, które w ogóle nie wpływają na na. na to już 16 na grę, to jest... dodatków było swego czasu, pamiętam. No właśnie, i to były takie, ta, takie, małe, pop, takie małe popierdółki, które, spraw, które spraw, sprawiają, że cały czas podtrzymujesz zainteresowanie tytułem, gracze są cały czas zadowoleni, bo co, co tydzień, co dwa, dostając jakąś nową, jakąś nową pierdółkę, któryś serwis internetowy napisze znowu o tej, o tej grze i podtrzymuje po prostu za, za, za Przede wszystkim, nie musisz płacić za to, nie? Nie klasy. musisz, tak. A tutaj mam wrażenie, że to, ta, 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 ta zagrywka skasowała całą tą dobrą prasę, którą mieli, nie? No tak. Czy, ja, czy ja to też deweloperzy w sensie. growi nie powinni się w takim razie chwalić rzeczami, które mają zaplanowane? W, aby nie urazić, wiesz, uczuć graczy, którzy twierdzą, że wszystko im się należy? Rzeczy zrobione, wiesz, kiedyś, w przyszłości. Mm -hmm. yy, one powinny już być teraz w takim razie? To, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bardzo skomplikowana sytuacja, nie? Bo na przykład wychodzi taki antem, i ma rozpisaną roadmapę na dwa lata do przodu. Drugiego tygodnia okazuje się, że się chuja sprzedało i mapa się zmienia już tylko na rok rozpisaną do przodu. Po miesiącu okazuje się, że cztery osoby grają. To wszystko na mapie się przesuwa w czasie, chyba nie wiem na co, z nadzieją, że ta gra wybuchnie za pół roku i będziemy mogli wrócić. Po osiem miesiącach na roadmapie zostaje tylko jeszcze obiecany pad, że naprawimy błędy, które pozwalają skończyć grę, a po roku przy nikogo już nie ma, nie, nie, ma nie, nie ma już komu poinformować na Twitterze, że nie będzie żadnej roadmapy i dodatków, bo już nikt tam nie pracuje. Z drugiej strony, na przykład, jeżeli Activision chwali się informacją, że Warzone zarabia im 10 milionów dolarów dziennie, to moim zdaniem już powinna być taka, to powinna być taka informacja, na przykład. OK, Warzone się przyjął, w związku z czym darmowe dodatki zaplanowane na kolejne dwa lata są takie, mapa taka, mapa taka, mapa taka, ale za, ale, ale za darmo, bo skoro gra wam robi 10 milionów dziennie, to już, kurwa, wstydem jest pro, prosić o 10, o 10, do, o 10 do dolarów na DLC z nową, z nową mapą, nie? Także to, jest, to, jest bardzo sko to jest bardzo skomplikowane pytanie i zupełnie inaczej podchodzisz do dużej gry, do małej gry, do nowego IP, do starego IP, do multi, do singla. Do Call of Duty. Do Call of Duty, <ścoughs> do Battlefielda, i, ale to jest, to jest bardzo grząski temat i bardzo cienki lód. Ja wiem, tak tylko ja zawsze też staram się, wiesz, postawić po drugiej stronie, nie? Mhm. E, mhm. Sytuacji. No, robisz grę, robisz takie kalisto protokoli i, i robisz w nim coś specjalnego, czyli te śmierci, nie? E, I i mhm. umiera jakieś niesamowicie brutalne śmierci twojego bohatera. Robisz tego mnóstwo, gra jest tym reklamowana, wszystkim to się podoba. I mówisz, no dobra, no mamy, mamy tą fajną rzecz, e, zróbmy coś więcej. Powiedzmy im, że, że w przyszłości zrobimy ich więcej, nie? Skoro im się już mhm. wiesz, już im się podoba ten, powiedzmy, że tego będzie więcej. Zrobimy fajne rzeczy. E, niefortunnie wrzucone jest to właśnie w game, w ten nie game pass, tylko w Season Pass, season który, pass. Który, który tutaj jest chyba właśnie tym, tym słowem, które. Tak. Znaczy, e, po co Po co Kalisto po protokół potrzebuje Season Pass? Kalisto Protocol to jest gra fabularna dla jednej osoby, którą się skończy w 20. Godzin, daj Bóg, żeby było 20 godzin, może się kończy w 12, a może się kończy 8. Po co jest Season Pass do Kalisto Protocol? Czy by się nie sprzedał? Chyba, że ch ch wiesz, chyba że ja wiem, że to jest Wiedźmin trzeci i jak mi mówią, że będzie DLC fa fabularne, będzie krew i wino, to ja mówię, okej, okay. ale znowu po co Season Pass? Season Pass su sugeruje, że będzie season pass. season pass na ten rok, Season Pass na drugi rok, Season Pass na trzeci rok. Po co Kalisto Protocol w Season Pass? No mówię, season Pass no, no. Do, do Kalisto protokol pasuje jak, jak świni siodło. No, no mówię, niefortunnym słowem tutaj jest, rzeczą jest ten season pass, nie? który momentalnie ci się kojarzy z, wiesz, z jakąś taką grą z multiplayerową. Pętlą. co, co trzy miesiące wychodzi Z zarabianiem season, paczkami, season otwieraniem tak. kart i tak dalej i to ma już negatywne konotacje na wszystko, ale kurczę, no ludzie, którzy robią więcej, wiesz, więcej tych śmierci chcą dorobić i jest, jest ból dupy teraz, bo one powinny już być teraz w takim razie. Skoro wy je już zaplanowaliście na przyszłość, to czemu ich już nie ma teraz? <laughs> nie, 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 bo znowu, podejście jest złe i nazewnictwo jest złe. Bo ja znowu, znowu odwołam się do tych fryzur dla, 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 dla Wiedźmina. Trzeba było trzymać gębę zamkniętą i nic o tym nie mówić, a miesiąc po premierze wypuścić paczkę z nowymi śmier śmierciami. Na przykład, patrzcie, zrobiliśmy wam dobrze, bo daliśmy wam za nic nowe śmierci. nie Gracze Właśnie, byli ale chodzi by... o to, że oni nie chcą za nic. Masz oni kasiorę. Chcą, oni, to wywalić. jest biznes. Oni chcą, zarobić, oni chcą zarobić pieniądze na tym. No. no. No i ja, 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 ja rozumiem, ale na chuj kupować nowe paczki ze, ze, ze śmierciami do Kalisto protokol, no Wiesz, Call of Duty zarabia tam 10 milionów dziennie, nie dlatego, że jest za darmo, nie? Tylko dlatego, że jest za pieniądze. No. Będzie zarabiało 15 grube. milionów, bo dodadzą, bo dodadzą rzeczy, które też będą płatne, a nie, a nie, nie za darmo. O, to, to zarabia 10 milionów, dlatego, że jest grą multiplayerową i z, prze, sprzedaje elementy kosmetyczne, a ludzie mają tak, że lubią się wyróżniać i chcą, żeby inni na nich patrzeli i im tego zazdrościli. Kto w Kalisto Protokol zobaczy te moje śmierci? No, no nikt, tylko ja, jak, tylko ja, jak będę grał, nie? Ale tak, ja się no, zgadzam. Nie wiem zgadzam jeszcze, jakie tryby będą, nie? Się zgadzam się z Startakiem, Są gry, które... Ja mam ogólnie taki problem z wydawcami, którzy uważają, że ich gra jest grą, z którą ja muszę spędzić trzy kolejne lata. I o ile w przypadku takiego Hitmana czy Call of Duty może się to sprawdzić, to Kalisto Protocol nie ma absolutnie najmniejszych szans, żeby takie coś przytrzymało mnie dłużej niż tydzień. Po prostu nie. Jest, nie jest... tyle gier na rynku... I tyle możliwości wydania pieniędzy i spędzenia czasu, że ja na pewno nie będę tego czasu wydawał na Kalisto Protokol. Jaką zajebistą grą by Kalisto Protokol nie było? To, to, to nie jest ten typ i ten model gry, który uzasadnia Dokładnie. season passy i, i, i spędzanie z tą grą czasu wieczór w wieczór przez następne pół roku. Nie, no, nie wiem, no ja już ja nawet tak samo, w tak samo bym męczy. pomyślał właśnie o Hitmana przed Hitmanem. Nie? Myślałem, no to, to nie jest gra, w którym ja chcę doda dostawać dodatki. To jest gra, którą chcę przejść, jest fajnie i tyle, i koniec. Zapomnieć o niej, przejść do następnej. A tymczasem... Ja mam większość, z większością gier, tak, no. No niestety. A tymczasem znaczy, da, ja się tą, życzę... da się tą grę trzymać przy życiu, dodawać fajne rzeczy, wiesz. Większość jest za darmo, część jest płatna. I ta gra żyje, nie? A my już na... na po... Jeszcze gra nie wyszła, a już wiemy, że ona umrze po dwóch tygodniach. No, to tak jak ja bym teraz z moim Bernardem wyjechał i powiedział, dobra, to wiem, że tu Season Pass musi być, to teraz nowe portki będą za Mówię, zapyciele". again, zgadzam się z tym, <laughs> że, że Season Pass jest niefortunne, wiesz. No. To, 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 to wśród graczy ma bardzo negatywne, wiesz, mhm. powiązania ze wszystkim. To, to jest problem. To, to, to słowo, a nie to, że będą robić... Znaczy, ja myślę, że to jest... Dodawać rzeczy... To jest, żero, to jest żerowanie na psychice ludzkiej, bo człowiek <noise> lubi zamknięte sprawy i zamknięte elementy. Chcesz coś zrobić, chcesz mieć koniec, chcesz mieć świadomość, że zrobiłeś wszystko jak, jak należy i chcesz ten, ten element mieć za, za sobą. I Ja nie będę kłamał, im jestem starszy, tym bardziej mnie interesuje, czy tą grę można skończyć, czy można odłożyć na półkę, czy to już jest koniec, czy będziecie mieć co, czy, co trzy dni na, na przykład wołać albo mi zawracać głowę, że coś nowego się pojawiło w tej, w tej, w tej w tej, ja w tej wiem, grze, a to jeszcze to nie to jest... daj Bóg, będziecie stwarzać takie sytuacje, kiedy ja będę miał FOMO. Kiedy ja na przykład w wampirach wbiłem calaka, zrobiłem wszystko, co było do zrobienia w wampirach. I teraz wychodzi informacja, e, dwa nowe woski i jedna broń. No teraz musisz wrócić, bo nie masz calaka znowu, nie? Ha, a I, tempy... no, i nie tak, i tak samo jest. Po prostu są gry, w których które w, w, w typach gier, w których nie ma miejsca na takie mechanizmy, nie? Wydaje mi się, że wiesz, wybaczasz sobie, nie wiem, kończysz Walking Dead, na, na przykład, który jest zajebiście fabularną grą i nagle się okazuje, a on nie ginie na końcu i teraz, y, on teraz nie ginie i musisz dokupić za dwa dolary, to zobaczyć, że on naprawdę nie ginie i zobacz, co mu się stało. No, no wie nie no, przygotowaliście fabularną grę, emocjonalną historię, napisaną dobrze od A do Z i ja mam zamknięty rozdział, a wy mnie po trzech miesiącach wołacie, że to w zasadzie to było oszustwo, to ci się tylko wydawało, to musisz dopłacić 5 dolarów, żeby zobaczyć, jak było na Ale może mają w planach naprawdę bardzo fajną hordę. Jest, jest w takiej grze w stanie powstać fajna horda, nie? Widzisz to. No na cztery i... osoby. No... Nope. Myś Myśleliśmy, że oni radzą tryb multi. No dobrze, może. Okej, okay, może. Za, załóżmy pozytywny wariant. Załóżmy pozytywny pozytywnie, war, wychodzi no. horda na cztery osoby, jest fajna i w, i w tym wszystkim powstaje e, Season Pass, który dodaje ci, wiesz, właśnie skórki, daje ci nowe wykończenia do Twojej śmierci. Hi, hi jak umrzesz, to, ci, to się fajnie rozpadasz no. i tak dalej, i tak dalej. Nie wiesz tego, no bo jeszcze nie wyszło. A dwa, mówię, no to jest. E, Trzeba też się to postawić po, po drugiej stronie. To jest małe studio, które uciekło od EA, więc nie ma już, wiesz, blank check, nie ma już pustego czeku na, na wszystko, co mogą zrobić. Pewnie, pewnie góra te, te, tego studia wyłożyła masę kasy na to. Znaleźli wydawcę, też nie największego, ale dobrego, który dał im pewnie posypał. I oni chcą, oni chcą odzyskać kasę, nie? Oni chcą, mhm. oni chcą żeby, żeby kurwa domy, które pozostawiali pewnie trójkotnie, żeby to zrobić. Żeby przynajmniej część tego odzyskać. No, a my już jesteśmy od razu, wiesz. Nie no, no kurwa, oni chcą zarobić pieniądze, to już jest skandal, nie? Ja chcę wyłożyć kasę raz, najlepiej jeszcze przeoszczędzić na tureckim kodzie i wiesz, i, i w to zagrać, a nie Przejdziemy bawić się zaraz wasze finanse. Kodów. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. <laughs> Dlatego mówię, no się. trzeba się czasami wiesz, z jednej i drugiej strony postawić, nie? A niekoniecznie. No, season pass, ja wiem... To są złodzieje. Znaczy, ja wiem, że. Znaczy, nie, to jest, to jest da daleko idące stwierdzenie. Ja wiem, że skala. No wiem, skala... oczywiście, żeby pokazać. Wiem że, wiem, że skala tytułów jest też nie nieporównywalna, ale wyobrażasz sobie Season Passa do The Last of Us? Eee... A ani rob, ani, ani robią o, o, osobno trybu multiplayer? Który e, miał, bolcu, być tryb, 70? Ha, miał być tryb multiplayer, który miał być dodany. To, to już jest zupełnie inna historia, który, no, miał, no to... który, miał, który, miał, który miał krótko, kró, krótko po, po, po premierze dołączyć. Czy God of War ma season, ma season, ma season pasa i jak zrobisz 16 sz, renę, to odblokowujesz szóstą skórkę dla, dla topora? Chorze, no nie to, ma. To, była, to była dobra horda, nie? W, tym, w God of Warze. Na pięciu. Aby. Już, już, już na pięciu. już, już, już pomijając to, że. Ja gdzie mi mi czterech Mirem. ludzi. Siadłbym ze z boku. No, nie, 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 siadłbyś, bo nie masz dupy. <laughs> Bimbałbym się na tartaku. <laughs> tak, bimbałbyś. Spoiler, jak ktoś nie grał no. w jedynkę. co że tak latało się robotem. Ja nie, nie, widzę, nie widzę, dlaczego nie można by latać głową. Mhm. No. Dobra, zostawmy to. Ja czekam na tak. Kalisto. Kalisto tak, Protokol ja tak wiąże, wiąże duże nadzieje z tą grą. Dobrze. Ja tylko, ja tylko po prostu nie, nie hejtujmy czegoś, dopóki jeszcze to nie wyjdzie. nie. Dajmy im, dajmy im szansę pokazać. Jeżeli to jest faktycznie fatalny yy, wiesz, wyzysk na graczu, to to, 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 wiesz, to powiem, nie? Ale, ale nie wiemy jeszcze tego. Dobrze, to ja to zapisuję. A tymczasem. Yy... FTC, czyli tak zwany Federal Trade Commission, czyli po polsku to będzie co? Federalna Komisja Handlu. Mm -hmm, to, to... Tak, się, tak się chyba to nazywa w Stanach. E, przygląda się, to jest kolejny wątek w, w tej w tyradzie Chaje, Activision, w, 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 Blizzard tak. i przejęcie przez Microsoft, bo zaczynają tam. Kolejne prze, rzeczy prze, się prze, prze, Przecieki są nie, nie, niezależne źródła, już kilka przekazało tak, tak. informacje. Że bardzo możliwe są takie przecieki, że bardzo możliwe, że ten deal zostanie zablokowany przez jakiś tam y, antitrust, y, jak to się mówi, antitrust lawsuit, czyli no nie, wiem, czy, nie wiem, czy to można jako pozew mówić. Można, tak. Można to jako, jako pozew? Można, no że no, ta komisja się przejrzy temu i bardzo możliwe, że zablokuje ten deal. Co Wy na to? No, obie strony silnie, silnie, silnie lobbują. Skłamałbym, hmm. gdybym powiedział, że nie rozumiem tego stanowiska, nie? że no bo, no bo fak, faktycznie, czy idea, która jest Idea FTC, jest taka, że... FTC, nie, decyzja, FTC nie jest wymagane do tego, żeby oni to kupili. Nie? To nie jest ta, uh -huh. ta komisja, która zajmuje się tak jakby podjęciem tej decyzji dla, dla Stanów Zjednoczonych. Nie? Że zgadzamy się, aby ten, ten deal doszedł do, do skutku. To jest jakby uh -huh. osobna organizacja. I ona się po prostu teraz przyłączyła do tego. Nie? Ona twierdzi, uh -huh. hola, hola, my też chcemy się do tego przyłączyć. Hola, hola, nam przyłączyć. jeszcze nikt, nie, na, nam tak. jeszcze nikt nie, nie posmarował. Duży deal, jak ktoś, ktoś zapomniał nam posmarować. Nam się Ale wyda, tak, to jest, tak, to jest, to jest tak, rządowa no, organizacja, nie? D Dosłownie, nie, nie ale oni... nie, nie szkodzi. Mike. to <gry> no, okay. okay. nam się nie podoba, nikt nam nie posmarował, nieważne, nie? Przyłączamy się mm -hmm. do tego. Dajemy wam, mm -hmm. musimy wam wytoczyć właśnie pozew o to, że nie możemy podobać. Sta 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 staniemy w kolejce, nam też znaczy, nikt nie posmarował. Wiesz, też. No, no, ta komisja handlu to jest taki organ, jednak, który ma z definicji stać na, po, po stronie egzekwowania prawa, tak, tego, tego cywilnego w handlu właśnie, żeby ten konsument nie był poszkodowany, więc no, oni powinni się angażować w takie sprawy. Ja wiem, tylko cały, powiem szczerze, że cały ten, ten proces yy, na początku był dla mnie bardzo fajny, bo to były takie, mm. wiesz, uuu, dwie laski się biją, nie? Na, na dyskotece tam. Ciągną za ciuchy, yy, cycka zobaczysz, nie? Jak się, jak się dobrze ten... Sztuczne włosy one... sobie odrywamy no, już. Ale nie, właśnie one są teraz w takim stanie, że już właśnie lecą te sztuczne włosy powpinane, nie? W, mm -hmm. w, w, w czerep. Paznokcie te sztuczne już. Tak, połamane szpilki. Paznokcie to nie jest błoto, tylko kupa. I patrzysz I to i patrzysz na to i mówisz, że to już jest żałosne, nie? już czy no już, wiesz, już, no. już, dobra, już pośmialiśmy się, nie? Bramka, Rozejdźcie halo, się. bramka, proszę na parkiet. No. Dokładnie. A, a, to, o, I to w tym, w tym stanie jest właśnie ta cała ta, ta cała walka między nimi. To przestało mm -hmm. być już zabawne, nie? Już, już każdy, znaczy, niech to już nie, w jakikolwiek sposób niech, niech, niech nie kupią nie tego, kupią, niech to się już tak. skończy. No. Nie, nie, nie pamiętam do którego roku pedacie datę graniczną do kiedy muszą zamknąć deala, bo tam jest taki, taka klauzura, że jak nie zamkną deala od tego czasu to chyba 300 baniek musimy no, na 4 Zab... tak, Q4 chyba czyli marzec, okay. tak? Marzec, kwiecień przyszły rok. Do, do końca musi... marca, mhm. Tak, muszę, ja jak, nie chcę być ByOP, nie przysyłajcie tego. Ja tego nie mówię. Jakby mówiłem. co, to chyba 300 baniek muszą, muszą zapłacić. Chociaż z, z Activision płyną, płyną syg, sygnały, że Activision jak lew będzie walczyć, żeby dopiąć ten, ten, ten deal. No bo same. Kotik musi sobie bonus wypłacić, z Microsoftu no. dostanie czeka, tak to co dostanie? Tak. Gówno. Trzy, z 300 baniek, to, 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 to co on dostanie za ten za bonus, nie? Ale, znaczy, ale jak, przyznam jak, się, że taki też bonus nie sam Rozumiem, że to jest biznes, nie? ale nie mm -hmm. widziałem tak mocno lobbującego Sony za tym, żeby, żeby ten deal nie doszedł. Oni, oni po prostu tak, tak walczą, ostatni no ten tekst. Mogą walczyć. No. Tak, oni ten... po, ten, po, w, porównywali skalę i popularność Battlefielda do no. Call of Duty, no. żeby, wy, żeby wykazać, że jakim zabiorą Call of Duty, to żadna inna marka nie jest w stanie... Jest, nie jest jest, stanie z tym, z tym Takie palenie walczyć. mostów, po prostu wrzucanie marek, mm. wiesz, pod, pod autobus, żeby pokazać, że, że mm. wszystko poza Call of Duty jest gówno, generalnie. Tak. <noise> to Battlefield akurat tak. jest. jest. Producent tych... konsol i wydawca gier, wiesz, teraz wiesz wszystkie gry poza Call of Duty to główno. Tak, mm. w, w tych dokumentach, które Sony udostępniło, tam jest dużo, duża część jest re redakted, ale tam też mm. pojawiały się in informacje, że. <noise> A tam co drugie słowo to jest chuj dupa. <noise> Tak, były też informacje o planach premiery kolejnej, kolejnego PlayStation chyba, nie? że oni, mm -hmm. oni wykazywali, że to im się tam... Microsoft zaproponował, że tam do 2027 chyba będzie, oni, oni, no. wy, oni wykazywali, że to się tam nie, 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 nie zgra im się z cyklem premiery kolejnego PlayStation. To 10 nie? lat... Y mm -hmm. Też tak. to odrzucili. To jest, to jest jakiś taki stra... no, mówię, to Mówię, to się zrobiło tak nie, nie, nieprzyjemne do oglądania. Mhm. To było fajne na początku, nie? To było śmieszne, no. bo dwie duże korporacje się biją. Nie? Tak. To Hihi, to znaczy... nie? Jeszcze, jeszcze brudy możemy, wiesz, kipiorom poczytać, bo wypłynęły tak. te, te właśnie te notki, ale teraz to już jest tak żałosne z jednej i drugiej znaczy, strony. Że już... śmieszne, śmieszność tej sytuacji polega na dla mnie na tym, dla, dla, dla mnie w tym, że. Microsoft chce być w takiej sytuacji, w jakiej jest Sony, tylko Sony miało to szczęście albo rozum, że doszło do tej sytuacji wypracowując organicznie. ją tak. Tak, organicznie. No bo y, Microsoft chce kupić tą pozycję, przejąć aktywizm mhm. i przejąć marki na wyłączność, które dadzą im takie, taką pozycję, jaką Sony ma na przykład z, z Naughty Dogiem nie? Mhm. albo z Santa Moniką. No bo co, moglibyśmy się, przy, się przypierdolić, że nie ma tak dobrych system, system sellerów jak Uncharted i, e, i, i God of War. Czemu, czemu, czemu Sony się tymi studiami nie podzieli, żeby było, żeby, żeby, było, żeby było uczciwie. Ale jak Microsoft chce mieć taki system seller jak Call of Duty w swojej stajni, to to już jest źle, bo to jest, nie, bo to jest, bo bo to jest niedobrze dla rynku. Tak, no, tak, tak, właśnie problem polega na tym, że Microsoft chce to kupić, a tak. Sony to wypracowało, nie? Tak. To, jest, to jest jedyna, jedyna różnica. Za, za, zasadnicza oczywiście, no i Sony zapracowało na nią przez, przez 20 lat i chwała, 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 chwała im za to, nie? Microsoft pracował nad swoimi studiami, ale one ostatnio zawodzą w tym, w tym, w tym aspekcie, no bo halo było jakie, jakie było, z Forzą idzie wszystko. Okej, okay, no ale taki na przykład Crapdown, no to marka. No ale żeś teraz zniknęła, wykopał nie? po prostu. No, ale, ale tak <laughs> było, Crap nie? Tak, nie była... wszyscy zapomnieli, ale tarta gdzie, gdzie ten a, Fardo a, go wyciągnął. A gdzie jest Fable, nie? O Jezu. No, to, to były te marki, na, na, które, na które Microsoft grał, bo były tymi system sellerami. Mhm. No nie ma ich, nie? Po prostu Czas Microsoft obrał studia inną yy, Nie w paczkach. Yy, no tak, czy znaczy, wiesz, no jeszcze. Znaczy, teraz to już y, będzie ciężko i, prze, i przejrzeliby ten fortel, ale gdyby aktywizm. No, patrzę czy, na ciebie, przed... Embracer, który kupił wiesz, w ostatnim roku ileś 37 studiów. Milion. No tak, tylko wiesz, że aktywizm musiałoby się rozszłonkować na mniejsze spółki, które przejęłyby konkretne marki, nie? I no. Microsoft musiałby kupować poszczególne mysz, ma, małymi hapsami, no, jak, jak zisłonia. No, po kawałku, nie? Całego się nie da. Mówię, kupujesz. Kupujesz pojedynczo w dużych ilościach, nikt nie, nikt nie bacuje oka, nie. No. Kupujesz jedną dużą paczkę i od razu się robi, robi się hałas. O to, że stajesz się monopolistą. Będąc trzecią konsolą yy, na rynku. Mhm. Dalej. 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 Microsoft, to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Pojawiło Zajepista się sytuacja. jakiś czas temu, chyba w zeszłym tygodniu to było, albo tygodnie. dwa tygodnie temu. Forza 5 i 4 w jakimś, chyba w szwedzkim ms storze się pojawił jakiś błąd cenowy i można było 5 i 4 kupić za 3,50 złotówkach. Oczywiście Polaksy się rzuciły i tam milion sztuk zostało sprzedanych. To były. To były Więc te Forzy... Ludzie się forzy. cieszyli, że, że pokupowali, ale niestety Microsoft zrobił refundy, w sensie anulował te zakupy wszystkim, tak, czy znaczy wszystkim. Zwrócił... No, ilość tam, ileś osób dostało po dupie i mało tego, ci, którzy kupili te gry dla siebie chyba... A nie, dobra, pomyliłem newsy, nieważne. No, no, no. no. sorry. No. Także to były horzy w najwyższych wersjach, te, te najlepsze, zajebiste. I oczywiście Polaczki nie byli w stanie cieszyć się z tego, że mogą mieć hor horzę za 3,50. W sensie, ok, jest deal, ściągnij sobie, sieć cicho, morda na kubę, masz dwie zajebiste gry. Tak. Ale polaczki musiały być yy, polaczkami. Oczywiście na olx za moment wysy wysypało się 1,500 aukcji na klucze. co w się sensie mm -hmm. ofert na klucze na konta, po 50, nie? po 100. Nawet nie musiało być na kontach, bo jak, 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 jak kupujesz produkt, to możesz go zgiftować i przychodzi wtedy klucz. A, tak. okay. Czyli, okay. czyli znaczy, pewno konta też były, ale możesz po prostu sprzedawać, sprzedawać klucze. Nie? Jak, no, jak, no, jak no. my tam sobie coś giftujemy, to bo przycisku claim jest po prostu klucz, który no. można. Które można prze, Zaraz w drugim musie będzie rozwinięcie tego procederu, Wojtek, nie przejmuj tak, się. Tak, Dobrze więc, okay. Czekam. więc yy, oczywiście Polaksy były, były Polaksami, OLX zasypało, więc skala była taka, że już nie można było tego, tego ignorować i wycofali, oddali wszystkim kaskę i anulowali. Jak miałeś przypisane do konta te, te tytuły z tego klucza, kupione tam, to Sajonara nie ma. I to, I to jest zajebisty i to ja tak zajebiście cieszę. Jestem ciekaw, Nie ile naszy. maili i telefonów odbierają te Polaksy z OLX-a teraz. Ile, <śm> ile, <śm> ile oni sprze sprzedali tych, tych kodów za 50, za 100, za 150 zł z tym przebiciem i już. I już, otwierali szam, I już otwierali szampana i, i święta miały być tłuste i teraz to mm -hmm. wszystko trzeba zwracać. Mędarinki Tego już jestem ciekaw. Pan... mandarynki już, już były obierane. <laughs> to, tak to, tak I to jest. mnie strasznie śmieszy. Tak. A... nie... Ja, znaczy ja, ja nie wiem, czy to był, znaczy, czy był to ten próg, gdyby na przykład, nie wiem, dwa y, tysiące osób ścią, ściągnęło, po cichu, miało i się, i, i było zadowolone, to by to Microsoft przypnął na to, na to pewnie oko. Nie. A, znaczy przewidywano było, to, tak, no, no. Ale wiesz, no, prze, przegrzaliśmy koniunkturę. No. Na, następnym no. razem ciesz się z tego, że masz, a nie bądź Januszem biznesu. Kurwa, znowu słupek. Już była poprzeczka słupek, już Ale mogło zero. Dla, dla Polski. Dla horzy Nikogo. Dale... Kontynuując kwestię generowania kluczy. Tak, Microsoft się jednak poszedł już po rozum do głowy. Zobaczył, jaka jest inflacja w Turcji i Argentynie w końcu. Mm. E, bo właśnie, bo ja jeszcze chcę nawiązać trochę do poprzedniego news, bo to nie jest tak, że tylko Polaksy tam wykupują te gry za 3,50. Tylko. Ogólnie, ogólnie nie, bo wszystkie kluczownie <laughs> sprzedają gry właśnie w ten sposób. Te no tanie tak. klucze konsolowe, które się pojawiają w kluczowniach jakichkolwiek, to już niezależnie od tego, co to jest, pochodzą właśnie z takich. Yy... Z takich krajów, eee, jak Argentyna, znaczy, Turcja. Z innych gdzie... rejonów, no. tak. Z, z tym też miał taki problem, że te rosyjskie klucze nie bardzo często chodziły, bo one były tak. tańsze. Dokładnie. No, ale tak dokładnie tak, no to są, to są, to, to są, wiesz, jak, jak, jak wchodzisz na jakieś Eneby, ale, albo inne King, inne king i wyszukujesz tytuł, to pod jednym tytułem masz 10 pozycji, bo każdy klucz uh -huh. jest na inny region, nie? Uh -huh. Tak, dokładnie. I, I stamtąd to się bierze, i dlatego Microsoft też to zaczął blokować. Czyli już w Argentynie i Turcji nie kupimy kluczy Kluczy jako gift. Nie możesz kupić kluczy jako gift. Możesz to kupić jako konto, to tam podejrzewam dalej zostanie problem nierozwiązany, bo to nie jest proste, ale już mm -hmm. gifta nie zrobisz, nie? Więc startak z Jem będą musieli sobie znaleźć inne źródło. No um... nie bój synek. <laughs> To jest, wiesz, no, ja to mam świadomość, to jest, to jest ciągła zabawa w kotka, w no tak, kotka, w, w kotka i myszkę. 4 lata temu przed COVID-em jeszcze robiliśmy normalnie za, zakupy płacąc własną kartą w Argentynie i Turcji. Mhm. Potem zablokowali, zaczęli sprawdzać Binchekera, nie? To jasne, zrobiłeś sobie jasne. kartę na, na rewolucie. Na daną, A tak pojechał do Turcji walutę. kartę kredytową sobie robić. E, Nadaną w walutę. Ta działała przez, przez I pół dżinsy, roku. Czyli. Potem... I Petry. I przez Węgry wracają to, to, to keczup <laughs> to już, nie, przez, 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 przez Bułgarię, a potem przez Czechosłowację to jeszcze kne, knedliki. tak. Okay. E, potem rewoluty przestały, przestały działać, ale doładowania ładowania kont wciąż działały. Potem trzeba było przez v, v, VPN na to, to robić. To jest po prostu ciągła zabawa w kotka, w kotka i myszkę i nie ruszyliby tego, gdyby nie fakt, że w Argentynie i w Turcji szaleje inflacja. No to znaczy takie bezpośrednie kupowanie w tych, w tych krajach przestało się już, już dawno opłacać, bo się nagle okazało, że w przeliczeniu na Turcję i Argentynę wychodziła gra za 500 albo za 600 złotych, nie? Mhm. Bo, taka tam jest, bo taka tam jest inflacja. Skąd te kluczownie miały te, te klucze taniej na przykład? Nie wiem, za 150, za 180 złotych, kiedy u nas gra kosztuje 250? Nie wiem. Może z takich błędów właśnie, o których Mike wsp 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 wspominał. Mhm. Teraz na pewno będzie trudno wygenerować. Ja się w kupowanie kont nigdy nie bawiłem, bo to jest dla mnie nie, to, niebezpieczna to jest, to jest i prymitywna. Rak po prostu, ja nienawidzę tego. No, to, to, tak, no, natomiast aż... sposób się jakiś znajdzie. No, jak, jak nie Argentyna i Turcja, to będzie trzeci w kolejce. To, to, to jest tak jak z, z internetem, którego, według którego, od którego wszyscy oczekujemy, że jest za darmo. Jak wchodzisz do internetu i coś na przykład szukasz jakiegoś newsa w internecie i wchodzisz na stronę, na rzepę, na przykład, którą mówi, że trzeba zapłacić, to mówisz, nie, nie płacę, idę do następnej, najlepszej, która nie wymaga, żebym zapłacił. Ta, podcast I za do... darmo sobie jeszcze posłuchaj I tutaj. dokładnie tak samo o, będzie tutaj. No, no. No. Jak nie Argentyna i Turcja, no to może nie wiem, no, gdzie to jest w Kazachstan Może będą kody z, z Kazachstanu, bo tam jest taniej, no. także to jest... To jest kwestia po prostu przerzucenia się na następną w kolejce państwo i tylko sprawdzić, czy twój, v, czy twój VPN ma, tam, ma taką opcję na ten serwer. Nie? Mhm. I to jest ja wszystko. Czy uważacie, wszystko. Że, że gry, granie generalnie to jest luksus? Czy to jest coś, co się. Co to, się jest powinno, luksus. to jest to luksus. Każdemu należy. Absolutnie to jest, luksus. Tak, dla mnie to jest dobro luksusowe. Ale znaczy bo, ma, bo mam wrażenie, taka... że tłumaczenie tego typu ludzi jest takie, że mnie, nie stać mnie, gry są drogie, i muszę, a muszę w nie grać, nie przecież. Nie musisz. I, nie więc, musisz. więc generalnie muszę kraść, muszę, wiesz, kupować ze stron, które, wiesz, które, gdzie są gry skradzionych kart kredytowych, gdzie są, wiesz, na VPN-ach kupować, wiesz, mhm. jak gdzieś przez pomyłkę jest zrobione, i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Znaczy, okej, okay, no może to nie jest y, dobro luksusowe, nie? Bo to tak trochę nie, ciężko Moim zostawić, jest Moim zdaniem jest dobrym luksusowym. Znaczy, żeby co, człowiek... znamiona luksusowego. Jak zacz, zaczniesz się w definicję wpatrywać, no to dobro luksusowe to jest takie dobre, które ma doskonałą jakość, ma wysoką cenę, estetyczne, jest y, czasem zaburkowe, tak? To jest zabukowe, tak samo jak... To jest tak samo jak z definicją klasy średniej, no. mhm. e, jest, ich, jest ich milion. Natomiast e, do, do Prawidłowego funkcjonowania człowieka nie wystarczy mu dać jeść, spać i zapewnić be bezpie bezpieczeństwo. Żeby człowiek mhm. się prawidłowo rozwijał, potrzebuje interakcji z innymi ludźmi i potrzebuje interakcji z książką, z filmem, z, ku z kulturą, z teatrem i gry się zali zaliczają do tej puli. Natomiast mhm. są mhm. tańsze formy uczestniczenia w tej, w, tej, w, tej, w tej kulturze niż gry, bo możesz się zapisać do biblioteki miejskiej i mieć wszystkie książki na świecie za darmo. Nie dość ty... książki. To ty, nie podatku, nie to ty wybierasz tą kosztowniejszą formę. Tej socjalizacji, tego uczestnictwa w kulturze i spędzania, i, i spędzania czasu. Nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Nikt nikomu nie każe kupować konsol, nikt nikomu nie każe kupować gier. Można pójść na, na, prze, na przestawienie pod, pod, pod chmurką, można pójść do kina pod chmurką, które są organizowane w wsiach i w miastach, można pójść do biblioteki, gdzie za darmo będziesz miał dostęp zarówno do gazet, jak i do książek. W bibliotekach są nawet teraz komputery, telewizory. Nawet gry, komputery są. Gry, gry planszowe, więc masz. Ale państwo zapewnia książki. ci ten dostęp. Nie, 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 nie w świecie książki. No. Stawcie ten więc, świat książki. Więc państwo, ci, więc, więc państwo poza y, stworzeniem środowiska, w którym możesz mieć dach nad, nad, nad głową, jedzenie i poczucie względnego bezpieczeństwa, daje ci również ten wentyl, w którym możesz się udzielać w jakiś sposób i do, mieć kontakt z tą, z tą kulturą. To my. Je, czy my ogólnie, gra, gracze dysponując większym niż przeciętna ilość wolnych środków, może zdecydować się na bardziej wyra, wyrafinowane formy. I tak, jak, I tak jak mówisz, można pójść do teatru i do, i, do, i, do, i do operetki, a można kupić sobie grę, która kosztuje aktualnie 350 zł. Natomiast to nie jest obowiązek, żeby grać, żeby grać w gry i nikt mi nie powie, że mu się należy, należy grać w gry. No. <gry> Absolutnie. Dobrze, zgadzam Dobra. się z tobą. Yy, ja mam teraz pytanie do Wojtka z kolei. Wojtek, ty widziałeś kiedyś joystick na żywo? ale czy ja mam 15 lat? <grym> nie wiem, no pytam, może nie wiesz, widziałeś. Że ja połamałem joystick Dude, ja miałem, tak, ja miałem joysticków i, i cały karton tych mikrostyków na wymianę. Okej, okay, tak, to ja, teraz druga no, ja uwaga, Na Olimpiadzie ja Los Angeles Natari na łamałem, wiesz, na Okej. Okay. Ja widziałeś... no. wycinałem mikrostyki nawet z puszek aluminiowych, jak nie było części o, to... zamiennych, więc to... ty lepszy, mnie nie mógł. Lepszy ne? jeden, okay. Quickshot trójka to był najlepszy joystick. Ale w takim razie, czy widzieliście złoty joystick kiedyś? Tak. No to nie, to, to mój żart. Nie <grym> wie, <że> to <grym> <mówię>. <grym> żart wyjebany. Żart <grym> wyjebany do śmieci, dobra. Wybite zęby. Tak. <grym> znaczy, tak bo... no okej. Okay. Mów, mów, mów. Bo się złote joysticki rozsypały ostatnio. Mhm. Czy to, jest, czy to taka... jest jeszcze ważne? Czy to jest jeszcze... Nie, w ogóle. Coś, to to, było... co obserwuje branża w jakikolwiek sytuacji. To było dla mnie ważne... Ostatni raz Ktartak nie... mi kazał wpisać newsa, to wpisałem. To było dla mnie ważne ostatni raz, 15 lat temu, jak rozdawali klucz na cywilizację czwór, czwórkę, więc się zarejestrowałem i, się, i, za, i zagłosowałem. Tak okay, to nawet ja nie pamiętam tego. Cał, wtedy cał, grać. Całe, całe forum huczało. Hu, hu, Dają Prawda. klucz na okay. cywilizację czwórkę. Jezus. Tak. Prawda. No, więc redakcja Golden, nie, Joystick. joystick Golden chyba, tak? Nie, Joystick się nazywa ten serwis, tak? Joystick. joystick. Tak? No, Joystick. joystick. Uh, ma ten taki swój doroczny plebiscyt, tak jak Forum ma FGA, no, tak samo jest, jest Golden Joystick Awards. I też mają mnóstwo kategorii. Niektóre mnie nawet bardzo zdziwiły, że są. No ale hmm. rozdali nagrody i Elden Ring trochę pozamiatał konkurencją, bo nie dość, że zdobył grę roku, to jeszcze zdobył najlepszy visual design, gra hmm. wieloosobowa najlepsza. To jest ciekawa, to wybór, jest, jest ciekawy tak. wybór. Najlepsza gra wieloosobowa. Próbowaliśmy z Questem i z Kupsem tak. grać w Elden Ringa razem i Aha. mimo silnych prób nam się nie udało nigdy połączyć, nigdy się nawzajem nie widzieliśmy w grze. Tak. Potem jest jeszcze wybór krytyków, tak zwany. To też jest bardzo wysublimowana kategoria, jak dla mnie. E, coś jeszcze wygrał? Nie, chyba więcej nic nie wygrał. E, From Software zostało studiem roku jeszcze, o. Dla mnie jest tylko jedyne, jedyne słuszne ten... E, no gra roku po, po prostu. Nie, w Aha, z b no tak. na, na grę i on się zaczyna 1 grudnia. Tak. tutaj W WGA. Tak, <laughs> Tak, bo to jest jedyny, niezależny, w ogóle nie podszyty żadnymi podtekstami. Kto Ale głosuje bardzo w przy... takich joystickach, powiedzcie. Mi? Ale... Widzieliście no. tych Rzlo... ludzi, którzy głosują znacie i ufacie <grym> im. Nie. No. A ja tylko powiem na wga. głosujecie wy. wy, znacie siebie, nie? Wiecie, kim jesteście. Ja tylko dodam, że ten plebiscyt chętnie stanie się niezależny i przyjmie każdej ilości pieniędzy, żeby się stać żeby, żeby, tak. żeby stracić tą, nie, tą niezależność. By hmm. A czy podoba mi się, bo mają fajne nazwy niektórych. W sensie nie, 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 niektóre kategorie mają fajne, takie bardziej abstrakcyjne, takie, mm -hmm. takie, które kierują na tytuły, które w zasadzie nie, nie są tytułami, które najwięcej za, za, zarobiłyby, miały najgłośniejszy marketing i najwięcej ludzi w nie grało. Nie? Mm -hmm. Bo najlepsze społeczności, najlepsza premiera Early Access, przełom, udźwiękowienie, narracja to są Trzebałem wszystko fajne kategorie. Nie? Ostatnio w Szczecinie czy doszło do jakiegoś przełomu podczas tej, tej wycieczki? Przełamałeś wycieczki się? Nie. nie, ale było Nie. <laughs> ale, co, ale coś tam powiesz, czy to, jest, czy to jest koniec? Nie, to jest wszystko. No, po prostu. Aha, no. No, tak mi się skojarzyło. No, to na zasadzie skojarzeń to działa. wiesz? Jak to Aha, jest. dobrze, rozumiem. Rozumiem. Musisz być fajny na przyjęciach. No. no. Okej, okay, okay, dalej no, ten żart nie ma kontynuacji. Okej, okay, dobra. Przypomnę, tak, improv to u nas jest mm, ro, rozwinięty na najwyższych obrotach pracuje. Ja, ja się tak. szkoliłem, to wiem. Tak, tak, tak. No. Co, coś jeszcze o tym joysticku? Czy... Nie, no nie? o samym joysticku nie. tak. Bo na przykład najlepszy występ, nie wiem, czy graliście w taką grę jak Immortality. Tam była pani, która się nazywa Manon gage Ga -Ga 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 -Ga. Nie wiem, jak się czyta jej nazwisko. Garze? Pani, pani Manon, ona bardzo nagrodę dostała za najlepszy występ. Okej, okay, Mike, idź dalej. Chodź. Bo, bo zrobiliśmy ci segłę, żebyś wyszedł z tych joysticków, a ty wszedłeś <laughs> i się <laughs> potknąłem. I go. się znowu... W, no już, już nawet zębów nie masz, żeby je wybić, no to sobie język... No nie, nie mogę tak. odgryźć, bo już zębów nie masz. No, ale nie... ja chciałem jeszcze nawiązać do tego... do tego no dalej idzie. Do tego przełomu. Nie, bo no dalej te kategorie są tylko po to, żeby jedną grę wyróżnić, ten przełom. Bo równie dobrze mogłoby być to najlepsza gra Indii i Vampire Survivors nigdy by tam nie wygrało nic, ale dlatego, że chcieli, żeby coś wygrało, no to Dali przełom, no i tyle. Tyle mam do powiedzenia. No tak, ale może najbardziej innowacyjna mechanika, najbardziej gra, która najbardziej nas wciągnęła, najbardziej zaskoczyła swoim lupem, to mo mogliby wymyślać, wiesz, dla mogła of że można wymyślić pięć różnych innych kate kate mm -hmm. kategorii. Tak samo, tak samo jak była kategoria najlepsza premiera Eli Access, no bo slime rancher w ogóle nie miał szans w żadnej kategorii, ale tutaj wygrał akurat, bo, bo już wszystkie inne były pozajmowane. Znaczy nie, nie podejrzewam, żeby ktoś siadał z myślą o to, jaką zrobić kategorię, żeby Slime Rancher wygrał, ale no, jak oceniać gry z puli early access? Nie? Teraz wszystko wychodzi w early access i jest w nich przez 5 lat i to są gry. Wiesz, tak, ja, ja, minus myślę, że... kompletne. Mhm. ja myślę, że Więc... kategorie muszą się dostosować do, do, do czasów, nie? Bo my, my też, my, jak my dyskutujemy, jak dyskutowaliśmy ostatni raz kiedy w poniedziałek o tym, jakie kategorie mają, czy dwa tygodnie temu, jak mają wyglądać kategorie w, 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 FGA. w, w FGA, to zawsze w mamy z, 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 we, w K. Eee, to przynajmniej od dwóch lat mamy, tą, mamy tą, 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 tą rozkminkę. Gramy w coś, co jest w early, w early accessie, takie Grounded na przykład, i mówimy to co, to w tym roku wrzucamy najlepszą grę w multiplayer? No nie, bo to nie wyszło, bo to jest w early access. I potem mm. Grounded przez dwa lata nie wychodzi, i w tym roku rozegrajmy to co, wrzucamy w Grounded w tym roku do najlepszego koopa, do najlepszego multiplayera? No w sumie 1-0, w tym roku wyszło. A gra już ma 3 lata, i 15 milionów ludzi w nią grało, nie? I potem ktoś, ktoś odpali w, w K. I będzie chciał głosować, i po co tu robi Grounded, nie? Sześć no. lat temu w to. W to Ale w to złote częstiki się na przykład cały czas trzymają w kategorii PlayStation: najlepsza gra PlayStation i gra Xboxowa. No i tam też jest. To też jest strasznie ciężko wybrać w tym momencie, bo już nie ma tych eksów, nie? No okej, okay, Sony też... jeszcze ma ich trochę więcej, więc tam się jeszcze da coś ulepić, ale na Xboxie już jest bardzo ciężko taką no kategorię. No my też kiedyś mieliśmy, my też kiedyś mieliśmy takie kategorie z najlepszymi eksami, tylko one się zaczęły asymetrycznie kurczyć, nie? Tak tak, tak, tak jak tak, tak jak, hmm. jak mówisz. I nagle się okazało, że były 3-4 pro, propozycje od Microsoftu. No i, ja, i jak to z, z zestawiać z 10 od PlayStation na przykład, nie? No, no. Już nawet nie, nie chodzi o to, no bo, bo też głupio wygląda potem, jakbyśmy zrobili kategorię gra roku na PlayStation, bo uzbierasz tych gier, tam tyle, żeby, żeby było. No ale na przykład na Switcha i na Xboxa już ciężko jest uzbierać Cynek, dobrą pulę gier. Ale nie bój, kategoria wróci: jak tylko Activision Blizzard wyląduje, to będziemy, będzie tyle exów w, w Microsoftie. <gulity> Takie, Call of Duty Racing. <gulity> w kopie, Ejo, Diablo, Diablo, StarCraft. Wszystko. To jest wszystko. Tak. kategorie zrobimy, same Xboxowe będą. Nice. No. no dobrze. Y... Dobrze. No już nie nawiązuję dalej, bo to jest bez sensu. Kamień z serca, bo, ja mi, się powiem... bo, bo, bo mi się skończyły już żarty i, i segueje. W sensie, ta lina, którą ci wyciągałem z tego dołu, to już jej więcej nie mam, nie? Okej, okay, Także... dobra. To dwutygodniowy regularny update Microsoftowych Atrakcji. Widziałem, że do Game Passa w końcu wjechał Battlefield 2042. Wyjechał. nie mam zamiaru grać. Nie to tylko, tylko mówię o tym. I widziałem, że Kubar i Quest chyba grali w Gungrave. To też weszło Graliśmy do Game w Gungrave. Tak. Ale nie grałem I... za dużo, żeby ci powiedzieć coś więcej Aha, o tej grze. Okay. Dobra, to nic więcej nie będziesz mówił. Także to jest strzelanka taka bardzo hardkorowa, nie, nie hardkorowa, tylko taka oldschoolowa, więc sobie zagrajcie jak macie ochotę. A w kąciku uwielbienia PlayStation nie mam nic, poza tym, że widziałem dzisiaj rano nawet, zauważyłem, że jeszcze jest dostępna 25% zniżki na plusa z okazji Black Friday, który był wczoraj. Jak w sobotę? No. no, było rano jeszcze, więc dlatego mówię. Mogłem nie mówić wcale. Zastanawiam hmm. się, która opcja byłaby lepsza. <noise> nie, ale wiesz, co to, to, to nie jest nawet takie głupie? No, bo jak ktoś się zastanawia nad tym plusem, on normalnie kosztuje 400, stówy, ten, ten taki mid-tier, który wiem, oni wiem, tam mają, a, a tak kosztuje 300, stówy, więc no, stówka w suchym. To jest jednak. A jak tam jeszcze w Argentynie pokombinujesz ze zdrapkami na PSN, to, to jeszcze taniej można to wyrwać. Well, yes. No, to tyle no, w, kąci w kącikach tyle? Okay. Gol! Strzeliliśmy gola właśnie w tym momencie Robert Lewandowski, dziękuję, dobranoc To ile już wygrywamy? 2-0 Wszyscy okay. się cieszą teraz Ja tak teraz patrzę w tą rozpiskę Z grami zaczniemy Z God of Pojedziemy do Heim <grym> <grym> Co? Okej okay. Myślałem, że będziesz wyśpiewał, że pojedziemy na łów. Taka była piosenka. A nie, to nie. Spiewaliście śpiew, śpiew, na, na muzyce? E, na pojedziemy flecie, nałów, na łów, przyjacielu Ja na flecie, na flecie grałem. grałem. Lula i grałem na flecie. Na a flecie ja właśnie, też grałem. A ja ale... właśnie, pojedziemy na łów, to było moje Pojedziemy na łów. Piosenka na piątkę. Luguj. Ja tego nie znałem. Nie? Nie. A ognia Daj, lampie May? Nie, czego ja nie. nie. Ja już nie Daj, pamiętam, to było dawno. jestem starym człowiekiem. Nie, żeby też to było fajne. No nic, Anyway, fiku, fiku Miku na fleciku miało najlepsze, najlepsze piosenki na flet. To Brzmi Do akurat jak. Fiku Miku le... na fleciku. To brzmi jak pornol, ale okej. Okay. To Ta, jest pornol, nie? Biedne Sony. God of War dostał taki film. Uh... Chcecie co, co się, wy, się wytłumaczyć z tego, jak zjechaliście God of War? Nie. 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 Ja się z niczego nie będę tłumaczył. Ja ale mu jeszcze, jeszcze nie. go kopnę raz. Okay, jestem, jestem dużo, 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 dużo dalej w grze niż byłem, kiedy ją, e, kiedy o niej mówiłem. E, być może, znaczy być może, no, faktycznie jest kilka nowszych rzeczy i kilka nowych miejscówek, których nie było, więc, więc to nie jest aż tak odgrzewane wszystko z, z pozmienioną pogodą, jak, jak, jak to twierdziłem ostatnim razem, ale w dalszym ciągu trzymam się tego samego zdania, że to jest dobra gra, ale nie zaskakuje mnie niczym tak naprawdę nowym. To jest tak, po prostu dalej... Tak dalszy ciąg tego samego. Nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma nic jakiegoś takiego wielkiego, takiego miksu, nie? Nie, ma, nie? nie zrobili nic jakiegoś czegoś nowego, co by mnie sprawiło, że powiem, że, że by o oh, wow, nie? Znaczy, żeby nie było, to nie jest zła gra, nie? Tak, to, tak, ja to, dalej nie twierdzę, że ja mam podkreślić. zły czas i że, że to jest tak. zła gra, tylko mówię, no <laughs> być może moje osobiste oczekiwania były takie, że, że zaskoczą mnie czymś, jakimś nowym, mhm. nowym, nowym gameplayem, nowym, nie wiem, no, nie, nie, nie no mam nie problemu wiem. z tym, że historia jest dalej kontynuowana, nie? Historia w dalszym mhm. ciągu jest fajna i, 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 i dobrze, że poznaję jej dalsze części, tylko, tylko mówię. No, moje oczekiwania były takie, że, że zaskoczą mnie czymś nowym w tej, w tej grze. I tego, i tego, to, i tego im się nie udało jak na razie. Mhm. Ja nie jestem jakoś super daleko, ale już jestem na tyle daleko, żeby się jakoś tak mam wrażenie wypowiedzieć, bo tam i se łódką popływałem i pojeździłem za przęgiem i ponapierdalałem bosów i takie różne tam inne rzeczy związane z rozwojem postaci, z tymi skillami wszystkimi. Pływałeś I... już łodzią podwodną? Czym <grym>, kurwa? Czyli nie. USS z Olimpem <laughs> spływałeś? USS z Olimpem, okej, okay, dobrze. Nie, nie będę ciągnął tego wątku. W każdym razie. Ta to jest gra... żart, jakby ktoś się kurwa obraził, że mu zaspoilowałem coś. Nie ma uh -huh. żadnej łodzi podwodnej. No dlatego tak, tak. Trochę jest, no ale okej. Okay. Trochę jest, okej, okay. dobrze. Ja mam z tą grą problem taki, albo nie, ja nie mam z nią problemu, ale moim Aha. zdaniem jeśli ktoś ligał w, w pierwszą część, to on totalnie nie będzie wiedział o co chodzi. Nie, to jest to jest, swój, to jest DLC, tak. To... Ale nie, ale to, to jest gra zrobiona po to, żeby ludzie, którzy grali w pierwszą część, mieli dalej fajny czas, swój taki jaki spędzili w jedynce, ale gracz, mhm. który chciałby w to wejść tak na dzień dobry i spróbować w ogóle Godowara, on się odbije, bo ta gra go przytłoczy wszystkim, co jest. Włącznie po, poczynając od rozwoju postaci tych wszystkich tam drzewek. Całego ekwipunku, inwentory, tego, że możemy sobie założyć tam kijek do kijka i dziurkę w kijku, i jeszcze wymienić ten kijek potem na 13 innych kijków, a jeszcze potem go ozdobić kamyczkami, to to jest po prostu, to jest jakaś masakra, co się wyrabia w menu. Ono jest tak nieczytelne, że ja nawet grając w tego gadowora pierwszego, skończyłem go, pamiętam jeszcze mniej więcej fabułę, o co tam chodziło, ja po prostu. Tam jest taki kociokwik na ekranie, jak się wchodzi do inwentory, że ja nie wiem co mam klikać. To jest po prostu tragedia. Ale no, tak o... wiesz, inwentory to jest, to jest jedna rzecz, ale, no. ale zaczynanie tej serii od dwójki to jest dla mnie jakaś herezja. No, no to tak, to znaczy, czy to jest stoi problem. Ta, ta ta gra, to jest, to jest historia, nie postacie i Prawda. ominąć całe arki wszystkich postaci z pierwszej części, to jest dla mnie w ogóle to jest bez sensu zaczynanie. Dlatego dlatego dwójki. mówię, bo y, ja to samo miałem z, z Horizonem i to samo jest, byłoby na przykład w... mm. Nie, źle, nie, nie, dobra, nie będę ciągnął tego wątku, nieważne. Mm -hmm. Chodzi mi o to, że robiąc dużą <gry> y, grę na tyle dużą, że ją wydajesz osobno, powodujesz, że mogą sięgnąć po nią ludzie, którzy nie grali w ogóle w podstawkę. I to, że ty zrobisz minutę filmiku, który pokazuje, że coś tam się działo fabularnie, to wcale mm -hmm. nic nie tłumaczy i kompletnie tym ludziom nie pomoże. Bo ten, naprawdę... filmik ten filmik wprowadzający jest e, słaby, akurat. Jest strasznie słaby. słaby. Mm -hmm. O Jezu, jak on jest słaby. On totalnie nic nie tłumaczy. Ja się, wiesz, tym, ja, ja myślałem sobie, okej, okay, myślałem sobie, okej, okay, to odpalę sobie tak ten filmik przypominający, wiesz, usiadłem jak do oglądania odcinku z, z, z serialu, a zanim kubkę ułożyłem, to już byłem z powrotem w menu głównym, nie? <laughs> jeszcze, Dokładnie. jeszcze ci się je pianka w kakałku nie roztopiła, nie? No, ej <laughs> hey, no moment, moment, ja w to grałem, ale tak dobrze, to, to ja tego nie pamiętam, no ja nie? tak samo <laughs> miałem, no, no. Ale, ale okay. mówię o tym, że wiesz, można zacząć Uncharted, nie, od którejkolwiek części i bardzo szybko dojdzie do tego, okej, okay, ten gość jest poszukiwaczem, to jest Indiana Jones, nie, generalnie, mm -hmm, i on mm -hmm. jeździ po piramidach i szuka skarbów. Możesz zacząć, możesz nawet w Milesa Moralesa zagrać bez grania w Spidermana, to jest, tak. nie, nie stracisz tak naprawdę nic, ale zacząć od, od gadłów Ragnarok bez pierwszej oh, części, wow. to dla mnie w ogóle no, z, to jest no. bez sensu. No, tym bardziej oni tam się próbują trochę tym kodeksem ratować, rzeczywiście jak w niego wejdziesz i poczytasz, to tak zaczyna ci coś świtać, ale nagle wiesz, jedziesz, a tutaj cię Freya atakuje totalnie nie wiesz w ogóle skąd to się wzięło, ona cię napierdala, a Kratos się próbuje bronić, teraz taki biedny gracz, który wchodzi, wchodzi w tą serię, no w ogóle nie będzie wiedział o co chodzi, naprawdę, to... Ja miałem też taki moment, bo ja już też nie pamiętałem dokładnie tej fabuły. Wiedziałem, że tam wiesz, postacie, nie? Jeden, drugi, tam Baldur, Freja, bla, 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 bla. Yy, to, to jeszcze pamiętałem, ale ja już nie, nie pamiętałem, za co ona go napierdala, nie? A się okazało, że go dalej tłucze. Tak, tak, tak. No. Ona I to, dalej jest, to, jest, to, jest, to jest problem tej gry, jak najbardziej. E Poza tym ona mi, się, ona mi się podoba. Ona mi się podoba graficznie, na co wiele ludzi narzeka, moim zdaniem. I nie wiem dlaczego, trochę niesłusznie, bo ta gra jest prześliczna dalej. Nawet w performance modezie ona po prostu no, wygląda nieziemsko. No, ja gram tylko w performance mode. No, innego, ja innego trybu nie, uz, nie uznaję. No. Znaczy, ona, ma, ona wygląda tak samo jak poprzednio, nie? A mam wrażenie, że część ludzi też miała oczekiwania na to, że skoro ona już jest wiesz, ona już jest zrobiona. Właśnie nie jest zrobione, bo jest zrobione. To właśnie nie, jest, to jest no. to jest kolejny problem tej gry, bo no. ona ma dalej loadingi, dalej ma te znaczy te ukryte loadingi, czyli Ta, to czekajecie, a e, się, e, się te, nie przy, jak tak, tak. jak się łazi tak. po tym po tym drzewie takim niebieskim i czekasz, drzwi To pojawią, drzewo to, jest to, mówię, tylko pod loading no, zrobione. Ono no, totalnie tak, to jest, jest niepotrzebne. Tak, to tak, 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 my to tak, robimy, tak. ja mówię, po co to jest? Dawaj mi tą grę, nie? Tak. To jest ukryty loading. No, tak samo te takie klasyczne przejścia nie? między wąskimi ścianami, mm -hmm, aby, aby mm -hmm. wczytać kolejne rzeczy. To jest prawda. Tak. Ale mówię, no chyba mogły być oczekiwania takie, że to będzie, wiesz, taki super turbo graficznie, wiesz, cukierek na, na PlayStation 5, a, jest, a wygląda jak poprzednio, nie I może to ludzi rozczarowało. Ona wygląda, mm -hmm. ona wygląda bardzo dobrze, ta gra. Ona w dalszym ciągu się trzyma. Krasne. Ale dalej yy, mam. I co warto grobie? powiedzieć? Yy, Całkiem nieźle działa na PlayStation 4, z tego co, co wszyscy mówią, którzy grali Okej, okay, nie miałem sam... okazji uruchamiać, więc się nie wypowiem. Ale ja dalej mam problem z tą walką. Tak samo jak miałem problem z tą walką w jedynce, ona jest zbyt skomplikowana i ja się po prostu gubię w niej. I to, to nie jest problem tego, że ja jestem stary i nie domagam, tylko Jesteś to jest stary, nie problem nie tego, że ta gra za dużo rzeczy naraz oferuje. Ja nie wiem, to... czy pamiętasz Mike, ale ja wspominałem o tym w, 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 w czasie recenzowania pierwszego gadowora mm -hmm, mm -hmm. i mi się strasznie oberwało w mailach potem za to. Pierdolę <noise> głupoty, że walka jest świetna, więc teraz już trzymam mordę zamkniętą, ale, ale walka, się może z być, walka może być świetna i ona jest fajnie zaprojektowana, w sensie takim feeling walki jest zajebisty, bo jednak tłuczesz i, i wiesz. Te, te wibrują, te wszystkie cycuchy tam w tym padzie PlayStation, to jest zajebiste, wiesz, samo poczucie to, jak ci ten lewiatan wraca do ręki, jest takie, masz tu takie pierdyknięcie, nie? To jest wszystko mm -hmm. super, ale jest tyle możliwości i tyle jakichś kombinacji, że ja wchodzę do menu, dokopuję się do tego skilla i mówię, aha, dobra, tu tu L2, tu R, aha, muszę R1 wcisnąć, ale muszę mieć naładowany ten lewiatan, dobra, zamykam menu, Podchodzę do pierwszego przeciwnika i mówię, jak to było, czy ja miałem mieć to naładowane? Ja miałem tym rzucić, czy miałem tym zrobić inaczej? To jest po prostu zbyt skomplikowane. Tartak, nie w to zdanie, e... bo to jest... A to jest się... zbyt skomplikowane. Tak, tak, tak czy my się śmiejemy, bo jesteś. A ja, nie się... mam, ja nie mam, nie, ale śmieją. naprawdę, ja nie mam problemu z sąsami, na przykład, gdzie walka też jest skomplikowana i też jest wymagająca bardzo. A, a tutaj po prostu ja nie pamiętam, jakie są kombinacje. I na znaczy, przykład ja myślę, że to jest rzeczą... problem. To Czekaj, daj mi, jeszcze, tego? daj mi jeszcze dokończyć. Główną rzeczą, która mnie wkurwia, to przełączasz się pomiędzy na przykład Bladesami a Lewiatanem. I gra nie pokazuje mi tego, którym d ja to powinienem zrobić w lewo czy w prawo. I ja za każdym razem chcę to przełączyć i nigdy nie pamiętam, czy leviatan był eee, na prawym d czy na lewym. Naprawdę, mi, mi to jest akurat prawda. Mi też to mnie bierze. Ja się muszę zastanowić. Który mam wcisnąć przycisk na D-padzie, żeby przyłączyć na blady. No bo taki i... moment, że grałem i sobie mówiłem prawo-topór, prawo-topór, I ja po prostu nie rozumiem, jak taka gra może kandydować w ogóle do gry roku, gdzie cały interfejs nie, no, i, i UX-owo... Nie, bo ta gra może kandydować do gry roku pod względem graficznym, narracji, postaci, cutscenek, to jest wszystko top notch. Ale fundamentalne rzeczy są dalej w niej spieprzone. No i ja sobie nie dam powiedzieć, niestety. Dla mnie no nie tak samo być, może nie być. Może wiesz, do gry roku. Jak może być Elden Ring, że skoro znowu to jest to menu, wiesz, z 20 lat? Oczywiście, zgadzam się, zgadzam się. To tak, to ja żadna, gra by żadna gra by nie wylądowała. Żadna gra nie, nie wylądowała. Najlepsze gry mają być w grach roku. 100% się zgadzam z Majkiem, tak ma być. No. też ktoś. Drodzy gracze, którzy piszecie teraz maile, tak. pamiętajcie, że ja jest. To oni są, nie ja. Ja chciałem. <laughs> Próbowałem. <laughs> Oni nie rozumieją tego. I żeby nie było, no, bo mi się nadal, nadal mi się podoba yy, i lubię w to grać, ale ta gra ma swoje problemy i to, to nie są problemy takie, że to są drobnostki. To są po prostu. Tam jest za dużo naraz. No i tyle. Powiem wam, że ja sobie po tym, jak rozmawialiśmy po ostatnim nagraniu, przejrzałem sobie dokładnie menu, bo tam też narzekaliśmy na kilka rzeczy mm -hmm. i pozmieniałem sobie w menu masę rzeczy, na przykład, że mi się rzeczy same podnoszą, że nie muszę napierdalać X-a, tylko wystarczy, że go wcisnę. Ale tam i jest i dużo i... tych opcji. Jest ile tam jest opcji tych I quick -time eventy przechodzą i powiem wam, że jak to sobie zmieniłem, to się, mi się o wiele fajniej gra, jak sobie zrobiłem łatwiej. Nie będę kłamał. No tak, tak. Poza tym elementy QT w grze z 2022 roku jesteście sami. Dlaczego włączyłem je sobie na jednego klika? Jest o wiele łatwiej, o wiele ciekawiej. No, no właśnie, no przyjemniej właśnie. mi się gra. Mam Ale bardziej, szacun... te QTE to jest bardziej takie, wiesz, takie oczko, oczko dla ku PS2. Wszystkim, tak? ku wszystkim tym starym gadoworom, które to było, wiesz, no może, to był QTE Fiesta, ta, tak naprawdę. No, może nie załapałem żartu, no po prostu. Ale, Ale mam pretensje na przykład do tego, że za mało mam dużych potworusów, wielkich smoków, jakichś gigantów i, i tak Ale dalej. Ale tak dla doszedłeś mnie... daleko, czy doszedłeś blisko? Bo... Myślę, że jestem dalej niż ty. No, bo ja, ja nie mam bo takiego ja... wrażenia, że jest mało potworów. Bo jak ten, bo jak nie płynąłeś łodzią pod podwodną, to ja jestem dalej niż ty. Okay. <noise> Again, do wszystkich, którzy się nie ma łodzi podwodnej. No dobrze, no to nie o wiem, jest, nie, nie na przykład się, ten, ten potwór, się którego, płynie pod wodą. o, o którym Mimir opowiada, tam na, na środku wody, no jest zajebiście zrobiony, na mnie to robi wrażenie na przykład. Ale nie, nie, ja mówię o potworach, z którymi się walczy. Aha, no okej, okay. no ale na przykład sama walka, no nie, nie wiem, czy tutaj, nie, chuj, powiem. Yy, Powiesz. Nawet, Tylko nie spojuj, tam... jeżeli chcesz powiedzieć. Nie, no dobra. No to nie to nie mogę powiedzieć. No. Ale mi powiedz. No z kim się mi może mi walczyć w mitologii kim? nordyckiej, no? Przecież nie Jest z, z Nordem. faraonem. Mamy ostatnią napinku z, z tymi ze spoilerami. Ze spoilerowcami, tak? Dobrze, to nie tak. będę mówił z kim się walczy. Ale mi się podobała na przykład ta walka. Jedna z pierwszych walk. Yy, z tak gościem. Może. że... No dobra, no ale to jest. Może ktoś ta walka. ma Gadowłora pod choinką i czy nie grał. Tak, a wy mu dokładnie. powiecie, z kim się walczy. Z... Dokładnie. No, zamknijcie mordy Więc i nie Więc nie będę mówił, ale po powiedział, powiedziałem, że bardzo mi się podobała ta walka, jest mega widowiskowa, jest super udźwiękowiona masz ale nie ma power takich, nie w ma, tym... nie ma takich jak w starych gadoworach takich spektakularnych, jak, że jak się wspinasz po tych przeciwnikach. A nie, to i tego rzeczywiście są... nie ma, to prawda. O, oni, są, oni są, są wielcy jak budynki. Wiesz, no, no to, tak. ta, takich, takich to nie jest Shadow nie. of the Colossus, to ma być God of War, który leje tam wszystkich. Ale God of War taki był właśnie. Okay. Walter, tak. Nie wiem, jak daleko jesteś, ale... E, daleko. Ale tak jeszcze wracając do samej walki. sorry, że tak trochę chaotycznie, ale mi się przypomniało teraz. To... Mnie walka, ta gra, ten God of War Ragnarok przypomniał mi, że walka w tej podstawce to samo mi przeszkadzało. Czyli ja za długo muszę tłuc pojedynczego ludka, żeby tak. on zginął. To, tak, jest, ja mam, to jest za dużo. Mam, mam naj, najniższy poziom trudności, a i, i, i tak muszę go 15 razy uderzyć, żeby on, żeby on zginął. Chciałbym, żeby ci no. przeciwnicy ginęli szybciej. Tak, tam są oczywiście są te niuanse typu, że traw go najpierw tym mieczem, nie, znaczy nie mieczem, tylko toporem, zamroź go, to wtedy będziesz mógł go łatwiej napierdalać bladecami i odwrotnie podpal go, to będziesz mógł lewiatanem mu poprawić. Tylko, że zanim ja sobie przypomnę, na którym się lewiatana wybierało, to ten przeciwnik już mi ucieknie, nie? I to prawy jest. Topór. Prawy, topór. Prawy, topór. Prawy, topór. prawy topór, prawy topór, prawy topór, prawy topór, teraz już będę wiedział. No, no, no i to jest to właśnie, nie? Że tam za dużo, za dużo jest takich detali i niuansików, które trzeba pamiętać w tej walce, a ona jest, tam się jednak napierdalasz, nie? To nie jest tak, że tam masz czas, żeby się zastanowić nad tym wszystkim, a jeszcze musisz parowanie mieć, jeszcze rolki, jeszcze te wszystkie uniki, a tutaj strzelają do ciebie yy, z tego. Z jakiegoś bloba trującego, a tu jeszcze Atreusowi musisz powiedzieć, żeby strzelił. No, no wszystko to jest kurde yy, dużo tego. No, jest. no, stary jesteś. Ja nie, tylko powiem, że. Nie, nie, jestem stary. Ja tylko powiem, że po łodzi podwodnej przestałem robić questy po, po, poboczne i skupiłem się teraz tylko na głównej misji. Bo no, sobie... W, w jednym hmm. miałem to samo. Że nigdy, tej gry, że nigdy tej gry nie skończę. A w, w, w ja to zrobiłem wszystko, łącznie z walkiriami. Z, z, z no to ja nawet walkiri nie, nie robiłem. nie. I z arenami, których, których nienawidzę. Mm -hmm. tak, Podoba mi się ja poziom to, trudności tych walk, bo on jest, jest całkiem spoko, tylko tak jak mówię, za dużo jest w nich detalu, jak dla mnie. Okej. Okay. A, ja, a ja z kolei, ja sobie mówię, graj, Kuba, skończ to chociaż. Skończ, że mm -hmm. jak będziesz się, jak się wpierdolisz w kropki i w ten... W w puzzle i tak dalej, ale jakoś nie mogę, nie wiem, czy OCD, czy coś, nie, nie pozwala mi gdzieś nie. Ale te puzle są obok. dobre. Nie, nie, ale nawet nie jakieś wszystkie. takie, wiesz, widzę listę, nie? Bo tam jest lista takich rzeczy, które masz do zrobienia na tej mapie, nie? Do podniesienia. No jest, I Już mam wychodzić i widzę, że coś jednego nie. mi zostało i widzę ten znak zapytania, jest po drugiej God Zostaw, it. zostaw to, idź dalej. Zostaw, tak. Ale nie, kurwa, wsiadam w tą łódkę, wiesz, i, tak. I, i płynę do. No. No, dlatego ja przestałem to robić. Nig Nig Miałem, nigdy że w to nie grać. wyjdę. Nie, gram, ale eee. nigdy nie wyjdę, jak będę robił te wszystkie Nie, rzeczy. no jest, jest, jest kawał dobrej gry ze swoimi wadami, których nie, na, nie zmienili w, od pierwszej części. Dla mnie to, to absolutnie nie jest gra roku, niestety. Ja tam głupo dopowiadać. Ludzie nie wy. Okay. – Po pierwsze, to zdecydowanie będzie w będzie wK. Będzie w, w, w w ga. A, po drugie, w ga. Ja, się, ja się zgadzam, bo to jest przecież rezydent nie, także. No to, to już w ogóle. To już... Błagam cię tartak w ogóle Ty nawet nie będzie z nami nagrywał chyba już w tym czasie, ja podejrzewam. Okay, dobra. Czyli wolne. <laughs> no ale coś jeszcze o tym Gadowłoże powiecie? Czy, czy tak od razu koniec? No nie, czekałem głównie na twoje, wiesz, twoją opinię. Ja mówiłem, na początku powiedziałem, okay. że generalnie to, co powiedziałem ostatnio, to, to, to podtrzymuję, faktycznie pojawiło mm. się odrobinę więcej rzeczy, to nie jest tylko remix tych starych miejscówek, które mm -hmm. były, jest, jest, są nowe, gramy nowymi postaciami wręcz i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej, więc to mi się podoba, ale... Mnie, ale... mnie bardzo... Sorry, dokończę. Ale, ale no mówię, no w dalszym ciągu, dla mnie to jest po prostu takie, takie większe DLC, tak, takie mam mm -hmm. odczucie niż, mm -hmm. niż coś totalnie nowego. Mnie bardzo przytłacza ta gra, jeśli chodzi o rzeczy, które się zbiera, ile ich jest? Co ja mam wybierać, jakie ja mam je upgradeować, bo ja mam wrażenie, że wiesz, gra mi na pier... podaje mi jakiś gówniany toporek, który mam od samego początku, mogę go wylewelować do siódmego czy tam szóstego poziomu, a za chwilę podsyła mi trzy inne toporki. No może toporki. Które nie, zaczyna się na tarcze trzy... poziomu. Tak, yy, dają mi trzy inne, trzy inne tarcze. To po co ja mam lewelować tą pierwszą? Jaki jest sens w ogóle w tym? Dlatego, jak dwa tygodnie temu o tym mówiłem, to się śmialiście ze mnie. Ja niczego nie leveluję, bo to nie ma sensu. No właśnie, i dlatego. Bo fabularnie za dwie godziny dostanę topór, który startuje na czwartym albo na piątym poziomie. Dokładnie, o to mi chodzi. jest bez sensu. Dlatego to Ja się śmieję, bo mówisz, że nie lewelujesz, ale dostajesz tyle rzeczy, że możesz wylewować pierwsze i dostaniesz mocniejszy, będziesz wylewował mocniejszy i zaraz ci wpadnie wiesz, piąty i będziesz dalej levelował. To nie jest tak, że jesteś, wiesz, jesteś, podpisujesz cyrograf kurwa z szatanem, że teraz musisz się utrzymać tego pierwszego, bo wsadziłeś w niego wiesz, czas, pieniądze i, i, i wiesz i krew. Pieniądze trochę, jak najbardziej. Huck Silver. No. Tak. Zapłaciłeś, no. trudno, masz teraz lepszy. Leveluj ten, zaraz ci wypadnie jeszcze lepszy. Trudno, i go, miał... masz lepiej, no. A wy się musicie przywiązywać do, bo, bo po pierwszym i wsadziłem w niego dwa levele już muszę z nim być do końca gry Cztery. i teraz się czuję źle. Cztery. Cztery wsadziłem. Trudno. Trochę musimy, no. no, trochę tak jest. Także grajcie w Godowora, to jest dobra gra, nie słuchajcie starych dziadów. Yy, ta warstwa narracyjna mi się mega podoba, mam wrażenie, że ona jest, właśnie, tu, tu w sobie też powinniśmy trochę się zatrzymać a ja... przy tym, bo... no. zanim za, 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 za się grupiem. Bo oni, jak ja się podróżuje, to nie często rozmawiają ze sobą, nie? O Boże, to, Ale jest ja bym taka. bym powiedział, że tak. są momenty, kiedy oni nie rozmawiają w tej grze. A, a właśnie nie, ja mam pretensje, że za późno zaczynają rozmawiać od wejścia na łódkę albo na sanie. Bo, mhm. ja, bo ja często jak, jak, jak czyszczę mapę, to ja zdążę zejść, a oni dopiero dwa zdania mhm. zdążyli powiedzieć. Mimi że. Nie, nie przedstawiłeś czasami tam tej, tej opcji. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Okay. Oni za późno za, zaczynają gadać, ale miałem taką sytuację, że w pewnym momencie jest coś takiego, że jedziesz na tych saniach i jest quest powiązany z tym, że wilki, które ciągną sanie, mają zwęszyć coś, nie? Mhm. I jest tak, że. Mimir coś mówi. O, bracie, a pamiętasz o tym? A Kratos mówi, e, wilki coś zwęszyły. E, a za chwilę on mówi, co, co się stało? A Kratos mówi, wilki coś zwęszyły. Wę... Z aha, aha. Ej, bracie, a pamiętasz tą historię? <laughs> Czekaj, bo wilki coś zwęszyły. Co, o co chodzi? A, bo wilki coś zwęszyły, okej. Okay ej bracia, pamiętasz tą historię? I miałem tak, że oni przez trzy przez, przez minuty nie mogli za, zacząć tego dialogu, bo ilekroć Mimir zaczynał dialog od, od ej bracie, to, mm -hmm. to Kratos mu przerywał, bo mówił, że wilki coś, co, coś zwęszyły, a on znowu, ej bracie, nie, nie, nie bo wilki coś zwęszyły, nie? E, mi, się, mi się mega podobają te rozmowy, podobają mi się detale, które są w tych rozmowach, podobają mi się detale, które są nagrane tylko po to, żeby się odpalić, wiesz, trzemu 3%, 3 graczy gdzieś tam, jak podchodzisz do jakiegoś miejsca, to się zaczyna dialog, który w ogóle byś pominął, gdybyś tam nie podszedł. No masa jest takich rzeczy, nawet ten, ten pierwszy, ten, ten moment, który opowiadałeś, tak poprzednio na poprzednim podcaście, jak się wchodzi do domu tych tam Sindriego i tego, tego drugiego, no. gdzie on mówi, że, że to, o, tam do, to nie czyścicie butów, rozumiem. No jak... Nie wchodź na te schody, one, tak. się, one cię nie, nie, nie wytrzymają, nie? Twojego tak, dokładnie. Tam, tam gdziekolwiek nie podejdziesz, tam coś. On, 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 to jest nawet tak fajnie zrobione, że on nie stoi przy tobie, tylko z drugiego pokoju krzyczy, nie? A nie, nie, tam nie podchodź, tak. bo te schody cię nie utrzymają. I, i w tej tak. grze jest bardzo dużo takich, takich rzeczy i mi się to niesamowicie podoba, jakie to jest takie właśnie przywiązanie do detalu. Okay. tak. Ja przyznam wam się, że trochę nie rozumiem tego hejtu na, na te szybkie podpowiedzi do zagary. Ja też nie. Nie, w ogóle praże... tego nie rozumiem. Mam wrażenie, że ludzie traktują tę grę jakby, kurwa, nie wiem, w Sokobana grali i od razu tak. im dali, wiesz, rozwiązanie na dzień dobry. No kurwa, tak. masz przesunąć masz, po którym masz przeskoczyć. No nie pierdol, że, no. że jesteś oburzony, twoja inteligencja została, wiesz, obrażona tym, że tak. ktoś ci powiedział, a co jeżeli użyjemy tego masztu? No. No dokładnie. A. A, a, a mi to, a mi to prze, 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 przeszkadza. Za szybko mi dają podpowiedź. Ja do tego okay, sam no to dlatego dobrze. masz tą opcję też. No i, i też rozwiązali ten problem sensownie. No ale, to a, nie i, są aż, no... ale to nie są aż takie puzzle. To nie jest jakiś taki, no. że wchodzisz w arenę i to są takie specjalnie zrobiony jakiś bardzo przemyślany puzzle, który, który yy, no ale chcą, to, żebyś ale ty jest... rozwiązał. Ale to jest moja zagadka, ja ją chciałem rozwiązać. Jeżeli, ona była, jeżeli, to nie, jeżeli to nie był puzzle i nieistotne jest, jak ją rozwiązać, to po co ona tam jest w ogóle? To nie róbcie mi tego potykacza, choćby napierdalać dalej. Ale tu w sumie Tartak ma rację. Tak, no, zgadzam. Po co? Po co, no, po co bo... robić zagadki, które się same rozwiązują? No. No. Żeby, nawet nie jest, że tam rozwiązuje, że się, no, to, bo... że graczy, wiesz, bo, dla przesuwa mnie... ten... Ale ja wielokrotnie mówiłem, że dla mnie jest yy, atrakcją znaleźć rozwiązanie zagadki, a nie to robić. Ja często tak mam, że już wiem jak, a mi się nie chce tego robić. A tutaj jest, jest tak, że oni mi zabierają tą jedyną przyjemność, bo od razu im mówią jak <laughs> i potem ja muszę się kuwać, aha, w tym miejscu już... Też jak ten, bo to potem jest ta opcja topora, który się odbija od tych kryształów, nie? Mm -hmm. Czy tutaj trafię? Nie. ok to przesuń się jeden piksel w lewo. Czy to tu To byś chciał, co? Nie. Tu, tu, tu to byś chciał żeby się pokazali tą ścieżkę, którą on ma lecieć. Ehm, ale tą jak ścieżkę Berhardzie, można włączyć. Ten, ten całą trajektorię, jak się Tą odbije. ścieżkę można sobie włączyć i ja tą ścieżkę sobie, wło, sobie wło, 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 włączyłem, nie? Ja Aha, chcesz, tu jest okej, okay, tak? Tu chcesz Tak, uprosteń, jak chcesz ale... mi jak chcesz mi pomóc, to weź to zrób za mnie, a nie mi mów jak to trzeba zrobić. No właśnie. Właśnie, ja potrzebuję, no po, ja, ja potrzebuję, po, ja potrzebuję pomocy w robieniu, a nie, a nie mówieniu, co trzeba robić. Bo co jest... trzeba robić, to ja, ja lubię do tego dostać. O a jakbyśmy użyli tego masztu, to jest nie, to jest obrazem. Zamknij mordę, tak. kurwa, wiedziałem, że tak. ja ja to zrobię. Tak. Dokładnie Ale tak. Ale tak. włącz ścieżkę ja, że... pokazania, jak leci topór, bo nie chce mi się, wiesz, 3, 3 sekund zobaczyć gałkami ocznymi, gdzie to może polecić. Dokładnie tak, widzę, że Kubar wiesz, o co chodzi, My w tym samym obozie. Mm -hmm. <laughs> Rozumiem już wszystko w takim razie. Eee. Wpisuję cię na listę te, 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 tego listu, co będziemy go Proszę, wysyłać. prezydentem to... nie zrób. <laughs> kurtka jest w drodze. Dobrze. Jak myślicie, już wszystkie maile wysłali, czy jeszcze kopiemy Kratosa? M czy mogą, mogą wysyłać, ja już więcej nie będę o tej grze mówił. Okej, okay, dobrze. Hmm? Także God of War Ragnarok absolutnie nie jest to gra roku, ale bardzo dobra gra. Dalej. Ważone 2.0 i ważone DMZ Beta. Proszę bardzo, ja chcę posłuchać o tym dmz -cie. Kto to gra? No nie wiem, dlatego kto to gra? pytam, kto wpisał. Myślałem że, myślałem, że ty pisałeś, Mike. Widziałem jak grałeś. Ja nie. Czyli nie. Aha, no to lecimy dalej. Co tam jest na na <laughs> to kto to wpisał i po co? Ja wpisałem. Ja wpisałem, bo gramy... To jest nasz nowy... Nasza nowa gra e e aktualnie w sensie ta multiplayerowa gramy. W zasadzie, ale ty tam w zasadzie, też coś zabijasz, czy tylko dla towarzystwa jesteś? Nie, w zasadzie ja przeszkadzam w zabijaniu no, i pomagam no, właśnie w zabijaniu pozostałym, pozostałym dru, drużynom. Nie, ale od premiery Warzona regularnie gramy razem co wieczór. Prawie ekskluzywnie gramy w ten nowy tryb DMZ, który jest jeszcze w becie. Mhm. Liznęliśmy też klasycznego Warzona w czwórkach może od tego zacznę? Zostaliście w pierdol, poszliście spać. Nie, dobrze nam idzie. Czemu, o, tak, mówisz? Idzie nam Czemu tak mówisz? Nie idzie nam Mogę ja powiedzieć? Mogę powiedzieć ja e, nie, ja wiem. powiem. Idzie nam do, do, doskonale, natomiast nie mhm. podobają mi się te, te zmiany, które weszły do, 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 do Warzona. W sensie Warzone zaczynał jako przedłużenie Battle Royale, które były wtedy popularne. Na rynku miał pewne uproszczenia w zarządzaniu ekwipunkiem, ale miał to zarządzanie ekwipunkiem, modyfikowanie broni, nakładanie różnych końcówek, lunet, tłumików i tak dalej. To wszystko wyleciało za okno. Do tego mam wrażenie, że albo się mapa skurczyła, albo się pojawiło, zajebiście dużo więcej graczy, bo teraz gdzie byś nie wylądował, to od razu jak czujesz, jakbyś wylądował w meczu multiplayerowym, w, 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 w normalnym deathmatchu. A czy znaczy, wiesz, dlaczego to zrobili? No, bo zrobili to pod streamerów. Ponieważ ta gra była, wiesz, to był tryb, który grali w streamerzy, ale był na początku nudny. Nie? Każdy zaczynał, trzeba było zlecieć, nic się nie działo, podnosił rzeczy, chodził no. po domkach, podnosił magazynek, trójkę, magazynek, czwórkę. To było nudne. Tak, teraz jak streamer teraz pomyślę... A teraz streamer wyskakuje z samolotu. Nieważne, gdzie poleci, ma 50 osób na sobie, bo jest, bo jest 150 osób w meczu. Tak. Znaczy, dla mnie to jest rozczarowujące. To ja, tak, ja, gram, ja, 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 ja gram w Battle Royale po to, żeby wylądować, poszukać, dozbroić się, przebiec, uciekać, taktycznie do, do, do tego podejść, gdzie korzystniej jest być na mapie, żeby y, sytuacja, kółko albo inne szalejące się ekipy wyeliminowały jak najwięcej przeciwników, żebym ja tylko przyszedł i zebrał śmie, śmie, śmietankę. Ale jeżeli się gra tak jak streamer, to trzeba. Być od razu w gnoju. I teraz, jak sobie, jak sobie pomyślę, jak oglądałem doktora, to on zawsze biegł tam, gdzie były strzały, nie? Mhm. Bo on potrzebował się przez cały czas strzelać. Natomiast teraz jest tak, że gdzie byśmy nie wylądowali, nawet jak lecimy za kółko, na skraj mapy albo coś, to jest 10 osób najmniej wkoło nas. I czuję się, jakbym lądował w, de w dead match. Jakbym się chciał non-stop strzelać intensywnie, to bym się grał w normalny de dead wtedy, nie? A nie w warzone. Ja wiem, że to brzmi dziwnie że narzekam na to, że w wstrze Strzelance zrobili tak, że się muszę przez cały czas strzelać, ale dla mnie ba Battle Royale trochę, trochę, trochę inaczej je widziałem przez, in przez, przez inny pryzmat. Hmm. Więc to no, ja, ja się ja... zgadzam z tak samo. Ja nie przychodzę, wiesz, do, nie, nie odpalam Battle royale, żeby, żeby wskoczyć momentalnie do jednego dużego multiplayera. Omijam, wow. omijam celowo te tryby. One są. Fajnie, że ludzie w nie grają i je lubią. Ja je omijam, bo ich nie lubię. Spodobały mi się Battle royale, bo też mogłem kombinować. Wiesz, mogłem sobie myśleć, obejdę krawędzią mapy, nie? Spróbuję dojść do, do ostatniego kółka Wiesz, po cichu i weź, jak się będzie ten. Tutaj się nie da. To, już, to jest zrobione tak, abyś po prostu momentalnie po wylądowaniu już, już był, w, już był po, wiesz, po pachy w głównie i musiał się strzelać. Jak nie podniesiesz czegoś, lądujesz na guagu, który ładuje się, kurwa, w dwa tygodnie. Eee, Nadal się ładuje jest... tak długo, jak poprzednio, tak? Tak, okay. ta, ta. rzucasz się kamieniami, bijesz się z ludźmi, którzy czekają na swoją kolejkę w guagu. Eee, Głag jest... Głag jest też e, zrobiony pod streamerów, bo od razu wszyscy mają, wiesz, niebieskie kamizelki. Kamizelki dwójki, e, losowe, losowe bronie. Jeszcze chodzi Juggernaut między tym wszystkim, wiesz, żeby po prostu było jak najwięcej fireworków na, na Twitchu. To totalnie ten, ten tryb mi nie poszedł. Totalnie. Jest tak zmieniony na, 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 na gorsze, moim zdaniem, że nie mam ochoty w niego już grać ani minuty więcej. Ale dobrze się Rozum bawię w DMZ, mimo iż to jest, mimo iż to jest beta. Właśnie chciałem jest, o tym posłuchać, jak się te DMZ charakteryzuje, powiedzcie mi, bo ja tego czytałem trochę o tym, tak jakiegoś tego. Eee. newsa. To jest. My myśleliśmy, że to będzie PUBG Lite, w sensie nie PUBG, Tarkov Light, a to jest Tarkov hmm. super, super Lite Lite, okay. W sensie I jest. Match, tak? W sensie nie. W sensie jest ta sama mapa, też ekipy, tylko że trójki tych ekip jest mniej lądujesz na mapie i możesz biegać i sobie lutować i zbierać sprzęt, ale to dosłownie masz wyciągać dy dyski twarde z komputerów, podnosić ka kanistry z, be z benzyną, elektronikę, tego typu, żeby po prostu masa śmieci leży i się dozbrajać, kupować te, czy zbierać tą kasę, sprzedawać ją w sklepać, kupować sobie lepszą, lepszą broń, ale po mapie biega masa npc-ów. Znaczy tak jakbyś się już jak jesteś no co? No, w sensie Aha, AI. AI tak, zrozumiałem. Hej, jakbyś chciał powiedzieć. Nie, nie, nie się, wy, AI. mi błąd. Tak, biega, biega masa AI, która jest wrogo do ciebie nastawiona, o różnym stopniu uzbrojenia i znaczy broni, którą dysponuje, i uzbrojeniem, w sensie tarczą, którą ma, którą ma na, na sobie. Do tego dzieją się eventy, gdzieś tam jeżdżą na samochodzie, gdzieś śmigłowiec lata, które można prowokować, za, zaczepiać. Ale naj, naj, największą zabawę robią misje, które są porozrzucane, nie? Czyli podchodzisz do jakiegoś budynku, jest radio, podbierasz to radio, i oni nagle mówią, że trzeba przyjąć jakąś teczkę i zawieźć na drugą stronę mapy, albo trzeba zapolować na jakiegoś drak lorda albo trzeba zniszczyć jakieś dwa składy, składy broni, albo włamać się do jakiegoś sejfu. Ilekroć jak odpalisz taki event, no to on ma dodatkowe rzeczy, które się dzieją. Jak, jak próbujesz się włamać do sejfu, to przylatują śmigłowcem, żeby was wykur ten, wykurzyć z tego. I to wszystko z jest w strefie, która się zmniejsza i jeszcze raz jak dostaniesz nie, pałę, nie, to giniesz? Nie, nie. Ta strefa się nie zmniejsza, ale są inne ekipy, z którymi po prostu przecinacie sobie szlaki, nie? Jasne, ale jest permakil, tak w sensie taki, że giniesz i koniec? Czy yy, z Nie. Można cię, można cię powalić i wtedy się czołgasz i okay. można Cię podnieść. Jak padniesz, zabiją Cię powalonego, to też Cię można podnieść, tylko trwa to zasadowanie dłużej. Nie? I na przykład okay. w, fer, w ferworze walki ciężko jest Cię podnieść kiedyś, kiedy, okay. kiedy jesteś tak permanentnie powalony. Ale ku naszemu zdziwieniu nie ma perma śmierci, bo myśleliśmy, że jak, jak Cię powalą, to OK, to Cię podnoszą, ale jak padniesz, mm -hmm. to już jest koniec. A przez przypadek się dowiedzieliśmy, że podeszliśmy do, 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 do któregoś pad jak się okazało, że można było go podnieść. Nie? Okay. Mm -hmm. Więc to też się przez, przez przypadek się o, tym, się o tym dowiedzieliśmy. No i całą grę napędzają takim taski, taki, taski taki, taki mały Battle pass, nie? Tylko że mm -hmm. nie musisz za niego nie musisz za niego płacić. Są trzy frakcje. <laughs> Jest są trzy frakcje, dla, dla których, wykonujesz, dla których wy, wykonujesz, zadania i na przykład masz, że należy uwolnić w tym mieście więźnia, czyli odbić go z safe przetransportować go przez pół mapy, wsadzić go do śmigłowca i z nim, i z nim uciec. Nie? A jaki jest cel tego trybu? Co, co, gdzie jest? Wygrana? No mówię, dobrze masz się te, bawić. Ma, masz, masz te, raz, że masz te taski, i wiesz, masz, masz tą dużą mapę, nie? po której biegają Eja i biegają też inni gracze, w mniejszej ilości, nie wiadomo, niż w tym, niż w tym battle Royalu. Yy... Wykonujesz, wykonujesz te taski. To jest od właśnie, uratuj kogoś i z nim, z nim wyjść albo, albo poprzez taski, typu znajdź mi siedem kanistrów benzyny, nie i z nimi wyjdź. Mhm. Także cel tak naprawdę jest wyjście, nie z tego z tego. Ee, Przeżyć z tego i wrócić, wrócić bo bogatym, wykonując zlecenie Wyjście ci polega na tym, że musi odpalić zadania. wielką zieloną flarę, o której, w którą widzą inni gracze, nie. Poczekaj na ten helikopter, który przyleci, wsiąść do niego i odlecieć, nie? Ale, ale... A, czyli to tak jak było w tym. O Jezu, w tej grze od Ubisoftu, w Dark Zone, jak, jak się nazywała ta gra? Ghost Recon? Nie, tam tak wcześniej. Tam w, Dark ale w Ghost Zone? Reconie też te się wzywało. No dobra, mniejsza z tym. No Jak była ta pierwsza gra, taka co się biegało w multi? Za Norakiem graliśmy nawet. To jest tak stara gra właśnie. Ja za Norakiem w nie W Destiny. Grałem. Nie, Destiny nie. Jezu. W Dark Zone od Ubisoftu. Dark Zona, The Division O. A The Division? No. Tak, tak. No, tak. Okej, okay, dobra, tak. dobra, dobra, to ma dobra. Wiele, to, to ma wiele wspólnego. Też biegają gracze, też jest mnóstwo AI. Spokojnie. Tak. Dobra, to, to już prawo. rozumiem o co chodzi w tym trybie. Spokojnie, tego się chciałem dowiedzieć. Super. Jest. No. no i e, oczywiście on, no. bronie, of, które of. podnosisz, są ska skażonymi w cudzysłowie brońmi, które jak zginiesz, jak to tracisz je, nie? Także klasyk. right. To, co daje fan, to, to jest to, że jest mnóstwo AI, nie? Głównie i do niego strzelasz. Więc to daje ci tą satysfakcję, mm. że, że coś zabijasz, nie? Że strzelasz tej no broni, wpadają ci kile. E, faktycznie jak, jak przyjdą prawdziwi gracze, no to się trzeba sprężyć, wiadomo, nie, to już jest, to jest inne trochę już firefight z nimi niż z niż takim, niż AI. Tak. Ale, ale, ale nie czujesz się, że, że wpadasz z padochronem i dostajesz bułę nie? W ryj. Mm -hmm, I jesteś, mm -hmm. jesteś, jesteś w lobby albo jesteś kurwa w gułagu nie? I też musisz dostać bułę, żeby się pojawić w lobby, nie? Tym razem. Tak. Tylko, tylko nawet jak ci nie pójdzie, to, to nie, nie ma takiego rozczarowania, nie? No, Okej, okay, no jeszcze raz, no, nie, nie wyszło tym razem, wyjdzie następnym razem. Bierzemy taski i tak. idziemy robić dalej. I to jest, to, jest to, 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 co sprawia, że mi się to przynajmniej podoba, nie? Bo, bo, czy, bo podoba się dzieje. to, że podoba się to, że przez większość czasu gra zachowuje idealny balans, żeby było trudno, nawet z tym z tym AI, bo to, bo to nie jest tak, że jesteś pani, pani władca, wchodzisz do jakiegoś do jakiejś miejscowości i rozdajesz hedy, nie. AI potrafi, potrafi przejść, także przez cały czas sprawia. To, to jest, to jest taka, momentami jest taka horda, ale oni cały czas sprawiają, sprawiają zagrożenie i ta gra potrafi przyspieszyć od zera do setki w ułamek sekundy. I to jest tak, że idziecie na przykład przez jakąś miejscowość jak, jak burza, jak oddział spe, spe, specjalny, ale nagle, w ciągu dosłownie kilku sekund po, poczę się pojawić tylu przeciwników, że nagle ch, trzeba kogoś podnieść, szukacie blach, bo się sko, 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 skończyły, trzeba się schować w pomieszczeniu i odsapnąć chwilę, trzeba przejąć auto i uciec z tego, z te, z tego miejsca po prostu, bo nie dajemy już rady, nie? bo się zapasy na przykład kończą. To są, trochę się jak, jak w GTA, nie? Jak za długo posiedzisz tak. w jednym miejscu, to masz po prostu Pięć gwiazdek nie? W, tym, w, tym, w tym danym obszarze I, i nie opłaca się w nim siedzieć, nie? trzeba po prostu wyjść z niego, żeby. bo dostaniesz prędzej, czy było, nie? Po prostu takiej ilości posiłków mm -hmm. będą się zjeżdżały w to miejsce, którym, na którym rozrabiałeś. Jest. No, gra ma kilka niedociągnięć jeszcze, bo to, jest, bo to jest beta. Pierwszego dnia, jak graliśmy, to ciężko, mieliśmy problemy z połączeniem, no, ale to był pierwszy, pierwszy dzień. Menu jest trochę jest trochę koślawe, tam jak, jak mielisz bronię, to często słyszę, hu, 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 chłopaki mielą nie te bronie, które chcieli, ale sprzedają, nie, nie te przedmioty, no. No. Nie te przedmioty które, które chcieli. Czasem w otoczeniu czegoś nie możesz podnieść, jak zabijasz inny gracz, się robi gnój w jednym miejscu i leżą trzy, trzy ciała na przykład to ciężko wybrać tą konkretną broń, którą chcesz podnieść. W PUBG było tak, że wciskało się escape czy inventory i było widać wszystko co w koło leży, nie? I można było sobie tak. myszką podnieść. Tutaj tego nie ma i trzeba wycelować każdy piksel, jak leżą dwa ciała, dwa plecaki i trzy karabiny dokładnie w tym samym pikselu. No to wiesz, możesz trzy 3, 3 minuty próbować podnieść tą konkretną rzecz, nie? No. Takie, jest, wiesz, jest, jest Dzieje się rzeczy. walka, jest strzelanie, ja potrzebuję wyciągnąć blachy z, z trupa, którego położyłem, żeby, wiesz, żeby móc dalej brać udział w tym. I kurwa nie, widzę ten plecak i latam koło niego, nie? Kucam, wstaję, leżę, podnoszę trochę dalej, trochę bliżej, o, mignęło, o, nie, U, w tym, o, nie, U, o, no. tu jest. I, i dopiero, wiesz, i, i... właśnie dostajesz strzał. I dostajesz nie? bułę, tak, bo akurat już jest, już, już weszli do, do tego pomieszczenia. Mhm. Także, no, to, to jest trochę irytujące, to prawda. jest ale że mają ten napis beta, nie, obok tego, więc nie. No, no, <noise> Ta, na nie pewno nie to pracują poprawię. nad tym. Mhm. Znaczy, chciałbym, naprawdę, chciałbym, żeby ten tryb y, im wyszedł. W sensie, że był no, na tyle popularny dla no. nich, żeby im wyszedł, żeby go robili. Bo jest fajny, naprawdę jest, jest, jest fajny, fajnie się strzela. M moim zdaniem y, nie wiem, czy to, czy, czy to będzie tryb, który zastąpi Battle Royale. Ale mam wrażenie, że to jest następna generacja tego typu gier. W sensie, te takie. Może być. Tarkow. W sensie, że, że, że wchodzisz, masa części, jak zginiesz, to, to wszystko to tracisz. E, mm -hmm. masz, jakąś tam, masz jakąś tam ekonomię, walutę, której musisz pilnować, za to kupujesz. O Ekonomię, e, walutę, tylko Tikowi nie mówcie tylko. Mm. E, On oh, jest. <laughs> wydaje mi się, że to jest kolejna taka generacja e, e, tych takich mm -hmm. gier multiplayerowych. A ten to ten DMZ... ktoś musi to a... zrobić dobrze, nie? Bo Jasne. z całą miłością do Tarkowa. Ta gra jest po prostu zła, nie? W sensie je, to, to jest małe studio, które, które no tak, tak. nie radzi sobie z tym do końca. Mają świetny pomysł, nie, nie mówię, że nie, mieli świetny pomysł, ale, ale potrzeba jakiegoś dużego gracza, który to zrobi po prostu porządnie, że to będzie działało. Mhm. A ten DMZ-tryb, on jest też darmowy, tak jak Warzone? Tak. Okay. E, tak, 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 on jest, on jest w tym darmowy. Jak ciągasz tego Warzona 2.0, to on jest... To on jest, ten DMZ jest w tym, w tym. Okay, w tej no, to nie, no to muszą jakoś go monetyzować, nie? To też nie będzie tak, że on nie będzie bez mikrotransakcji i całych tych syfów battle passowych. No właśnie, to też jest ten battlepass jest, jest dziwnie zrobiony, bo ja kupiłem tego, ja, tego miałem tego Modern Warfare, pozbyłem się tego Modern Warfare, jak przeszedłem singla, potem wróciliśmy do tego. Do multi, ale zrobiłem to z premedytacją, bo wiedziałem, że w zwykłe multi i tak nie będę grała, a Warzone i DMZ będą za Frico, więc gram, ale mhm. kupiłem tego Battle Passa. Stwierdziłem, okay. że okej, okay, no gram w tą grę, jest, jest fajna, mogę zapłacić tam cztery dychy, kosztuje ten Battle Pass. Mhm. Ale to jest tak, że ja gram w to DMZ i kurczę z tego Battle Passa główno wynika, nie? W sensie kupiłem tego Battle Passa i, do, i do, 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 dosłownie jedną skórkę dostałem, nie? I czego bym nie odblokowywał, to jest do wykorzystania w zwykłym multi. A jak na przykład, wiesz, jedyne w zasadzie, na czym mi zależy, to żeby to, co o sobie wspominałem, wy wyglądać odrobinę inaczej, niż, niż osoba, która odpaliła pierwszy raz, nie? Więc chcę sobie znaleźć jakąś fajną skórkę, a się okazuje, że wszystkie skórki, które są do odblokowania, są do odblokowania albo w granie zwykłe, w multi. Z w zwykłe multi, którego mhm. nie mogę grać, bo już nie mam gry albo za po prostu się kupuje w sklepie, nie? Albo kupić tą wersję za milion złotych, nie? Do, no dlatego do, 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 miałeś do dostęp. oni to zrobili specjalnie, żebyś się nie pozbywał gry, nie? No tak. Nie, ale właśnie, no. właśnie chodzi o to, że był na przykład Apex, nie? Apex Legends, który miał tego Battle Passa i mam wrażenie, że, że musiałeś go mieć. Po prostu było tyle fajnych rzeczy, wiesz, yy, cała ta zabawa, nie? tu się odblokowało coś tam, tu do, dostawałeś jakieś tam boosta do XP, yy, jaka, była, jaka była broń na koniec, nie? co zrobili w tym, w tym sezonie. A tu jest ten Game Pass, który jest taki w ogóle dla mnie meh. W ogóle nie, 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 nie mam ochoty no. go nawet przeglądać, co w nim jest, bo, bo tak naprawdę widzisz nagrody... Właśnie? Jak oni mają zmonetyzować DMC, DMZ? Bo ja, ja nie kupiłem. Wiem, nie wiem. Ja, 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 ja kupiłem tego, tego Battle Passa, bo mi się, bo mi się tryb, tryb podoba, ale to wygląda na to, że dałem im cztery dychy na, na, na piwku. Bo nie mam absolutnie żadnych profitów z tego Battle Passa w DMZ. Żadnych. Co, co z tego, że mam kolor, wiesz, kolor na broń jak to nie jest multi, nie? Ja, ja nie oglądam powtórki kogoś, który ma, kurwa, wiesz, złotą bronią zabija, mówię, o, jak ma koleś tą złotą broń, chciałbym taką skórkę. Tutaj giniesz, ta broń przepada i tyle, nie? Co, co, co mi z tej skórki na tej, na, na, na tej broni? Niepotrzebne mi jest w ogóle w DMZ, dlatego mówię, nie mam żadnego pojęcia, jak zmonetyzować DMZ. Znaczy dać, dać, pro, dać kosmetykę, do, chociażby kosmetykę do tego trybu. Bo póki co żadna ta kosmetyka, która ale, mi się podoba. Ale co od, ci z tej kosmetyki, Tartak, w tym trybie? No, żebym ja wyglądał inaczej, żebym miał fa fa fajniejszą skórkę niż wszyscy ci, którzy odpalili grę pierwszy raz. To o to mi chodzi, nie? Wiesz, jak są meczek, często, gdzie nie wpadasz na żadnego innego żywego gracza, nikt nie zobaczy twojej broni. No, no pokażesz nam, okej, okay, nie? To będzie, wow, no. okej, okay, tak, super, nie? Zielono masz, zielone uzi, cool, nie? I tyle. Ej, no ale fajne jest moje uzi, nie? Pff. I, 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 I co nie, dalej, nie? Można. No tak, tak, według samej za, 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 zasady Warzone przynosi kupę kasy, bo jednak ludzie kupują to, nie? No tak, ale z Warzone się strzelasz z ludźmi, nie? Lądujesz mentalnie i, i się strzelasz i wiesz, jak kogoś położysz mówisz e, położyłem go, zobaczmy, co mało. O, ale miał giwerę, nie? Super miał, miał wiesz, tytanowe tam, skórkę na tym, Kurczę, musiał być, musiał być typ gość, nie? Albo musiał zapłacić dużo, teraz ja z nią biegam, ha, ha, ha. Ale, no. ale w DMZ? No wiem, dlatego no. się. Mówię, ja, ja nie, nie bardzo wiem, co oni mogliby, co mogło być w jakimś, y, ba, jakimś battle passie y, DMZ. Nie bardzo wiem, j, nie jaka wiem nagroda byłaby przydatna, wiesz, ale nie psująca, wiesz, grę, nie przy okazji. Nie, nie dająca jakiś, jakiś profitów, wiesz, dla, dla ludzi, którzy zapłacili. Nie wiem, więcej, więcej misji, niższy czas odświeżania się misji, z których które może, możesz robić. Może, Ciężko wyczuć. No, ale trzymam kciuki za ten tryb. Prawda, prawda, no. The trzymam Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. O, to tak to chyba. Jest, to Tyś, Która to już jest gra w tym, w tym całym, Czwarta? Tej an Czwarta? ...antologii. Czwarta. Czwarta. Ile jeszcze tego? Czwarta. Siedem? Eee, dużo. W sensie nie <laughs> wiem. Nie A oni ale oni zapowiadają mnie że... Nonstop, mówią, że robią dalej. Tak, 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 tak. Znaczy przyznam się z ręką, z ręką na sercu. To jest tak, że jak się skończy każdą. Do tej pory było tak, że jak się skończy każdą kolejną grę, to ten. To na końcu jest trailer kolejnej, nie? I ja skończyłem The Devil in Me, ale mi się chciało sikać, włączyłem telewizor i poszedłem na kupę, i jak wróciłem, to już było po wszystkim, i nie wiem, czy ten trailer tam był. Także. <ścoughs> <śmiech> <śmiech> więc... <śmiech> no, przycisnęło go, no. <laughs> no, przycisnęło mnie <laughs> i przyznam się, nie z dowiecie ręką się na sercu. teraz. <laughs> przyznam się z ręką na sercu, że nie wiem, czy po The Devil in Me jest trailer kolejnego. Ale to pewno internet już wie, także to po raz kolejny. Nie dowiecie się, bo ta tak jak no. przycisnęło. No, no, co no, no, no. przycisnęło no, mnie i, i nie podkreślałem. Tylko widziałem na telefonie, że achievement padł, ale tylko jeden, a powinny mi dwa wpaść, więc no, i tak mnie oszukano. Nie wiem, czy jeszcze raz tego nie będę przechodził. Dark Pictures Anthology. Tak jak wspomnieliście, czwarta część antologii Dark Pictures. Gier fabularno-przygodowo-zręcznościowych w klimatach horroru. Zaskakuje mnie, jak każda kolejna część jest fajna, interesująca i w cudzysłowie świeża. No bo z, z jednej strony te gry uderzają w takie najbardziej charakterystyczne, ograne tematy horrorowe. Hmm. Ale z drugiej strony, one były ograne już 10-15 lat temu, więc powoli się wszyscy od nich odsunęli, co sprawia, że one na, na, na świeżo są nowe i interesujące. Nie? Oni po prostu pierwsi, pierwsi wrócili do tych tematów ogranych, zanim znowu one stały się, hmm. się pasem. No bo w tej konkretnej części e, taka kolejna część opowiada historię e, ekipy filmowej, która kręci seriale, który, która kręci para dokumenty. O, o seryjnych mordercach, o duchach, tego typu rzeczy, nie? Mm. I no, kle, klasyczny motyw. Zapraszają ich do zrobienia repo, re, reportażu w, szcz, w szczególnym miejscu i oni oczywiście wszyscy są scep, scep, sceptycznie nastawieni do tego, robią, są, robią to tylko i wyłącznie dla pieniędzy i nagle się okazuje, że faktycznie coś złego się tam dzieje. No, kurczę, o, o, ograny numer, mm -hmm. ale zagrany na nowo, świeżo. Te wszystkie gry mają zwykle taki wstęp historyczny też, bo wszystkie te historie odbywają się z tego, co pamiętam, w naszych czasach, w czasach rzeczywistych, ale one wszystkie mają jakieś tło, tło historyczne, do którego sięgają częściej lub, lub rzadziej. Na przykład The Little Hope działo się na, w zasadzie na na dwóch liniach czasu i cały czas wracało do tych czasów kolonialnych w The Devil in Me tłem historycznym jest koniec XIX wieku, gra się zaczyna w Chicago U. w przeddzień albo w czasie startu World's Fair, czyli takiego nie wiem jak to, przetłum jak to, prze jak to przetłumaczyć, takiego hmm. powiedzmy wy wystawy światowej. Tak. Tak, tak. I na okazję tej wystawy świa 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 światowej jedna z jedna z, jeden z, boh z bohaterów tego wstępu wybudował hotel w którym zatrzymują się, zatrzymują się przyjeźdźni, i okazuje się, że ten hotel to jest, to jest pułapka, w której, on, w której on morduje gości. Ten, ten bohater, który, ta postać, która morduje gości, jest luźno wzorowana na H.H. Holmesie. To jest historyczna postać, nazywana czasem pierwszym seryjnym mordercą Stanów Zjednoczonych. Nie? Okay. Legenda głosi, że kilkaset ludzi zam zamordował w tym, w tym hotelu, ale udowodniono mu raptem kilkadziesiąt zabójstw. Z rzeźnikiem nie? z Brewik. Tak, coś takiego. <noise> okay. e I wracając już do naszych czasów, ekipa kręci kolejny odcinek właśnie o HH Holmesie. E wiedzą, że kręcą straszną, straszną kichę, ratingi spa sp spadają, nie mają więcej ciekawego materiału i nagle spada im Gwiazdka, spada im gwiazdka, ktoś im podaje gwiazdkę z nieba, dostają te, te telefon od jakiegoś kolekcjonera i fana, który wybudował na swojej prywatnej wyspie, wyspie replikę tego, tego hotelu i zaprasza ich, żeby tam nakręcili kolejny odcinek. Więc ta ekipa stwierdza, że to będzie dobry, po prostu zwiększą production value tego serialu, w związku z czym popłyną na tą wyspę, żeby tam nakręcić kilka, kilka ujęć. No to, i jak to jest tylko tam... ekipa filmowa, czy to są dzieciaki z komórką typu Jo, 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 jesteśmy w domu w tym e, czy to są, to są młodzi ludzie, natomiast nie ma takiego klimatu, tam wiesz, brodudów nie? I tak, okay. i tak dalej. To, to są tam najstarsza osoba ma pod czterdziestkę pod chyba, nie? To jest ten szef całej tego, całego, tego prze, całego tego przedsięwzięcia, najmłodsza osoba może mieć dwadzieścia kilka lat, zamiast taka dziewczynka, która pełni rolę interna, nie? Mhm. Ale to nie ma takiego dudbrodowego klimatu, klimatu okay. w ogóle. Oni, oni się wszyscy zachowują jak dorośli, wszyscy podchodzą poważnie do swojej sprawy. Oczywiście tam drama między nimi jest, bo jakby nie było, to by gra była, to by gra była nudna. Gra się powoli, roz, powoli ro, rozkręca od przywitania, eksploracji tej, tej wyspy, ale dość szybko gówno wpada, wpada w wiatra, gdy nagle ściany i pokoje w hotelu zaczynają się ruszać. Nie? I ruszać, yy... jak w Skubi, dosłownie. w sensie obrazy tak, mają oczy? Tak, 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 że na przykład idziesz do, idziesz do swojego pokoju, chcesz wrócić, a tamtego korytarza już nie ma, nie? Także ro robi, się, robi się bardzo szybko naprawdę fajny klimat. Do tego w całym hotelu szybko pojawiają się takie manekiny animowane, w sensie Aha. takie wiesz, no, me pas. mechaniczne, nie? Pasta. Pas. Zawsze no muszą i... być manekiny. Tak, i gra szybko, szyb, dość szybko nabiera, nabiera tempa. Jak to w tych grach jest, ekipa się raz łączy, rozdziela, morderca nas ściga, w związku z tym czasem te, ta, te ściany się zamykają tak, że połowa ekipy jest razem, druga połowa nie. Kto, ktoś tam ląduje sami, przez, przez chwilę się gra jedną, jedną postacią, potem, na, potem na, przykład, na przykład parą, tylko po to, żeby historia każdego z tych bohaterów miała swoje, każdy, każdy bohater miał swoje pięć, pięć minut po to, żeby doprowadzić do, potem do finału i do, i do konkluzji, kiedy te wszystkie historie się spotykają w jednym miejscu, znowu. Mhm. Oczywiście mogą, ale nie muszą, bo na kilku etapach tej gry, e, na kilku etapach każda z tych postaci ma szansę zginąć, nie? Więc jeżeli poprowadzimy tą historię źle, a często musimy podejmować decyzje, na przykład czy atakujemy, czy uciekamy, no to od tej decyzji zależy, czy przeżyjemy, czy zginiemy, albo czy nasze działania będą miały wpływ na to, czy przeżyją, albo zginą inni bohaterowie. Mhm. Więc musimy robić takie mentalne notatki, kto, gdzie kto jest i, i jakie, jakie prze, prze, przedmioty ma ze sobą, na przykład. Nie? Bo jak wiemy, że ktoś ma śrubokręt, to wiemy, że sobie poradzi w takiej sytuacji. A jak tą samą, wyślemy w tą samą sytuację osobę, która tego śrubokręta nie ma, to efekt może być opłakany. Efekt może być tak, opła na moim streamie opłakany. z Hitmana. Dokładnie tak. Do tego, z racji tego, że to jest ekipa fil filmowa, to to jest chyba pierwszy, taki, pierwszy z tej serii, pierwsza gra z tej serii, w której wprowadzono takie umiejętności dodatkowe tych bohaterów. Na przykład ktoś ma kartę kredytową, więc może otwierać takie proste zamki w biurkach. Nie? Inny okay. operator kamery ma takiego selfie sticka na przykład długiego, więc może jakieś rzeczy z półek ściągać. Eee, ten sam koleś ma lampę błyskową, więc może co, co chwilę błyskać i oświetlać sobie drogę. I co jest najbardziej creepy, ta, 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 na, ta najmłodsza dziewczyna, która jest internem, jednocześnie odpowiada za nagranie dźwięku i ona ma ze sobą takim, taki mikrofon kierunkowy i słuchawki. W każdej chwili możesz założyć ten mikrofon kierunkowy, wszystkie Zglądacie inne dźwięki. Dokładnie, jak Dariusz Szpakowski, nawet jest tak. Na to mówi, o ktoś zakłada aktora. A, 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 a ktoś do niej mówi, wyglądasz jak dariusz pa Szpakowski. I to mówią w oryginale po, tak. po, po, tak, po angielsku. Tak, taką idealną polszczyzną, Dariusz Szpakowski. Idealną nie. polszczyzną. E, i jak dariusz Szpakowski Tak, i to jest najbardziej, najbardziej creepy mechanika. Jak wszystkie dźwięki ci się wytłumiają, jakbyś był pod, pod wodą, i możesz możesz w każdą stronę skierować tym mikrofonem i nagle coś tam słyszysz. Jakieś, jakieś oddechy, jakieś szepty, nie? Także z jednej strony to, fajne, to fajnie buduje klimat, a z drugiej strony jest odrobinę rozczarowujące, jak rzadko można z tych umiejętności korzystać. W sensie, no wiadomo, lampą możesz sobie cały czas oświecić drogę, mikrofon możesz mieć teoretycznie cały czas na, na głowie, ten słuchawki mikrofon coraz może z tego, z tego korzystać, ale takich elementów, kiedy faktycznie to coś daje, jest, jest bardzo mało, więc to jest odrobinę, to jest odrobinę ro, ro, rozczarowujące. Teraz sobie wyobraziłem, jak Dariusz Spakowski I szepcze ci do ucha. Po niech to cudowna akcja. Ja bym chciał, żeby Dariusz Spakowski był narratorem mojego życia. Mi się podoba, że w głowie Majka Dariusz Spakowski mówi tylko ten, mówi tylko piłkarskie rzeczy. Tak to jakby siedzi, to, Po niech to cudowna akcja. teraz pczółko, pocałował i spać. E... Mówi, dzień dobry, panie Dariuszu. Jestem olbrzymim fanem. Słyszałem pana, on mówi, piękny gol, cudowna akcja i odchodzi. O, o, on Jak tylko mówią dotyczy... młodzi ludzie, masakracja. Pięknie. On, jest na inny, on tylko potrafi mówić piłkarskimi zdaniem. No. Okay. Mogę? się jeszcze nie, 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 proszę. Nie, proszę. Ja potrzebuję, tak. Więc y, gra mi się jak najbardziej, cała seria podoba mi się. Wciąż mi się podoba klimat, który ta seria buduje. Podoba mi się narracyjny charakter i ta decyzyjność, w sensie to konieczność podejmowania decyzji w trakcie gry. Jeszcze się formuła nie zestarzała, ale tak jak jeszcze dwa odcinki temu bardzo chwaliłem, jak ta gra wygląda. Zwłaszcza bohaterowie. To przez to głównie przez swoje o, o, bardzo ograniczone polem, po, pole manewru mogli sobie pozwolić na to, żeby ta gra wyglądała bardzo ładnie. To mam wrażenie, że już z, z, zbliżają się do granicy: do, do granicy. To znaczy do, do granicy albo możliwości tego, tego silnika, albo tych narzędzi, z, tu, z, których, z, tu, z których korzystają. Następna, albo jeszcze następna gra powinna już wyglądać zdecydowanie ładniej. W sensie rozumiem, zrobili jeden silnik i odcięli już cztery kupony. No ale dziesięć Czas... jest do odcięcia, no to gdzie ty chcesz no, silnik No dla, 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 Dlatego o tym mówię, bo w, bo w planach mają pewno odciąć jeszcze kilka kolejnych, na co ja się bardzo cieszę, ale to już jest moment, kiedy należy dokonać inwestycji i rewizji tych narzędzi, z których, z których korzystamy. Bo pierwsze, co, 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 co pomyślałem, jak odpaliłem tą grę, muszę sobie, e, już nie wygląda tak ładnie. Więc y, myślę, że warto... A nie byś, byliśmy że... w tym samym miejscu w, w, w przypadku tych wszystkich Walking Deadów, które zaczęły wychodzić od tej tele? Chyba tak, no. Że oni byli tak. w pewnym takim miejscu, że zaczęli wypocząć różne serie, nie? Borderlandzy, coś tam. Tak, I i, tak, i, i, tak, i tak. zaczęły Wynki. na tym samym silniku, nie? Który, który I co miał to się już... tak zestarzało w pewnym no. momencie. A, ale najgorzej... Najgorzej wyglądał ten. ta Graal Taters z. No. Guardianci? Nie, nie, z Batmanem. Batman. nie. Batman. Nie, nie, Batman. Batman, nie Batman. Yy, yy, to o smokach. To nazywało gra gra O Smokach. Pa, Graal. No. Pa, pa, pamiętacie, że w ogóle była gra, gra. Ta, o teraz tron. przypomniałeś od... mi o No mówię, no, 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 no byliśmy w tym samym miejscu kiedyś już. Tak, i ta, ta wyglądała zdecydowanie, zdecydowanie najgorzej. Na Także mówię, no, na, należy im się rewizja. No i silnik jest wciąż odrobinę denerwujący. Znaczy on sobie dobrze radzi w otwartych przestrzeniach, w sensie mamy myśli poruszaniem postacią, nie? Ale jak wchodzimy do jakichś ciemnych, znaczy ten jak chodzimy do jakichś na, naprawdę małych pomieszczeń, gdzie rusz, o, o, obracanie się o kilka stopni, bo musisz kilka różnych prze, przedmiotów podnieść, te ci bohaterowie mają zbyt dużą, zbyt dużą bez, bezwładność, to trochę, trochę niewygodnie się nimi. Trochę niewygodnie się nimi steruje. No i jest jeden taki moment fabularny, którego nie zdradzę, że żeby nie. wszystko poszło po twojej myśli, to trzeba dokonać czynu haniebnego. YouTube. E... Bo jeżeli się tego nie zrobi, to postać ginie, nie? Mhm. Musisz ja wiem, że to trzeba... założyć. Ja, ja, ja rozumiem, że chcemy szokować, ale no, wiesz. Powiem tak, jak ludzie giną, to nie mam pretensji, nie? O, mhm. Tak. Teraz natomiast... o Summerville będziemy rozmawiać. Przekaż. Tak się nie robi. Tak się, tak się nie robi, nie? Niemniej polecam. Okay. To jest wciąż fajna seria. <laughs> tak się nie robi, straszne gówno, polecam. Właśnie, właśnie, Summerville. Przejdźmy do Summerville'a. Możemy? Yes, Możesz... of course. Możemy. Mike, ja nie skończyłem wylej tej swoje gry. Żale. Ja nie skończyłem tej gry, nie skończę jej, bo jest nudna jak flaki z olejem, to jest najgorsza gra ludzi po Limbo i Inside, w którą nie będę grał już więcej i szkoda mi czasu na nią. I zaraz powiem wam dlaczego. Powiem nam teraz bo nic Pamięta, tak, nie ma Ona jest po prostu niepotrzebna. I zrobiona. Ja nie wiem, po co jest ta gra. Naprawdę. Początek ma intrygujący, jest taki nawet ciekawy, bo, bo coś tam się dzieje. Rodzinka, tutaj, coś, jakieś, jakieś hałasy, światło, jakaś gra, gra ze światłem, a potem przez Kurwa, potem przez cztery levele idę do przodu i się nic nie dzieje. Totalnie nic się nie dzieje. Idę chłopkiem. Ale tak, ale znaczy rozumiem ten, ten ro, rozumiem, rozumiem co mówisz, rozumiem punkt widzenia, ale. Brakowało ci motywacji, bo dla mnie motywacją było dwie w zasadzie. Motywacja no okej, okay, no chcesz się bo dowiedzieć, motywacja, co się stało, nie? No więc tak, motywacja bohatera jest taka, co się stało z moją rodziną, gdzie tak, oni są. Tak, przede wszystkim, gdzie oni są. Moja no. motywacja jest taka, okej, okay, ta rodzina fajnie, jak się znajdziemy, ale co się stało? Mhm. Tak, czy, do, dokładnie. Czy, czy tajemnica, dokładnie tak co się stało jest niewystarczająca, żeby pchać cię dalej? Ale musi być jakiś gameplay, a nie ma, ja wychodzę z tego domu i idę. Idę, 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 jakieś kulki się zaczynają toczyć, ale e, dalej idę. Wyobraź sobie, że siedzisz sobie we Wrocławiu, oglądacie no. sobie spokojnie telewizję, leci, nie okay. wiem, y... Prison szansa, Break, szansa, macie szansa, fajne. Szansa, Świat szansa według kiepskich. Na sukces. Szansy na sukces. I je, światło gaśnie, jakieś światła za oknem, coś tam mhm. wiesz, spadać, sufit, wiesz, łazienka no. sąsiada u ciebie, mhm. wiesz, o, o, otrząsasz się, nie wiesz, ile czasu minęło, ile byłeś nieprzytomny, bo dostajesz mhm. tą wanną, gdzie Jasne. jest Twoja rodzina, nie? Gdzie jest Twoja dziewczyna, gdzie jest Twoja żona, gdzie są no, no, Twoje dzieci? I idziesz. Tak. Co no robisz? Idea. No idziesz, no, ale, ale co się no. dzieje w tym czasie, jak ich szukasz, kurwa? No, Masz przygody, kurwa? Dzieje. Sokoban? Nie wiem, co. co? Przestawianie paczek, wchodzenie na drabiny, jakieś puzzle środowiskowe. No to to jest, kurczę, to nie jest. Ma. jest. No dobra, to ale to jest za późno, to jest tam ileś leveli dalej. I dopiero Ej, potem ale... rzeczywiście ta gra się zaczyna robić ciekawsza, bo dostajesz jakieś umiejętności, dostajesz jakieś moce, zaczynają się w ogóle puzzle, ale przez cztery levele się nic nie dzieje w tej grze. Ej, ale ta gra jest na, na, na dwie godziny i ma cztery levele, to w którym momencie to odpala? No nie, no nie ma czterech leveli, ma dwanaście leveli, no. No chodzi mi o te takie przegródki, które, jak chaptery, tak? Nie level, no, tylko chaptery. Nie, wydaje mi się, że ta gra bardziej celuje w takie, wiesz, raz, że chce być bardzo artystyczna i jest moim zdaniem e, artystyczna. Wygląda nieźle, ten, ten taki styl graficzny e, jest, 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 jest przyjemny dla oka. Mhm. A dwa, że ona bardziej stara się być grą taką, wiesz, przygodą, nie? Takim, takim... Dobra, o, o, ale Odczucia, jak... które masz w, da w danych miejscach, nie? Tej... tej, tej... Tej, tej, tej ale jeszcze, żeby, jeszcze bym to przeżył, to, to, to wszystko, że tam jest trochę nudno i przeżyłem, próbowałem jakoś to, jakoś to yy, przedtem, Bo Ja, ja przed, ci powiem, przetrawić. moje uczucia były takie, że mnie w pewnym, w pewnym czasie zaczęły irytować właśnie puzzle w tej grze. W sensie, ale kiedy... mnie wkurwia sterowanie w tej grze. To jest po prostu, ten chłopek się na wszystkim okay, ale, zacina. ale sterowanie to jest w... inna rzecz, ale ja mówię, w, ale... mówimy teraz o braku mm -hmm. rzeczy do robienia w grze, Mike. Za, za chwilę powiemy o, o sterowaniu. No. Ty mówisz, że nie masz nic do roboty, a ja z kolei narzekam na to, że przychodzę gdzieś dalej i widzę, o kurwa, znowu muszę ciągnąć ten wózek, znowu muszę zamrozić. A wiesz coś dlaczego? Tam. A wiesz dlaczego? Bo to jest wszystko ślamazarne i takie jakbyś chodził w smole. To się wszystko jest. za wolno dzieje. I się jeszcze jest. ten palant potyka o każdy kamień. Jest, prawda, zgodzę się z Tobą, jeżeli chcesz od razu przejść, że sterowanie jest fatalne w tej grze. No. Jest fatalne sterowanie w tej grze, jest fatalna kamera. To tak. jest gra, która ma, jeżeli przechodzi między jedną planszą a drugą, zmienia się sterowanie, więc możesz kurwa w lupie wchodzić i wychodzić. Możesz, dopóki nie puścisz, tak. eee, puścisz przycisku. Znaczy, na początku mi się wydawało, że to jest e, fajne, bo poprzednie gry bardziej trzymały się dwóch planów. Nie, nie miałeś możliwości, no tak. na którym jesteś planie. Natomiast w Somerville jest często tak, że. Plany się zacierają, często tak. wchodzisz w głąb, one mają swoje stopnie, te, ten plan, na którym się poruszasz. Dzięki temu to otoczenie wygląda bardziej naturalnie, kamera jest ciekawsza, ale to też oznacza, że częściej się gubisz. I miałem takie, miałem takie przypadki, tak jak Mike wspominał, on się potrafi przyklejać, od, odbijać, zahaczać, że nie mogłem gdzieś wejść i kuwa, chuj mnie strzelał wyłączałem grę i za moment ją, ją włączałem i na tą samą półkę mogłem wejść bez problemu. Bo byłem A ja już jej nie włączyłem. Bo byłem trzy piksele bardziej przesunięty na prawo i teraz ta półka już, już, już była koszerna i można, i można było na nią wejść, nie? No. Nie, pomysł jest całkiem spoko, tylko wykonanie tej gry jest tak słabe, że mi szkoda na nią czasu po prostu. No, ja ja nie nic za to nie poradzę. No. Nie, wiem, no, 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 niestety. No, nie wiem, To, co ja z niej wyciągam najwięcej, to jest ten taki art style, nie? I, i, mhm. i jakiś taki ten pomysł na, 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 na niebezpieczeństwo w tej grze, nie? Pomysł na, na to, co powinno być na końcu, nie? Tej, tej, mhm. tej, 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 tej przygody, powiedzmy, co się powinno znaleźć, lub nie. Podoba mi się małe detale, jak wykorzystywanie tego pieska, na przykład. Ten piesek jest totalnie niepotrzebny, nie bo normalnie każdy normalny deweloper by zrobił, ten piesek musi coś robić w tej grze, nie? musi nam pokazywać, znajdować rzeczy, wiesz, kopać grzyby i tak dalej. Ten piesek absolutnie nie robi nic, a i tak jest moim zdaniem fajnym, wiesz, dodatkiem do tego wszystkiego. Nie? Znaczy ja nie, nie zgodzę się w tym, w tym rozumieniu, że moim zdaniem piesek w pierwszych minutach gry odgrywa bardzo ważną rolę, bo piesek zastępuje w. Tutorial trochę. Mhm. Piesek, ci, pie, pie, piesek ci mówi, gdzie masz iść, daje ci feedback głosowy, daje ci feedback wizualny, podpowiada ci co masz robić, przeprowadza cię przez te kilka pierwszych, pierwszych minut gry, daje, to jest, jest takim małym tutorialem. To w, tym, w tym względzie pie, pie, piesek ma, jest użyteczny, no a potem jest twoim no, towarzyszem przez całą tą czy znaczy, moim eee, zdaniem co... on później jest taką jakby taką kotwicą taką mm -hmm. e, żeby, żebyś nie oszalał nie w sensie żeby żebyś, żebyś mm -hmm. cały czas widział że jest ten cel nie? że to jest tak naprawdę mm -hmm. przypomnienie takie że, że do czegoś zdążysz, żebyś nie, nie zgubił się myślami typu Jesus Christ gdzie ja jestem nie co ja tak naprawdę robię nie mm -hmm. tylko tak. masz tą taką kotwicę taką ok to jest, to jest mój cel ok rozumiem dalej nie? idę idę Dalej. Ona jest, ta gra jest niesamowicie minimalistyczna i, i to jest może to, tak. co, co, co ludziom nie, się nie podobać, nie? W sensie ona jest minimalistyczna do, do bólu. Po, po, po art style, po gameplay, po wiesz, po, po tak naprawdę wszystko, nie? Nie mam problemu z tym, że gra jest minimalistyczna, ale jeżeli to jest gra o chodzeniu i eksploracji, to nie może być zjebane sterowanie w niej i chodzenie i eksploracja. A to jest po prostu położone po całości. Co z tego, że ona I... ma fajną fabułę, jak mnie denerwuje samo trzymanie pada. Znaczy ono jest fatalne, nie jest zjebane, nie? To nie jest tak, że on kurwa nie, nie chodzi w ogóle i nie może już gry skończyć. Jest, jest koślawe, jest, jest momentami upierdliwe, mówię, przy zmianie kamer, przy, przy tym, jak musisz... Kamera jest tak ułożona, że nie wiesz, gdzie jest wyjście, nie? Na którym planie, tak naprawdę? I chodzisz tą, tą, mm -hmm. tą postacią, ocierając mm -hmm. się o, 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 o drugi plan, żeby trafić, nie? W drzwi, które, które nie wiesz, tak naprawdę, na którym są To się zgadza, mm -hmm. naprawdę. Ta gra jest faktycznie koślawa, ale, ale nie mam do niej pretensji, tak jak ty, o to, że jest, wiesz, że, że nic jej nie ma, nie? W sensie mm -hmm. ja, ja, ja z niej wyciągam jakieś tam odczucia, nie? Okay. Te, te, takie, te takie miejsca, które ty możesz nazwać, że one są strasznie serowe, ale mi się podobają. Nie? Na przykład takie że usiądnięcie na ławeczce nie? i patrzeć, jak, jak świat płonie. No, spoko, to, jest, to, to, to są fajne momenty, ja tego nie neguję, jak najbardziej. I ty, dlatego mówię, podobał mi się początek gry, bo mnie jeszcze nie zdążyła wkurzyć swoim, swoim dlatego takim, mnie osobiście taką, taką osobiście, jeśli chodzi o te technikalia. Irytowały puzzle, bo na przykład mi osobiście mm -hmm. bawi... Mi się podoba ta, ta, ta podróż jego. Nie? Jak, jak mm -hmm. ona by nie była monotonna, i jak długo by nie trwała, bo on jest obolały, nie? Trzyma się za żebra, idzie strasznie powoli i tak dalej. No ciebie to irytuje, a mnie z kolei no okej, okay, nie? No gość mm -hmm. przychodzi jakąś tam przygodę, mi się to podoba. ale... Okay. I, i, I widzę okej, okay, znowu puzel, nie? Wolałbym, wolałbym nawet w tym tempie iść, się czołgać, nie? Tą nogą za sobą szorować, niż, no. niż ciągnąć tą kolejkę, nie? Albo, albo próbować tą drabinkę z, z góry, tam, wiesz, ciągnąć. No, dobra, Także. Mamy, mamy trochę inne odczucia, wiesz, co, co do tej samej gry, ale ja, ja osobiście jej nie, nie skrytkuję za to, że, je, że jest taka minimalistyczna, nie? W sensie do boleści mm -hmm. Minimalizm zostawia, minimalizm jest okej. Okay. Mike, rozumiem, nie skończył, a ty to skończyłeś kups? E, jeszcze nie, ale jestem już pod koniec. Okej, okay, to, to ja to sko skończyłem. Powiem wam, że Końcówka mi niewiele wyjaśniła w sensie fabularnym. Co w się sensie nie mam pretensji, nie? Zostawiła mnie z pytaniami, a nie z... Limbo Insight były dokładnie takie same, więc ja się nie spodziewał, nie... że tutaj ci wyłożą kawę na ławę. Tak, natomiast muszę wam podpowiedzieć, że żeby wyciągnąć z zakończenia więcej, to trzeba swoje własne śledztwo przeprowadzić, nie? Bo mhm. oczywiście jak dojdziecie do końca gry, to możecie jak szympans napierdalać w, kla w klawiaturę i gra wam pokaże zakończenie. Tylko to będzie zakończenie dla, dla szympansa wła właśnie, nie? Bo ta okay. gra ma chyba pięć różnych, yy, pięć różnych zakończeń i do, żeby dojść do każdego z nich, trzeba swoje własne śledztwo przeprowadzić. Nie, Ale to mam chodzić to... i potykać pewnie. Insight też było, nie? Tak, że jak nie znalazłeś tego tajnego, tej, takie wejścia w tym polu kukurydzy, to nie, nie zobaczyłeś tak. prawdziwego zakończenia gry. Tak, tak, tak. O, dla... chciałem, chciałem, chciałem do tego nawiązać, że potem jak, jak wracałeś na pole albo jak mieszkasz poza Poznaniem na dwór, to, yy, to ten, to. To, 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 był taki, to był taki dodatek, nie? Bo po zakończeniu gry mogłeś tam sobie wrócić. To była taka scena po, po, po napisach trochę, nie? A, A tutaj? Sorry, bo nie rozumiem, to był jakiś przytek. To było, to jest pole kukurydzy, czy kurwa dwór kukurydzy? <grydzą> dwór z kukurydzą. <grydzą> dwór z kukurydzy, no. Bo ja mówię o polu kukurydzy, gdzie był kurwa wejście. A ty mi zrobiłeś jakiś przytek <grydzą> do mojej krakowskiego i wiesz? I... No. Tak, tak. Jakie w jak, w ogóle jakiego, jakiego krakowskiego? Z, z, z Nowej Huty? Regionalizmu. <grydzą> 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 okay. Ja wiem, ja się mój. w Nowej Hucie mówi. To, w, to wiesz, to w Insight to, był to była taka scena po napisach, jak zostałeś, jak, jak zrobiłeś, nie? Na, 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 natomiast Tutaj, żeby dostać to zakończenie w tym, w tym głównym nurcie, nie? W samej mhm. grze, którą, którą grasz. żeby dostać to zakończenie, to trzeba to śledztwo przeprowadzić na bieżąco w czasie tej gry, którą przechodzisz. Nie, ja się jeszcze zmurzać nad tym, nie, w życiu w tą grę nie zagrać. No ale nikt nie wymaga, Mike. No. No, Natomiast bo, bo, bo mówię, jak Szympas możesz napierdalać w tą, w tą klawiaturę i tak gra ci powie, okej, okay, dziękujemy, jesteś na końcu, to jest, to jest twoje zakończenie. Jakbym się z... zmęczył tą grą dalej do końca i dostał szympansie zakończenie, to bym w ogóle chyba Ale ty nie, nie wiesz, że ale ty, ty nie wiesz, że to jest szympańsie. Za, za A, zakończenie okay. ty to jest to jest wiesz, pełen... jesteś Mike ty, tak Jezu. ty nawet nie ty na, nawet, nawet nie wiesz że jesteś głupi jak kończysz tą, mm -hmm. jak, jak kończysz tą, tą grę potem jak chcesz sobie, sobie, sobie robić calaczka i zaczynasz czytać jak zrobić te pozostałe zakończenia myślisz aha 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 i wtedy dostajesz kolejne pozostałe ale cztery ale czy normalny człowiek zak się ich domyśli czy musi je po, poszukać w internecie eee, mógłby w sensie to jest, jak się ładnie mówi, telegrafowane. Myślałem, że trzeba Tylko trzeba się skupić na tym, co się robi, i trzeba grę grać dogłębnie, nie? W sensie nie można przez nią przebiec. Lizanie ścian, gdzieś tam chodzenie na bok. Tak. Ja widziałem, że tam są takie momenty, że ja idę w sumie do przodu, ale mogę iść gdzieś na bok, poszedłem na bok, no coś tam się dzieje, ok? Nie chciało mi się tam jakoś drążyć tematu, i wiesz, idę dalej. No i gra pozwala mi iść dalej, więc mówię, no dobra. No i to jest i właśnie tego, co się dzieje znowu. To, 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 co dzieje się w tych bocznych yy, ściankach, to jest znowu ten kamień z rozety. Bo to, co się dzieje w tych, w, tych, w tych bocznych ścieżkach, jest właśnie ważne dla zakończenia. Im więcej Aha. zrozumiesz z tego, co się dzieje w bocznych ścieżkach, tym lepsze zakończenie możesz sobie na tej klawiaturze wyklikać. Okej, okay, czyli te kolorowe kulki mają znaczenie, tak? Z drugim Mają, modelu. Tak. Okay. Zresztą to, 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 to tak, tak samo było w Insight. tam też się coś znajdowało, nie? Na każdej mapie coś tak, było, tak, tak, było tak, ukrytego. Tak, ale nie nie pamiętam, chyba, ale chyba w sensie. nie aż do takiego stopnia jak tutaj. Ale nie, to przecież to było tak, że one, że tam trzeba było jakąś melodyjkę chyba wystukać na tych drzwiach, żeby one się otworzyły, nie pamiętacie? A faktycznie, tak? faktycznie. No. faktycznie tak. I, a tam, ta melodyjka skąd się brała? No to powiem nam, że że ten mechanizm to jest, jest podobny, bardzo, no. Podobny. No. No. bardzo podobny. Bardzo podobny. Ja polecam. W sensie, ja, ja, ja się dobrze bawiłem. To jest gra na jeden wieczór, więc nawet jak, 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 jak stwierdzicie, że coś jest nie tak, to, to sobie po prostu przerwacie po 15 minutach i możecie sobie tam wrócić do tej waszej Fify, co, czy co wy tam gracie, nie? Ale... Czemu wy? Ja, jest, ja też polecam tą grę. Ja, jest... myślę, że, ja myślę, że to jest Majkowi gra... nie podeszła. Tylko. Szkoda czasu na przeciętne gówna. To jest zdecydowanie lepsza niż przeciętna gra, ja polecam ją sprawdzić, ona jest w Game Passie, więc grzechem jest tego nie liznąć. Tyle z mojej strony. Dobra, jakieś lepsze gry macie? O Jezu, Pokémon Scarlet Violet. Scarlet Violet. Opowiedz mi o profesorze, jak on tam się nazywał, ten na gołej klacie, co zawsze wychodził. Oak? Nie ma Czy to autokynazy. jest ta gra, co się z Solfim tam umawiasz? Tak. Okay. Wy to możecie sobie chichy, wiesz, śmiać się, poćmiechujki robić, inne rzeczy, a Pokemon Scarlet no Violet nie, w, nie, no. w 3 dni sprzedało 10 milionów kopii. Było najlepiej zapriorderowaną grą Serio? w serii Pokémon ever. A więc... Sony wysłało prasówkę, że 5,1 miliona gadowora się sprzedały, to jest najszybciej sprzedająca no. się premiera. Także wow. usiądź sobie w kartosie, bo Pokémon w 3 dni 10 milionów sprzedają. Więc możecie hmm. możecie śmiać, jesteście psami, których nawet nie słychać, kurwa, jak ta karawana jedzie. Ty, <śmiech> <śmiech> to to ty, wasz jest w ogóle kurwa tak, tak, tak cichy, w ogóle tak niezauważalny, że ta karawana nawet kurwa nawet nie wie, że wy te przystały stały gdzieś obok niej. Także tyle wam powiem, jeżeli chodzi o te wasze dowcipy pierwsze. <laughs> e, tak, no, wyszły kolejne Pokémony. E, czasami łapie się za głowę, ile można... Ja, ile ja, można w to główno grać. Ile tak. można w to grać, tak naprawdę. No tak. Ale, ale ile można za każdym razem nowych rzeczy, nie? Tak naprawdę tej samej gry. Bo to jest ta sama gry. To jest dalej ten, wiesz, taki glorified, wiesz, papier, papier, nóż. Papier, różne, i ropa. I kamień. Kawałek sera. A tymczasem za każdym razem i się udaje jakoś. Tym razem dorzucili kilka no, takich małych rzeczy, ale tak naprawdę dających super fan w tej grze. Pierwsza jest taka, że możemy naszego Pokémona, któregokolwiek, którego mamy w naszej ekipie, tak naprawdę wyrzucić i on sobie biega wokół nas, tak, tak jak piesek w Somerville. I on sobie biega sam, on to jest sterowany przez AI, on sobie atakuje rzeczy, expinam, wiesz, przy okazji, no, no, możemy robić no, jedną rzecz. Pewno zjada, zjada kupy i chusteczki kliniczne, które... Słuchaj, na no, no jak z psem, no, no trzeba, trzeba czasami <laughs> mieć na niego oko, ale tak naprawdę on sobie biega, atakuje inne tam pokemony, leveluje, wiesz, przynosi nam przedmioty, także jest super przydatnym, to jest okay. naprawdę fajna rzecz. E, to, to działa, możemy go, możemy go wysyłać w konkretne rzeczy przyciskiem, w konkretne miejsca przyciskiem, Albo zostawić, on sobie będzie sam biegał i atakował. Jak dostanie w pałę, to przychodzi do nas i trzeba go wiesz, trzeba go wyleczyć e, i, i, i pójść dalej. Tak, mówię, to jest taki bardziej, żeby coś się działo z boku, nie? Kiedy ty sobie biegasz, eksplorujesz i podnosisz rzeczy, wpada ci exp, nie? Prawda? To nie jest ten, ten sam poziom doświadczenia, który dostajesz, jakbyś sam no, tą walkę przeprowadzał, ale. ale przy tych ilościach, które on gdzieś tam gryzi, atakuje i wiesz, i, i przynosi w ryju, to, to też potrafi gdzieś tam e, w idlu e, ci, ci, ci tego expa przynosić. E, druga rzecz, rozbudowali zdecydowanie powiedzmy te questy, albo przynajmniej takie mm, historie, które się dzieją, bo, bo zazwyczaj to był właśnie oak, nie? Goła, goła klata, masz tutaj, wiesz, pokédex, kulkę, nie? I idź, zbieraj świat i, i jest jakaś zła, zła organizacja, nie? Która, która też gdzieś tam jest na boku. I to też jest tutaj, żeby nie było. Jest oczywiście profesor, jest zła organizacja, ale do tego doszły inne, inne postacie, które też mają jakieś, powiedzmy, swoje, swoje inne problemy, nie? I przychodzą z nimi do ciebie i i, 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 I dostajesz, jakby oprócz tego głównego, dostajesz jeszcze dwa takie poboczne wątki. I, i, a ponieważ mapa jest otwarta, Możesz w każdej chwili iść gdzie, gdzie tylko chcesz, dostaniesz pałę oczywiście w tych miejscach, gdzie są, gdzie, gdzie są wyższe poziomy, ale możesz tam iść, więc do ciebie też należy wybór, nie? czym się zajmiesz mm -hmm. tak naprawdę. Możesz którykolwiek wątek po pocisnąć i nim się zająć i gra w żadnym, w żadnym momencie nie mówi ci, OK, wróć nie? do tego głównego. Nie możesz tu być, bo nie puściłeś głównego, albo zajmij się teraz głównym, żebyśmy mogli ci historię dalej powiedzieć. Nie, 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 możesz totalnie którykolwiek, dla którejkolwiek postaci robić, e, robić questy i, i Gra, nie ma z tym żadnych problemów. I to, I to też jest super, to też mi się strasznie podoba. Do tego wszystkiego um, wizualnie sprawili, żeby ta gra była trochę inna, żeby te, te takie powiedzmy główne misje, główne wątki były odrobinę inne. Bo do tej pory na przykład. Było tak, pokonaj, pokonaj jakiegoś tam przywódcę tego te, te gym, gym nie? czyli tej, tej, jak to po polsku będzie? Siłownia. Siłowni. Siłowni, nazwijmy to siłowni. Wchodziłeś do budynku, walczyłeś z jego tam pięcioma przedopasami, walczyłeś z nimi to był koniec. To była pokonana, pokonana siłownia. A tymczasem teraz idziesz do siłowni i tam przywódca ci mówi, dobra, idź w tamto miejsce, gdzieś w ogóle musisz iść w inne miejsce. Zrób tam jakiś task, który mam dla ciebie. To, to są różne rzeczy, od jakichś tam głupich zabaw, typu znajdź kogoś, znajdź Waldo, nie? W tłumie, mm -hmm. po, poprzez jakiś tam tocz wielką oliwkę, bo jest akurat święto tam, tam oliwek, bo cał, cały, zapomniałem powiedzieć, cały jakby główny film, główny temat przewodni to jest to, że się, że ta, ta cała miejscowość dzieje się w jakby takiej, jakby to była Hiszpania. O. To jest taki Hiszpania, to jest główny temat przewodni tej, tej części. Więc mamy tam matadorów, mamy jakieś tam właśnie święta związane z oliwką i, i, i oliwą z oliwek i tak dalej, i tak dalej, więc masa takich rzeczy jest. Ale, ale wracając do tego, to już nie jest po prostu wejście do, do, do siłowni, pokonanie sześciu przeciwników i dostajesz odznakę, tylko ta gra faktycznie robi jakieś minigry dla ciebie tym razem, nie? Faktycznie musisz gdzieś iść, jakąś, jakąś grać minigrę ją skończyć i, i wtedy no, dopiero... takie to po... nie takie, jak w Mario Party, że masz takie Trochę minibry, tak, czy... trochę tak, trochę tak, bo to jest takie, wiesz, znajdź Waldo, nie, typu, i jest oddalenie na miasto, jest masa ludzi i ty musisz, wiesz, okay. ty, 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 ty rozglądasz się, tym i szukasz tego e, tego Waldo, nie, jak go klikniesz, jak go znajdziesz, to to jest okej, okay, nie, pojawia no, się to, po prostu wiesz, inna... Brzmi lepiej niż szukanie, wież, pięciu pist bobra, nie? Mówię, Zobaczmy mówię, nie? No to właśnie pierwszy raz, kiedy coś takiego, wiesz, faktycznie postarali się zrobić coś innego niż wcześniej i dodać ci jakiś inny typ gameplayu. Albo jak dostajesz zadanie, idź, pokonaj na górę tego pokemona, który nas terroryzuje, to nie jest po prostu, że idziesz tam faktycznie po ścieżce i, i walczysz z jakimiś mniejszymi, dochodzisz do niego jest walka, tylko na przykład um, on spuszcza lawinę kamieni, takich klasycznie idealnie okrągłych kamieni i ty musisz mhm. fizycznie je biec w górę i omijać, nie? Bo jak cię trafi, to, to, to cię na sam dół zrzuca. Mówię, to, to brzmi głupio, ale tego wcześniej nie było, nie? To, to jest pierwszy raz, kiedy widzę tego typu takie minigierki, albo jakieś tam etapy, w których faktycznie musisz się czymś więcej wykazać, niż tylko dojść i, i, i walczyć. A reszta to jest klasyczne, klasyczne, klasyczne poki, nie? Czyli zbierasz e, Pokédex, zbierasz nowe pokémony, levelujesz, walczysz e, e, siłownie odznaki, które pozwalają ci mieć mocniejsze Pokémony, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jednak ta sama, ta sama gra, ta sama kokaina, nie? Tutaj się nic nie, nie zmniejszyło. I chciałbym, moi drodzy. Po... No? No, czy oni na potrzeby każdego wymyślają od początku nowe. Jezus, nie no. ale zawsze dodają nowych ten puchnie, ten Pokédex za każdym razem wiesz, się robi... A czy każda wieś. kolejna gra ma... Nie nie, 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 bo po, to by po, wtedy po, było Jesus fucking Christ, to by było tysiące, wiesz, tysiące do zebrania. Ale, ale oni starają, oni mają podzielony ten świat Pokémonów na regiony, nie? Stąd mówię, że ten region jest, jest powiedzmy, jest... Tematem przewodnim jest, jest Hiszpania, nie? Bo tam wszystko się dzieje w takim okay, stylu jak, jak, jak Hiszpania w Europie. I powiedzmy, on ma osobny taki potek, Pokédex, którym oczywiście powiedzmy 75% niego to są te pokemony, które już znasz, nie? które są jakby w każdej innej, w innym regionie się też pojawiają, ale mają te, te specyficzne dla tego regionu swoje pokemony nie? i one powiedzmy dają tą całość tego, tego zbioru, który musisz tam, tam e, zebrać. Bo jakby dali wszystkie ze wszystkich, o mój Boże, nie? To, to to było, to było za duże, to było nie do ogarnięcia w ogóle, żeby to wszystko kiedykolwiek zebrać, walczyć, zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. <laughs> No i chciałbym wam polecić tę grę, nie? bo zazwyczaj to jest ten o, moment, jecha. w którym mówię wam, to są stare no dobre Pokémony. Może słuchać. No nie wam, nie, nie mówię wam, mówię bardziej do słuchaczy, wiem, że żywy jest. Ej, ja raz grałem. Pokémony mi się podobały, przeszedłem. Wiem, że Was za bardzo do tego nie przekonam, ale mówię bardziej o słuchaczach, kiedy, kiedy, kiedy dochodzę do tego momentu, kiedy mówię, stare dobre Pokémony kupcie, bo, bo jest fajnie, ale niestety nie mogę w tym, w tym momencie tego, tego zrobić, ponieważ gra. I teraz, jeżeli macie małe dzieci y, gdziekolwiek przy tym, to muszę was ostrzec. Będę krzyczał i będę przeklinał, bo ta gra jest mhm. absolutnie, totalnie, kurwa, zjebana. Technicznie. Ale, ale... Technicznie. Jak na Somerville ksiączyłem, to było dobrze. Nie, nie masz pojęcia, Mike. Nie masz pojęcia, to, 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 okay. jest, to jest inny w ogóle level zjebania niż, niż to, co, to, co mówimy wiesz, w Somerville. Bo Somerville jest koślawe, nie? I, i, i mogło tak. być lepsze. Tam, 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 tam da się to, widzisz poprawę nie? tego, że dałoby się to zrobić lepiej. Ta, ta. ta gra jest totalnie, absolutnie zjebana. Jest totalnie zjebana. Przy poprzedniej grze, którą, o której wam opowiadałem, to były chyba Mario Króliki, pamiętacie ostatnim razem? Tak, tak. tak mówiłem, go, że, no, że, no, że, no. że Switch pomału zaczyna nie ten, nie wydalać. Twitch. Switch totalnie nie daje rady w tę grę. Totalnie, ale to tak, ale tak naprawdę totalnie. Jest, jest, jest 10 do 15 klatek. To jest max o w tej Boże. grze. Non stop, non stop. To, to, to nie, nie przesadzam. To nie jest teraz ja, że wiesz, chcę, żeby to, żebym, żebym wam jakoś wyolbrzymił, żebyście zrozumieli problem. Jest, jest masakrycznie słaby framerate w tej grze. W każdym miejscu. Nie daj Boże, wejdziesz w jakieś miejsce, gdzie jest jakieś miasto większe, jest więcej ludzi, więcej tych AI. Jest, jest absolutna masakra. To, to, to jest poklatkowe obracanie kamerą, takie, że po prostu idzie się idzie zwymiotować. Do tego wszystkiego każda krawędź, każda krawędź ma shimmering. Więc gra wygląda jakby, jakby kurwa, jakby, jakby ci się psuł telewizor, albo, albo psuł ekran <laughs> e, w grze. Do tego stopnia, że po 30 minutach mnie bolą gałki oczne. Mhm. Autentycznie, naprawdę, od, od tego migającego Każdej krawędzi migającej po pewnym czasie i niskiego frame rate'u zaczynają mnie po 30 minutach boleć oczy yy, yy, w tej grze. Do tego wszystkiego absolutnie kosmiczna ilość bagów absolutnie kosmiczna. Od, od znikających Pokemonów, od znikającej twojej postaci, od niewidzialnego tego Pokemona, na którym jeździsz e, po, po, po tej planszy, więc, więc na czymś niewidzialnym, zapadających się pod ziemię Pokemonach, kamerę, która utyka w ziemi i widzisz ją całą od spodu, takim na nuklipie. Na, na non-stop, to są non-stop, to nie są, wiesz, przypadki, nie? O, znowu się mm -hmm. gdzieś tutaj coś zepsuło. To, to się dzieje absolutnie non-stop. Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze niesamowicie długie loadingi, Typu, jak, jak zaczyna się walka i masz ten taki. Wyrzucam ciebie, Pikachu, nie? To, mm -hmm. jest, to jest 30 sekund takiej przerwy. All bo all gra is, is... Ale słychać chociaż, jak dysk twardy w tle pracuje, tak... Drr, 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 nie rr, ma dysku w Switchu. Ale, ale, ale nie, czy... Gdyby <śmuszczak> był, wiem, to byśmy słyszeli, tak. tak ja, bo ja, widzisz... wiem, że, ja wiem, że w Switchu nie ma, ale mogli dodać takie... Drr, 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 drr. No, w Myślisz, w że to by planie... polepszyło sytuację? No nie wiem, no... no, no miałoby urok, by, bym się zaśmiał na pewno. Widzisz, że Switch próbuje tego no, Pikachu, nie? Wczytuje go w tym momencie, kiedy jest ta przerwa. I tak lepiej niż w Street Fighterze na... them. Na amidze, że jak ktoś wybrał, wybrał blankę, to trzeba było w zmieniać dyskietkę po bo, bo tak, na drugim tak, dysku. Tak, tak. To jest, to jest prawie ten poziom, Tarta. To jest prawie ten poziom. Po prostu, bo to, to walki w Pokémonach to jest tak bardzo szybkie powinny być, nie? Odpalasz, rzucasz, ten ma tego, ty masz tego, i zaczyna się ta ten wybieranie ataków. A tutaj kurwa, no widzisz, że on wczytuje te postacie dla przeciwnika, dla ciebie, to trwa. Pojawiły się, chcesz go podmienić na kogoś innego. O Jezus, co ja zrobiłem? Nie podmieniałem. Teraz znowu 30 sekund, będzie wczytywał kolejne. Kolejnego Pokemona, którego miałem na drugim miejscu. To jest absolutny skandal. To jest... Nie, nie bardzo wiem, jak, opi jak opisać słowami, w jakim stanie jest ta gra. No nie mam zielonego pojęcia, jak, jak IP, które przynosi najwięcej kapuchy tej pierdolonej firmie. To jest, ich, to jest największe IP, jakie oni mają. Nie żadne Mario, Ale nie to, żadne kurwa... To nie jest wiesz, tempa... To, to nie jest tempo pras, no bo oni wypuszczają grę co roku, ale to nie jest wie, więcej niż jedno studio. Oni się nie, nie oni mają jak, Oni mają dwa studia jak w kodzie i się rotują i wychodzą dwa, y, dwa, dwie, dwa pokemony rocznie. Przypominam, że w styczniu czy w lutym wyszedł ten Pokemon Legends Arceus, który już miał, już było widać, że, że pomału ten Switch nie, nie wydaje z tą grą, ale ona jeszcze nie była tak spierdolona jak ta. To, to, to wyszło totalnie... Mam wrażenie, jakbym grał w jakąś alfę. Wiesz? Alfę mm -hmm. wczesną betę. Przynajmniej. Ta gra nie powinna użyć światła dziennego w takim stanie, w jakim jest. Od, od, od tych wszystkich bagów, od, od migającej kurwa każdej absolutnie krawędzi. 10 klatek w każdym miejscu, 15 jak jesteś w jaskini kurwa i nie ma, nie ma jakiegoś widoku dalej na, na, na górę. Absolutnie każda, każda um, tekstura. Jest, jest na low. No kurwa, graż jak w Turoka, kurwa, którego grałem 30 lat temu. Nie ma źbła trawy, wszystko jest w takim jebanym, rozmytym, kurwa, wiesz, teksturze takiej wielkiej. Do tego mhm. wszystkiego twoja postać i pokemony mają tekstury HD, więc wygląda to absolutnie kosmicznie i, i, i wiesz, i, i komicznie mhm. przy, przy okazji. Bo, bo widzisz tą niesamowitą różnicę między low a, a kurwa a, a high, nie? Tych tekstur. Zapadające się kamery, y... Do tego wszystkiego, jak podejdziesz do drabiny, bo są drabiny w tej grze, to się gra wypierdala no, do dasza. Drabin. Kiedy, kiedy się gra wypierdala w Switchu, do dasza? Kiedy mieliście taką ostatnią sytuację? Nigdy. No to witam, Nigdy. kurwa, w Pokémon Violet y, Scarlet, w którym gra się potrafię pierdolić, bo odszedłeś do drabiny. Trabiny są, to jest ciężki temat. Ja, ja to nie, rozumiem. To jest, to trabina ja ci wierzę, tr tr jest, jest, Mike. Jest, trabina jest ciężki temat, to, to, to nie jest bajka. Ja nie? ci wierzę, Mike, ale mówimy o grach, które są kurwa eksami, które, które jezu, były jezu, zawsze jezu, do tej jezu, pory, jezu. wiesz, takim sztandarem dla tych wszystkich kurwa, wiesz, konsol i, i konsolek. A hmm. tymczasem dostaliśmy coś tak rozjebanego technicznie, że to się absolutnie. Ja, mam, ja się trzymam za głowę, jak, jak, jak w to gram. Nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, bo to, bo to nie jest jakiś, To nie jest kurwa chęta i coś tam, co ja ściągnąłem z tego, z tego sklepiku yy, yy, Switcha. Nie wiem, czy widzieliście te gry, jakie tam lądują teraz. To jest, nie, to ja, jest, bo ja nie mam 18 lat. To nie jest mogę grać Inny tytuł, w, to jest w ogóle inne, inne wiesz, inna rzecz do, do gadania. To są okay. kurwa Pokémony, które sprzedały się w 10 pierdolonych milionach kopii. Najlepiej, wiesz, a, najlepiej preloadnięta gra do tej pory jak, a, z, z tej serii. To jest rzecz, która im przynosi takie pieniądze, takie kurwa pieniądze i oni są w stanie machnąć ręką, położyć wielkiego kutasa na tej, na tej marce i wypuścić takie gówno, tak działające to fatalnie. To też fajnie pokazuje, jak, jak fanbaza tej gry potrafi zaakceptować taką, taką niejakość. Znaczy, no, no wiesz, powiedziałbym, że nie, nie wiadomo, bo nie wiadomo, jak się sprzeda, ale już wiadomo, że się sprzedało w 10 milionach, więc, więc chyba faktycznie za, zaakceptowali. Ja naprawdę, brak mi słów, brak mi słów. To jest pierwszy raz... Kiedykolwiek na Switchu, jakakolwiek gra, żebym, żebym widział ją w takim stanie. Oczywiście pomijam, mówię, to gówno nie z tego, tego to dno to, sklepu w ogóle o tym nie mówię, bo to pewnie w ogóle nie to. działa, ale, ale z tych dużych marek, największych IP, ekskluzywnych gier, które wychodzą kurwa tylko i na Switcha, to jest, to jest dramat. To jest, a pierwszy raz, kiedy widzę coś takiego, to, 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 nie jest, to nie jest moment, w którym mówię, o, ten, ten Switch pomału zaczyna nie domagać, tak jak to mówiłem przy królikach. Ta gra, nie po, ta, ta gra w ogóle jest... Ja mówiłem, nie powinna, celzie. kurwa, być nigdy na tej konsolce. Mało do tego. Ktoś wziął i już um, zrobił, puścił ją na pececie. W sensie zrobił... Um, jak to się mówi? Zrobił ją... Emulacje, co? Emulację, tak, zrobił emulację na, na, na PC. Do tego stopnia, że nie ruszał w ogóle kodu, nie? Tam nie ma w ogóle 0 mhm. po prostu jest gra 1 do 1 puszczona przez emulację na PC, chodzi cycuć, chodzi idealnie i to nie, nie mówię kurwa o 40 90, nie? Mhm. E, od Nvidia, tylko jakiś przeciętny komp, który ciągnie tę grę bez żadnego problemu. Ona ma 30 klatek bez bez zająknięcia. Tymczasem tutaj to jest... To jest, o, jest o, ja, nie, ja nie wiem, oni kurwa tak suwakami w lewo dopierdalali, że przebili low i to jest na jakiś tam w ogóle, wiesz, hiper low, nie? Wszystko. Czasem wysokoła. są takie na, na YouTubie takie, ta, takie filmiki, że czy, te, czy Wiedźmin 3 pójdzie na ziemniaku, tak, nie? I tego tak. się nie da ustawić w, w, w opcjach, więc oni wy, wymuszają jakimiś tymi tak. param, pa, pa, parametrami, nie? Tak, tak. tak, w konsoli typu, żeby w, nie było tekstur tutaj, żeby w ogóle nie było trawy, żeby drzewa tak. to były sama łodyga, żeby, wiesz, żeby kurwa, jak odejdzie jakakolwiek postać od ciebie, pokémon czy to jest postać, czy cokolwiek, jakakolwiek jest animacja, dalej niż 3 metry, naprawdę od twojej postaci. zmienia się w, ta, 3 w, ta, metry, w, takie, w takie plastelinowe low, low poly zmieniać. Nie, 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 On, ona się zmienia w low poly, do tego ma połowę klatek, czyli z 15 ma 7, więc robi taki, wszystko robi się robotem, a, okay. a na, 10, się na 10 metrów od ciebie ma 1 czwartą klatek, czyli w ogóle robi takie wiesz, ari arigato, mista, robato, takie rzeczy się, krę, wiesz, no. To, jest, to to wygląda po prostu koszmarnie. Wygląda koszmarnie. koszmar to jest. To jest, to jest... Na pewno to... prze, przesadzasz. Właśnie nie, właśnie nie, nie wiem. To, to, to nie jest ten moment, który ja próbuję właśnie wyolbrzymić, żeby pokazać wam problem jakiś, który ma gra. To jest, to jest dla mnie naprawdę ja się złapałem za głowę. Ten, ten, ten shimmering na tych, na tych krawędziach, od którego mnie bolą oczy, naprawdę mogę po 30 minut grać, tylko max. W tę grę, bo, bo nie da się na to patrzeć. Bo, ja poprzez nie klatki. Nie pomaga w ogóle, czy grasz w handheldzie, czy masz podpięty telewizor. Absolutnie nie ma zero różnicy. Gra, klatkuje tak samo źle. Jest koszmar. Koszmar, i nie polecam tej gry. Nie polecam nikomu. Nie, nikt nie powinien Najgorzej. wydać żadnych pieniędzy na, na, na te pokemony w takim stanie. Precz. Precz z bublami. The Goat Simulator 3 teraz będzie o kozie. The Goat Simulator Naprawdę? 3 to będzie bardzo krótko, bo to jest, to jest gra zrobiona pod Twitch, nie? To jest gra Twitchowa, mm. w sensie e, masz otwarty świat, kozę, która jest strasznie koślawa, do tego wszystkiego koślawy jest fizyka w tej grze i ona jest koślawa by design, Okej, okay, mhm. żeby to nie było, ona nie jest zrobiona jakoś. Ale to, jest to co silnik graficzny oferuje. To jest to, co silnik graficzny, więc ta koza, jak się potyka, robi się, wiesz, robi się, wpada w tekstury i tak dalej. To jest absolutnie okej okay w tej grze. I to, i to tak. jest na tym jest bazowany humor, bo do tego wszystkiego ubrane jest masą e, gagów, z podkultury, muzyki, filmów, aktorstwa, komiksów i tak dalej do tego wszystkiego kodzie dodane są rzeczy jak jetpacki, rakiety miotacze ognia, które również psują jeszcze bardziej fizykę w tej maszyna grze maszyna zwiększająca, maszyna pomniejszająca Z tak, to, to psuje jeszcze bardziej fizykę i to sprawia, że ta gra jest jeszcze śmieszniejsza, slash głupsza bo to możecie dwojako wiesz, rozpoznawać, ale to jest w dalszym ciągu gra na dwie godziny na, na, na Twitch, to nie, jest, to nie jest tytuł taki M -m -m", zrobię, se", zrobię se kakałko i pogram, wiesz, pocisnę fabułę, nie? W Goat Simulator 3. Nie, nie, nie. To, to jest gra, którą sobie możesz odpalić i powiedz, patrz, patrz, jakie to jest głupie, nie? Tak koza ma jetpack i, 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 totalnie nie można nią sterować i to jest śmieszne, nie? Ja mam wrażenie, że ten czas, który ja spędziłem z nią na PGA, bo była tam Goat Simulator 3, był do pogrania, to jest ten czas, który ja powinienem tak, z nią spędzić. Jest... Tak. Absolutnie tak, absolutnie tak. I, i Jeżeli miałeś fan lub nie, to jest, to tylko od ciebie zależy, ale to jest dokładnie tego typu... Hmm. Typu gramy. I tyle o okozie. Okay. Naprawdę nie mam nic więcej do, do, do powiedzenia. No o, dobra, tym to na, na koniec podcastu w takim razie polska górą polska Evil górą. West. Polska górą Evil West gra e... Flying Wild Hog, tak? Tak, tak. Nasz, nasz mój przynajmniej ulubiony polski deweloper okay. Tomek Gop przy niej pracował. Okay. Więc jest tam jak, jakość Tomka Gopa w, w niej widać. I mm. Willu jest śmieszną grą, bo jest zrobiona niesamowicie na modłę gier Xbox 360. I mówiąc to o tak Xbox tak, 360, takie, no? mówi o takiej grze, która ma. IP, o którym wcześniej nie słyszałeś, nie? to jest pierwszy raz, tak. kiedy mówię o tym IP i pewnie już nigdy nie usłyszysz więcej, bo, bo tak wyglądała większość gier na, e, tak. z tej ery. E, to jest gra, która jest zbudowana na tym, że masz korytarz arenę, korytarz arenę, korytarz arenę. E, to jest gra robiona Unrealu, więc postacie świecą się jak, jak, wiesz, podwozie u psa. Jeżeli no nie, gra no, chces... Unreal 4 tam już się już tak nie świeci. Nie, jak no wiem, to... ale, ale w dalszym ciągu, nie? Są takie rzeczy, żeby na przykład, jeżeli gra chce ci pokazać, że tu jest wejście, to, mhm. to nie jest już zrobione takie mewa, nie? Półka skalna obsrana y, mewią kupą, tylko to jest taki mhm. zajebiście, kurwa święcący się łańcuch, nie? Żebyś, żebyś okay. przypadkiem nie, nie pominął te, tego miejsca, eee, w się mi dalej. Nie, mi to nie przeszkadza. Przynajmniej dzisiaj nie, nie. Nie, ma, nie, nie, dojdę nie, do daun, tego nie ma downtimu, nie? nie? Nie, dojdę do tego. To jest gra, jak grasz w kopię, to jest takie jak w Army of Two, nie? Żeby otworzyć drzwi, to jedna mm -hmm. postać musi je przytrzymać, żeby przyszła druga. I tak za każdym razem w tym się, Tu się ładuje dalszy ekran. To są tak, tak zwane drzwi, sy drzwi synchronizacji graczy. No. Tak, w samym miejscu. Tak, tak, tak. Muszą być gracze w mm -hmm. samym miejscu, więc ona je usuwa. I żeby nie było, to nie jest. To nie, nie, absolutnie to nie jest dla mnie czymś e, negatywnym, bo ta gra, mam wrażenie, jest zrobiona w ten sposób celowo. W sensie ona chce, abyś mm -hmm. ty poczuł się jak wtedy, kiedy miałeś x lat, kiedy był Xbox, wiesz, 360, kiedy wychodziły te gry i kiedy miałeś naprawdę fan tych gier. One były, N nigdy nie wiedziałeś, w co zagrać, nie? Kopowałeś mm -hmm. grę, która nazywała się Evil West, mm -hmm. nie miałeś zielonego pojęcia, co to jest. To jest IP, które widziałeś pierwszy raz na oczy i okazało się, że to jest zaskakująco fajny tytuł, nie? To Ale to ja na play... PlayStation 1 tak miałem, mnóstwo takich gier też, też odpalałem wtedy, bo to była taka moja początek z konsolami w ogóle. No, no. I to, jest, I to jest dokładnie tego typu gra. To jest naprawdę zaskakująco fajny tytuł, mimo tego, że on jest nostalgicznie, bardzo mocno próbuje, wiesz, właśnie przypomnieć Ci tamte, tamte gry z Xboxa 360. Sama fogła polega na tym, że masz Dziki Zachód, tylko Dziki Zachód teraz połącz z, z Steampunkiem, z okay. Teslą, e, prądem i tak dalej, czyli rewolwery, strzelby, shotguny, ale to wszystko ma e, upgrade y elektryczne, czyli kopie prądem i tak dalej, i tak dalej. Okay. E, to jest dziki zachód, w którym żyją wampiry i to jest całkiem normalne, ale teraz jakimś problemem jest takie, że przyszło jakieś wielkie, wielkie zło w postaci wielkich pijaw i tak dalej, które zmieniają ludzi, nawet wampirów w. No, nazwijmy to zombie, nie? Oni nie mówią, to nie nazywam zombie, ale to są ludzie ubrani, w, wiesz, w pijawki, które, którzy zachowują się jak zombie. I ty w takim stylu pierwszej gry, jak Gears of War, kiedy nasz kolejść mówi, wiesz, my fucking tomatoes, nie? I, i, i na każdy tekst odpowiada, To jest dokładnie ta postać, nie? Tak, to jest, to jest dokładnie to. Jak, jakbyś, jakbyś mi zasłonił oczy czasami i powiedział, grasz teraz w pierwsze Gearsy czy w Evil West? to bym, hmm, Aha. daj mi chwilę więcej, nie? Bo muszę... No. Bo, bo, bo jeszcze nie jestem pewien, nie? Muszę posłuchać więcej tych dialogów typu właśnie My Fucking Tomatoes. E, e, i, ale to daje, nie wiem, mi osobiście to daje naprawdę olbrzymi fan, bo to jakieś takie... Ja, ja właśnie... Tak, ja, ja też lubię takie gry, które są proste, które się nie silą na jakieś nie wiadomo co, to ma ci dać po prostu fan w jakimś tam konkretnym, tak. konkretnej jednostce czasu i ona tak. się kończy i ty zapominasz o tej grze, fajnie się yep. bawiłeś, masz dobre wspomnienia z nią, a nie tam jakieś wiesz, cudowanie, craftingi, kombinowanie, nie ma tego, jakiś nie ma milion tego. mocy, walkę przekomplikowaną, to, to jest po prostu... Prosty tytuł dla prostych ludzi. No, a sama walka z kolei to jest taki miks kilku gier, bo jest trochę solsów, bo jest rolka i powiedzmy jest tarcza, nie? którą możesz też parować, mhm. ale, ale jest ona dużo bardziej szybsza, ponieważ nie ma staminy, więc nie musisz się przejmować, nie? Nie musisz tam odzyskiwać Jasne. staminy albo pilnować. Jak ci ktoś bije w tarczę, to, to wiesz, żebyś cię nie uderzył za dużo. Tego w ogóle nie ma. E, mhm. Cała walka polega na tym, że musisz powiedzmy żonglować i bić pięściami i, i strzelać, nie? To jest, to jest mhm. generalnie taki krótki opis tej walki. Bo, bo można ich stanować i bić jak worek treningowy, tak szybko okładać pięściami, to jest chyba mhm. najlepszy damage jaki robisz, ale możesz też, jak są kawałek dalej od ciebie, nie napięć, to możesz też tam z rewolweru, ze strzelby, z shotguna, wiesz, przypieprzyć. Więc to jest taki miks trochę, jak coś jest daleko, strzela, jak coś jest blisko, to bijesz. O, generalnie okay. tak, 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 taki, no. jest, taki jest skrót. Tak jak, być, tak jak być powinno. Tak jak być powinno, tak. Do tego wszystkiego mówię. Jest ten miks takich korytarz, arena, korytarz, arena, który może brzmi negatywnie, ale jest na tyle dobrze ubrany powiedzmy graficznie, że, nie, że to nie boli, nie? Tak w oczy, nie? Powiedzmy, to... to, 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 to nie jest ten typ, że wchodzisz na jakieś y, miejsce i widzisz poukładane takie bloki, jak w Gears, tak mówisz, okej, okay, nie? Tu będzie walka. Ako, aczkolwiek też przechodzisz z lasu i widzisz otwartą łąkę, no mówisz, tu będzie boss, nie? To będzie boss, totalnie to będzie boss. I oczywiście, że jest, że jest boss, nie? Albo jakaś, jakaś, jakaś arena do walki, gdzie wypada z ciebie więcej przeciwników niż, niż normalnie. Ehm, do tego taki styl artystyczny też mi przypomina strasznie gry z Xbox 360. Jak jest jakaś wajcha do przekręcenia to ona jest naturalnie wielka i się świeci, nie? Żebyś, mhm. żebyś wiedział totalnie, że to jest wajcha, którą musisz, musisz przekręcić. Gry teraz próbują tak raczej, wiesz, nie, nie robić, nie? Idiotów z grą, typu jak, jak do niej dojdziesz i pojawia przycisk, to wiesz, nie? Że masz przekręcić. Nie, w tej mhm. grze absolutnie. Ta wajcha, ta korba, to, to kółko, ten zawór, to wszystko ma, wiesz, jest trzy razy większe niż powinno być i się i, i błyska, nie? Na, z odległości, żebyś wiedział, że, że to jest to... Proste reguły gry. Proste reguły gry. Jak gdzieś idziesz, coś zabijesz, się musisz wrócić, to nie musisz robić backtrackingu. Nie, nie, jest zawsze linka, którą zjeżdżasz no, do mm -hmm. tego miejsca początkowego, gdzie się otwierają drzwi, bo, bo, włączyłeś, bo włączyłeś tam jakiś prąd e, dalej. E, do tego wszystkiego gramy z Questem w Kopie, bo gra na to pozwala. Jest, jest online nowy koop. E, Druga postać um, gra twoim jest klonem, klonem? Dosłownie? Nie? Tylko w innych grach, gra... ale tak. Tam, był też, tam był, był też jeszcze jakiś myk, że to nie jest taki save, że Quest może na przykład bez ciebie teraz, jak się na ciebie obrazi, to od połowy gry na swoim saveie grać dalej, nie? Tam jak zdaje się, że nie jest tak, nie. że jedna osoba przetrzymuje, a druga jest tylko gościem. Tak, nie? tak. Host ma powiedzmy, trzyma w rękach savea, ta druga postać w ogóle nie. nie może tą postacią, którą gra w kołopie, zacząć sobie grać solo. W sensie, zachowają jej się no. ustawienia, tak jak, jak zaczynamy grać, to, to, to quest może, ma dalej te swoje ustawienia, ma wszystkie te, te, te perki, które kupił, e, odblokował, jakieś tam umiejętności, on to wszystko ma, ale nie jest w stanie tą postacią zacząć nie, grę e, od początku. Wpadają mu achievementy, więc on jest, wiesz, content, Nie, nie, nie ma problemu w tym, że... że... Tak. Że nie może tą postacią grać, aczkolwiek warto, żebyście wiedzieli, nie? Gdybyście grali kimś i byli tą drugą osobą, to ona, to jesteście uwiązani powiedzmy do, do, do tego koopa. Nie, nie możecie powiedzmy, solo zacząć sobie grać tym, mhm. e, tą postacią, którą, którą graliście. E, ale fajnie, że jest. No, i, no, też jest. Ten koop, też widać, że jest zrobiony trochę na, na takim. Żeby był, nie, po prostu. No, 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 ta sama postać, nie? taki typowy klon. Nie ma żadnych jakichś większych tekstów, jak grasz z kimś, jak grasz osobno. Nic się, nic się to absolutnie nie zmienia. Te postacie muszą być zawsze w tym samym miejscu, jeżeli idziesz dalej, co sprawia, że, że nie możesz absolutnie nic kliknąć dalej, jeżeli nie ma wokół ciebie drugiej, drugiej postaci typowe takie przejścia, nie? gdzie ktoś wchodzi i ty dopiero za nim musisz poczekać, aż jego animacja się skończy tego całego przejścia, żebyś ty mógł przejść. Więc takie niesamowicie archaiczne, ale dające tym, tym bardziej to poczucie, że grasz w coś, co, co, co grałbyś w 2006 roku, 2007 mhm. roku. Mhm. Więc powiedzmy, to tak aż nie boli, ponieważ ta gra taka chce być, nie? Ona chce, chce totalnie celuje w ten, ten, ten klimat tych gier sprzed tam, wiesz, przed 15 lat. Także to nie jest jakiś duży, duży problem. Nie, nie będę opowiadał fabule, bo spoilery, ale mówię, no, to, to jest na, na tyle głupie, takie trochę bezmózgowe, że, że sprawia, że jest fajne, nie? Ta walka mm -hmm. nie jest skomplikowana, ale daje ci na tyle opcji, że, że, że nie czujesz się, że wciskasz jeden przycisk, e, a nie ma tego na tyle, żebyś czuł się jak w gadowłoże, nie? Że z kolei ten pad jest obładowany taką ilością, żebyś, że, że, że cię no. głowa i nie wiesz, co, prawo co wcisnąć. Topór, bo... Prawo, topór, prawo, topór. No, no więc, więc mówię, no, to... to, to... Jeżeli czujecie nostalgię do gier Xboxa 4 PS3, to polecam wam Evil West, bo to jest to jest po prostu idealny ten typu, tytuł do Super. tego typu gier. Takie, takie gry lubimy. Mówiłem, że Polska guru. Polska jak Polska najbardziej góra. guru. I wszystko działa. Nic nie klatkuje, wszystko działa. Są dwa tryby o, jakości e, klatek. Się. Działa. E, połączenie się z graczem gra trwa trochę długo. Nie, z jakichś niewiadomych mi powodów on listę przyjaciół, z której można tylko zaprosić do gry, nie można z Xboxa 10 minut się ładuje, więc yy, może to naprawią, może nie, to jest no Jak masz milion preś, znajomych, tuka. to się nie dziw. Może to być, faktycznie, masz rację, to może być wina tego, że jak masz za dużo znajomych, to ta lista, którą on próbuje ci tam przywołać, się strasznie długo yy, wczytuje. To możesz mieć rację, ale to był chyba jedyny większy problem, z jakim mieliśmy do tej pory. Okej. Okay. Ty ją skończyłeś, bo tak jakoś nie uchwyciłeś? Nie, 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 nie skończyłem jej. Gramy ją razem z Questem, więc jeżeli tylko mam mhm. jakiś czas tam, wiesz, poza... Jak nie gramy w DMZ z chłopakami, jak mamy gdzieś tam okay. chwilę, to, to, to ją graliśmy. Zresztą ona wyszła w czwartek, więc jest sobota. No nie? wiem, więc... wiem, wiem, no krótko. No. no dobrze, to fajnie. To zakończyliśmy dobrą grą. To, to mi się podoba. Nie kupujcie, to nie, nie kupujcie Pokemonów. To, co powinniście zapamiętać z tego odcinka, to tak. Nie kupujcie Pokémonów. Tych Evil West jest fajne, a trzecią rzecz, najważniejszą, FGA 2022. Mike kocha Somerville. A. Tak, startuje 1 grudnia i proszę przyjść 1 grudnia zagłosować. Drugiego też możecie, trzeciego nawet w sumie też. A czwartego rusz... to już będzie późno. Rusza o północy czasu polskiego. Będziecie pytać, tak. kiedy w Kanadzie, kiedy w Szwecji, a, no kiedy w ten tak. polskiego czasu o północy ruszy. O tej tu. samej godzinie tylko. No to, inaczej, nie, o tym samym czasie, o różnej godzinie. Mhm. Wow. No. No. no i super. Co, koniec? I tyle. Najlepiej. Kończymy a, to. Ja mam jeszcze no, jedno a, pytanie. Odchodzisz. E, nie, to, to by było obwieszczenie, a nie pytanie. E, Wywaliście coś na czarny piątek? Nie, to był najgorszy czarny piątek. Czarny piątek, proszę. Cię. Chyba jaki znam. Poza jakimiś pierdołami do domu. To no. mam całego kompa, którego składam. Jak wiecie lub nie wiecie, i czekałem mm. z wszystkim taką listą rzeczy właśnie na czarny piątek. I jak się obudziłem w Czarny Piątek i poleciałem, wiesz, jak małe dziecko do tej listy, mówiąc, uuu, ile ja będę miał rzeczy przecenionych, mm -hmm. okazało się, że większość rzeczy jest tej samej ceny, a niektóre podróżały. No, no ja, ja byłem Witaj równie w, w Czarnym czym... Piątku w ja Europie. Już się, ja, już się, no, ja już się zniechęciłem się Czarnymi Piątkami, chyba trzy lata temu kupiłem telewizor, to trzy dni później przysłali mi maila i to duży elektromarket, że sora, tych telewizorów już nie ma. Mhm. Mimo, że mi się udało go, go, go kupić, a w mhm. tym roku zakus, którego się najbardziej cieszę, a wyrywałem go w Czarnym Piątku, Papier to 70, 72 kapsułki do prania kolorów Ariela były za 60 zł. Tak, tak, powiedz na nam, Allegro. że jesteś stary, bez mówienia nam, że jesteś stary. <śledź> ale, ale, żeby to zbilansować, w końcu się złamałem i kupiłem sobie też Lego The Office, bo, Uf, było, w, bo, było, było, bo było w historycznie najniższej cenie. Okay. I zł, złamałem się, bałem się kupować nowe Lego. Znaczy bałem się kupować Lego, żeby nie wpaść, w, żeby nie, nie znaleźć sobie nowego hobby, na które mm -hmm. mnie nie stać. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale mam kup, kupiłem The Office. Teraz zastanawiam się, czy składać teraz, czy czekać na, Czekaj, na Ale te, 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 te pakiety do pralki ci nie przyszły? Przyszły mi. przyszły A przyszły, okej, okay. bo zrozumiałem, że, że, że cię oszukali tak jak z tym telewizorem, że ci powiedzieli. <grym> nie, nie, nie. nie, nie, nie. Saszetki już odebrałem, już są zrobione. Już zapakowane nawet do, do pudełka. zjadłem, zjadłem jedno nawet na... jedno. Zjadłem nawet jedno, zjadłem bardzo dobre. Okay. Nie tak dobre jak te do białego, ale... Mm -hmm. tak, ale te też są dobre. No. Świetnie. A ty ja sobie kupiłeś coś. Mimo. Mimo. Nie? A nie, poczekaj, kupiłem sobie rękawice bramkarskie, kupiłem sobie czy płyn do czyszczenia rękawic i kupiłem sobie. Ale na przecenie, kukarskie. czy po prostu. Nie, po tak prostu po prostu w kupiłem. Piątek. I to A. było chyba w piątek właśnie. Nie, Chciałem sobie... W piątek odebrałem, w czwartek kupiłem. O. Chciałem, Chciałem sobie jak. też kurtkę kupić i w tygodniu patrzę, o, fajna, fajna kur kurteczka 199 zł. Przysał, mhm. ok, okej, na jeden sezon będę miał akurat fajnie, kup, kupię sobie, bo moja już jest zni, zni, zniszczona, poczekam hmm. do piątku, na pewno będą jakieś promocje. Patrzę w piątek, 245 <grym> zł, no. prze, prze, przecenione na 200 zł. No. To jest wciąż, kurwa, 1 zł drożej niż przed no. czarnym piątkiem. No to nie, to nie możemy o co kupić, chodzi? nie ma opcji. No. O co Mówię, chodzi? Te, te, te moje części, większość była, była w tej samej cenie, a niektóre były droższe, więc tak, tak... Tak, tak wyszedł mój czarny no to, piątek. No niestety, to tak to nie Unia Europejska to taka w sumie też ciekawostka. Unia Europejska pracuje nad tym, żeby zmusić sprzedawców do tego, żeby podawali najniższą cenę historyczną. E, Unia w Europejska czasie. już nad tym popracowała i już to obowiązuje. W sensie wszystko jest gotowe, tylko państwa członkowskie się nie dostosowały. Po, po, a, tak, Polska, Polska, Polska się miała... jeszcze do tego nie dostosowała. Polska Racja. miała ten, Polska miała uwzględnić to w prawodawstwie w maju tego roku. a no, ale nie, nie było Ale Polska jest wie, Macie ten... ważniejsze rzeczy, no. no. No, mecz po teraz. Zaraz, polaki mają szczerze. bardzo dużo pieniędzy, wszakże nie ma żadnego, no. żadnego kryzysu. Wszyscy kupują Forze za 3 zł, sprzedają za stówę, więc tak. jest wszystko git. No. No. Jest Także to jest akurat nasza polacka wina, że tego systemu jeszcze nie ma. Nie? To prawda. No dobrze, to już mam nadzieję, że zapamiętaliście wszystko, co mieliście zapamiętać. Jak jakby i to sobie... miało wyglądać? W sensie w sklepie byłaby etykieta z ceną, i pod nią byłoby, tak. że najniższa tak. cena, ever, jaka była tego produktu, to tak. była taka i taka? Nie, nie. I z datą? Tak, w ciągu... Czy... z... tak samo jak cenę za kilogram podają na. Nie, nie. Z... Na ma to ma być zarówno w online, jak i w offline i ma być podana najniższa cena z ostatnich 30 dni. 30 mhm. dni, okej. Okay. Okay. Tak, czyli Sklep teraz będą, może się... promocje, będą się... tak. podwyższać cenę w październiku już. Tak no? więc z ustawodawca. Jakie same sklepy mogą oczywiście zadecydować o tym, żeby ten okres był dłuższy. dłuższy. Sensie, na, przykład, na przykład w Polsce mogliby zobowiązać sklepy, żeby dały 90 dni. Ale minimum, A, to 30, minimum to jest 30. minimum to jest, 3, to mm -hmm. jest 30 dni. Okay, tak, rozumiem, rozumiem. No, dobrze, no, pewnie tak się niewiele zmieni. Także do usłyszenia 10 grudnia. Pa, pa, pa. pa. pa, pa. Jesteś gotowy, poczekaj, bo rzut rożny jest teraz. A nie no, jak jest rożny, to nie. Nie jak... no, Mike, ty musisz wejść się tam. Opanuj. Z tym Weź się. Lewandowski klaszcze. Czekaj, Lewandowski. muszę obejrzeć ten rzut rożny i zaraz zacznę. Sędzia stoi w rozkroku. A będziemy mieli jak piłpersy? Boi... Bojkotuję cały ten turniej. Ja też, tylko teraz włączę. Ja też żeby tylko to nie oglądam. <laughs> nie, ty nie, oglądasz. Ja, ja, nie a ja oglądałem... bojkotuję i nie oglądam nic. Nie oglądałem żadnego meczu, nie, nie wiem nawet, jakie wyniki są. Tak Polskę włączyłem, bo chcę zobaczyć, czy dostaną w i będę się śmiał. I, i to jest w sumie nie wszystko, no, Jak, co jak ja mocno, chcesz, ile musisz. i jak szybko?